Witamy w Niech Gadają, Małgorzata Domagalik i wasz i mój gość Marcin Daniec. Jestem serdecznie, pozdrawiam państwa. Cześć Marcin, bo witaj. My chyba jesteśmy po imieniu, tak? Ja tak, nie pamiętam. Jestem z tego powodu bardzo dumny. Tak? Nawet pamiętam, jak do tego doszło w redakcji pani naczelna. No ale to dawne w ogóle, czasy. No dawne czasy, ale fajne. Bez Soduwy, kobieta, która prowadzi gazetę. To się zmieniło. No tak, ale to szkoda. Nie, ja mówię w każdym razie, kochani, jak ta pani powiedziała, możesz mi mówić ty, to jeszcze zastrzegłem, że jak kogoś lubię, to nie mówię Małgorzato w Wołaczu, jak aktorzy, tylko mówię w Zdrowniale. I dlatego pamiętam, że od pierwszej chwili zacząłem mówić do ciebie Małgosiu. I tak zostało. Ale ja mówię Marcinie. Okej, okay. A czyli ty jesteś aktorka. Marcinie, czy ty wiesz, jesteś w kanale sportowym? Wiem o tym. Wiesz o tym? Sprawdziłeś Wiem. Trochę? O to... Jak się to zaczęło, to czuję się takie emocje, jakbym prawie teraz? Wychodził na mój... Tak, ta czołówka. wyobrażałem sobie, że mam dziesiątkę na plecach, żuję gumę, lata 70. i wychodzę na Śląskim. I w 89. minucie strzelam bramkę. Ale to marzyłem wtedy, kiedy byłem w wieku większości naszych Dobra, widzów. Ale tak dzisiaj nie będziemy tak sobie cały czas słodzić, tylko tak to sobie jakbyś odłożymy na bok i tak będziemy sobie rozmawiali. Bo to jakby wiemy, że się lubimy, ale to niepotrzebnie więc... to mówić, bo ja nie przyjechałem tutaj, żeby mi słodzić. Mnie prawie nigdy w życiu nikt nie słodził. Oprócz moich widzów. Ale tacy ważni ludzie. Ale ty mi słodzisz. No powiedziałem Małgosiu i że cię lubię. No to już więcej nie ma. Dobra, to wiesz, że kanał sportowy, wiesz, no przygotowywałam się, mimo że spotkaliśmy się zawodowo raz, a prywatnie kilka razy. Przygotowywałam się, poczytałam sobie i mnie zaskoczyło, że tylu rzeczy o tobie nie wiedziałam, ale właśnie w kontekście kanału sportowego. Ty jesteś tak, i daj mi szansę, żebyśmy szli step by step. Jesteś tak związany na wielu płaszczyznach ze sportem, że oni tutaj ci powinni dać, poetatu tu powinieneś mieć. Ale to się czyta bez żadnej wazeliny? To się czyta, że chłop prawdziwie kocha sport? Czy to ty jako baba, czy to czytasz, że nie udaje? No, słuchaj, że wypada pójść na loże, na narodowym... pomachać do kamer. Znaczy ja kocham sport. Czy ty wiesz, że z panem Kowalewskim, panie Pawle, byliśmy założycielami fan klubu reprezentacji Polski, kiedy miała miejsce zbliżone do Wysp Owczych? Wyobraź sobie? Ale nie dlatego, żeby dostawać wejściówki, tylko żeby na przykład sprawić tak, żeby nikt na naszym sektorze nie zaklął. Żeby na przykład na meczu z Rosją, żeby nikt nie zagwizdał na ich hymnie. No to już takie, wiesz, marzenia. No takie fair play. Słuchaj. No, to jest najważniejsze. Mnie interesuje czysta gra zawsze. Fair play. Dobra, ale powiedziałeś, czy baba. No więc ja chodzę na mecze i mam nadzieję, że będę chodziła. Nigdy nie siedzę w VIP roomach, bo wydaje mi się, że tam jest trochę inna piłka i o co innego ale chodzi. Ale to jest tak ważne, ale powiedziałeś, że powiedziałeś tam do baba. Tej loży. Baba. Ale dość świadomie. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. Bo dość świadomie chciałem złamać ten stereotyp, że kobieta generalnie no nie może interesować się sportem. Że ja mam sam 3000 rzeczy w kabarecie. Pusia, jak mi jeszcze raz przetniesz linię łączącą, ekran z moimi oczami, jedziesz do matki. No i wtedy się śmieją nawet też kobiety. Tak, śmieją się, ale tam są fajniejsze rzeczy. Po pierwsze, tam jest bardzo dużo prawdy, bo ja też mam bardzo mało koleżanek, które się interesują piłką nożną. Nie mogę tego zrozumieć, bo to jest... Zresztą przejdziemy do tego. Ale ty masz takie fajne określenie. Kobieta to taka konstrukcja. Tak, kobieta jest taką konstrukcją. Każdy facet do mnie podchodzi po monologach i mówi, pan wie, że ja mam pusię w domu też? Mhm. A ty też masz pusię w domu? No to, ale tak mówisz do Dominiki? No, nie, tylko tak sobie wymyśliłem, że ten, który kocha futbol, no to jak ona wiesza mu tu na 40 raz firankę, albo go pyta, którzy nasi. No przecież błagam cię, to jest hit, tego by nikt nie wymyślił. Albo chce wiedzieć, kiedy się zaczyna mecz i potem w galerii zapyta, kiedy się kończy. Mhm. No to nawet moja teściowa uwierzyła, że, bo wymyśliłem sztuczny wykład, odkąd Anglicy wymyślili kopanie jelita cielęcego, mecz trwa dwa razy, jak u Domagalik, wywiad 45 minut. No to większość kobiet potrafi zapytać, ile trwają rzuty karne. Mhm. No ale no, takie jesteście. A tak serio powiedz, a jak
ty uważasz, z czego to się bierze? To się bierze z tego, że wam, kobietom, do szczęścia nie jest potrzebna piłka nożna. No, ale czego mówisz wam? No, ja... no to może jeszcze... A ile znasz? Może jeszcze małżonka Engela, no wiesz, ale generalnie kobiety... Tak, wszystkich selekcjonerów. Przepraszam, bez urazy. No ale wy macie swoje dyscypliny sportowe. Jakie na przykład? No ja na przykład łyżwiarstwo figurowe. O, widziałam, widzisz, no że tak. To powiesz. Ale to nie, że przylgnęło, tylko tak jest. Ale to jest nieprawda. I lądowanie. Salchowy. No ale to jest nieprawda. Ja oglądam KSW, Formułę 1 i piłkę. Ale ty jesteś wyjątkiem. No i pewnie to dostrzegł Borek i Stanowski i powiedzieli, wiecie co, no to jest kobieta, która się... Pamiętaj, prawdziwie... tu jest jeszcze Smokowski. Pan. Smokowski. O tak, no tak, Smokowski, Boże. Pan Tomek. Jak mogłem zapomnieć o panu Tomaszu? O panu Tomaszu. Słuchaj, odwracamy się tutaj, zobacz, ilu to jest dzisiaj numer 13, bo mówimy o tym sporcie. Dlaczego ty powinieneś mieć właśnie tutaj, niech oni to przemyślą. Wiesz, bo ty dużo podróżujesz, przecinasz tą linię, wpadasz, coś mówisz, bo ja rozumiem, że ty też masz wszystko udokumentowane, znaczy, że to nie są tylko emocje. Tylko jak mówisz o piłce nożnej, to po prostu dużo rzeczy znasz. Ja nie wiem. Dużo, prawie wszystko. Prawie wszystko. Mogę ci wymienić w kolejności bramki zdobyte bramki, uważaj. No. Bo twój kolega mówi, że strzelił bramkę. No jak można bramkę strzelić? Który kolega? A nie powiem. Mój kolega? Twój kolega. A. Mówi, strzelił bramkę, a strzela się gola. Zdobywa się bramkę. Mhm. No przepraszam, że się pomądrzyłem, trochę nie lubię tego. Mhm. Wszedłem tutaj, jeszcze nie było Małgosi i pomyślałem same King Kongi. I byłem dumny, że mnie, i to bez żadnych podtekstów, kochani, kabaretowych, bez żadnych zbędnych podlizywań. Jestem dumny, że jestem w takim gronie. Tak, ale ty masz trochę dobre serce i właściwie ja nigdy nie słyszałam, żebyś ty powiedział, no może przywódcę, ale takiej sytuacji też chyba nie byłam, że już mówiłeś o kimś źle. Więc, ale słuchaj, no właśnie... Nie, nigdy nie byłem. A chcesz o Golobie natychmiast? Poczekaj, tak. Muszę ci to powiedzieć. Byłem u szwagra. Poczekaj, bo mówią, że ja przerywam, ale widzę, że dzisiaj nie będę miała szansy. Nie. Więc daj mi czasami. O Golobie, muszę. Musisz, żeby. Tomku, byłem w Kruszwicy i zachorowała dziewczynka bardzo poważnie. I oni tam tak dziubali te pieniądze. Ja powiedziałem, Artur, zrobię akcję, rzepkę tu Wima. Mhm. Wymyśliłem to spontanicznie. Ciągną i ciągną i ciągnąć nie mogą. Świadomie przerywam i wyzywam Goloba, bo jest przecież Kujawiok. Jak moja żona, Kujawenka. I zgodził się, i tego nigdy nie zapomnę, zgodził się i czytał grasowy aktor, i wrobił Zmarzlika, i wrobił Pedersena, i to poszło w Szwecję, poszło do Ibisza. Ale to, gdzieś, to można, wysłał... ale gdzieś to można posłuchać? No widzisz, tego nie wiedziałaś. No, i nie to, jest, to był przebój w internecie, uzbierano tyle pieniędzy, że dziewczynka jest zdrowa. Tomek, żebyś to wiedział, bo nie wiem, czy mój szwagier wysłał wszystkim, że dziewczynka jest zdrowa. No czyli już mamy pierwszą niteczkę, która wiąże cię z kanałem sportowym, bo ty też, ty chyba byłeś raz spikerem, tak? Na jakimś żużlowym... Wszystko metu, tak? Domagalik wie więcej od Pana Boga. Nie. Nie miałaś prawa tego o wyszukać. Bogu skończmy, bo był tutaj tydzień temu Boguś Linda i teraz jest we wszystkich portalach i łącznie z Radiem Maryja porównywane do Urbana. Ale Małgosiu, nie miałaś prawa tego wyszukać. Dlaczego? Zamknęli mnie w tej wieży. Ze słuchawkami. Wyobrażę sobie, mnie w wieży, czyli dociera tylko wokal. Mhm. Męka pańska. Więc na głowie stawałem. I wymyśliłem, że będę im robił meldunki z poszczególnych miast. I tam przemycałem swoje historie kabaretowe. Ale ciągle w tej radiowej, no i oczywiście Zawisza, i świetnie, i pół Bydgoszczy mnie polubiło. Dlaczego? Dlatego, że jestem kibicem, no jak się mówi w Krakowie, na gościa, który trzyma z Wisłą Kraków. Jak się mówi? Do Wisły przejdziemy. No jak? No ale jak się mówi? Wiślok. A no widzisz? Inteligencja. Wiesz. Nie, inteligencja. Więc jestem Wiślokiem, ale przysięgam wam, że trzymam z każdym klubem. Nie bawię się w te, kogo mam kochać, kogo nie, kogo prać, kogo nie. No wiesz, nie. Kiedy Legia gra w pucharach, trzymam za nimi, żeby doszli jak najdalej. Żeby zdobyli tam pół punktu, 1,7. Żeby te nasze kluby bidne coś uzbierały tych punktów. Żeby się nas bali, a nie z nas śmiali. Przejdziemy do tego. Popatrz, tu jest twój konkurent z kortów, Mezo.
Wygrałeś tylko raz z nim. Nie, ja z Mezo wygrałem tyle razy, że on nie mógł zasnąć, Małgosiu. To nie pamiętasz. Nie, to no, on nie chce pamiętać, dlatego ci się nie przyznał. Z Mezo mam bardzo korzystny bilans, tylko chcę ci się przyznać, żeby nie było, że taki najmądrzejszy i najpiękniejszy i najlepszy. Niestety bardzo dużo też wygrywałem z klawiszowcem z kabaretu Hrabi, Lopezem, i on zrobił takie postępy, że już najczęściej no, nie ale leje. Mezo podobno gra świetnie. Ale słyszałam, że jest jednym z najlepszych tenisistów. Mezo jest maratończykiem. Mezo grał w piłkę nożną, gra fantastycznie i teraz się boję, dlatego że trener Mezo wybudował dom na jego pieniądzach. Czyli Mezo ma teraz 4 razy w tygodniu treningi, a ja tylko 3. Więc boję się, bo dawno z Mezo nie grałem. Kort. Jaki kort? Ja? Budował. Nie, no ten sąsiad Mezo. No, trener. No tak. Trener Mezo. A ty powiedziałeś dom. Mezo po prostu oszalał na punkcie tenisa. A no widzisz. Ale ja oszalałem dużo wcześniej. To musisz czuć oddech na swoich plecach. Ale Małgosiu, czy ty sobie wyobrażasz? Ale ty grałeś z Wilasem. Małgosiu, najpiękniejsza chwila moja w życiu. Uważaj. Przegrywam półfinał z Rozmusem. Sopot. 1500 ludzi. I zaprasza mnie Wojtek Fibak do debla. I wyobrażasz sobie, Fibak Dańczyk, Wilas Czerkawski. No trzeba powiedzieć, kim był Wilas, tak? No to młodzieży, którzy nas oglądają, no jeden, myślę, że to bez sensu, żeby kibicom sportowym, ale dobrze, z przyjemnością powiem, że był jednym z najlepszych tenisistów w historii i mówi do mnie Martin, a nie Sir, albo You. Martin, zapamiętał. Wyobraź sobie, cudny, fantastyczny mecz, ale 3 lata później są Mistrzostwa Polski kabareciarzy. I nie uwierzysz, bo wszystko młode, Hrabi, cała Zielona Góra. Już nie chcę wymieniać, bo oni rzadko mnie wymieniają, wiesz? I wyobraź sobie, a to jest nie do uwierzenia. Prezenter na całą Zieloną Górę jedzie. Mistrzami Polski w grze podwójnej. Patrz, jeszcze nie w debla. Mistrzami Polski w grze podwójnej zostają Zenon Laskowik i Marcin Daniel. Mam ci coś mówić? Zenek, który widział wszystko, zakręciła mu się taka jedna męska łza. Ja się odwróciłem, bo zakręciła mi się z drugiej strony. Po prostu coś cudnego. Ale fajne to powiedziałeś, bo sport to są takie sytuacje, w którym mężczyźnie wolno mieć łzę w oku, prawda? Można się wzruszyć. Jesteśmy wtedy małymi chłopcami. Mali chłopcy, tylko którzy... wtedy? Najczęściej sportowo. Te emocje są tak ogromne. Że dlatego tak się wrzasnąłem na ciebie, że nie udaję nigdy. Że kocham piłkę nożną, siatkówkę. Ale do niej dojdziemy. Wyobrażasz sobie, że 76 rok, to nie było cię na świecie. Oczywiście, że kiedy wujciu Daniel oglądał mecz z Ruskimi w siatkóweczkę. No, jak i pan nie. Brzoza szedł na grzyby, mówi Marcinek, jak ty wcześniej. Ale wstołeś. Przecież ja robiłam wywiad z Wagnerem. 76 rok, z Wagnerem. Proszę cię. No oczywiście. No to tam 10 lat później. Nie. A nie wiem zresztą, ale robiłam. Ale robiłam. No, też to był pierwszy cudowny taki sukces. 74 rok, 17-letni Dańczyk ogląda mecze Argentyna-Polska. I wyobrażę sobie, że nie było prądu w moim rodzinnym Wielopolu. A to był Menotti wtedy trenerem? No tak. No, Menotti nie. No, Menotti był w 78 roku. Ale z cygarem. Argentyna dostała baty od nas 3-2, potem Haiti 7-0. To nie cudowne. Ale widzisz, jak nastolatki, jaki typ urody Menotti, nie? Wilas no też. Ale to, jak chcesz typ urody, jestem dorosłym facetem, dojrzałym mężczyzną. Ale jak chcesz typ urody 76, no to przecież mój serdeczny przyjaciel, wtedy nieznany mi zupełnie, Jacek Wszoła. No to trzeba ci coś więcej? Tak. Blond, opaska. Nie mamy tu siatkarza. Jest. Poczekaj, nie mamy tu siatkarza. Mamy tutaj Piotra Małachowskiego. Wiem, że ty teraz zawsze podkreślasz, że polscy lekkoatleci naprawdę mają wspaniałe walizy pełne, może nawet te walizy są nie tyle wspaniałe, co wielkie, ale pełne wspaniałych medali, tak? I tego, a masz Żółkowskiego? Nie mam. No musisz go zaprosić. Proszę państwa, moja narzeczona wtedy, Stańczyk menadżer, Stańczyk, wyobrażasz sobie? Jak mój Lesiu, nazywa się badacz, został lekarzem. Stańczyk został menadżerem w Australii. A podszedł do mnie gość i mówi, pan nie uwierzy, kim jestem. Ja mówię, no policjantem. Żart. Tak. A wie pan, jak się nazywam? Pokazuje mi dowód. Jan Mandat. No to sobie wyobrażasz? Stańczyk zaprasza mnie do Australii. Paliłem wtedy jak głupi. Jak będziesz miała czas, mogę opowiadać godzinę, jak rzuciłem palenie. No to może jak ktoś zadzwoni z tym pytaniem. Tak.
Może, chciałbym, bo jestem teraz prelegentem z profesorem Tutką. Wyobraź sobie, największy komin Krakowa. Wracamy. Wracamy do Australii. Zgodziłem się. Nieprzytomny w Bangkoku paliłem w tym akwarium śnieżno-białym od dymu, jak gupek. Lądujemy w Australii i jesteśmy na finale, kiedy Katie Freeman na złoto zdobywa złoto i podchodzi do nas Ziółkowski. I dość długo, to jest totalnie nieskromne, ale no trudno. Ale długo słuchaj, się sprzeczamy, dla kogo większą przyjemnością Marcin, jest uścisk dłoń. Dobra, Marcin, przerwę i dalej mów, muszę przerwać. Załóżmy już, nie jesteś skromny, tego się trzymajmy, już się... Okej. Okay. I już prawda, nie mów tak, bo tracimy na tym. Jesteś nie, no i uścisk dłoni z Ziółkowskim i on po prostu ma na piersi złoty medal. Oszalałem, bo to są rzeczy nie do kupienia. A wcześniej właśnie po Katie Freeman. Ladies and gentlemen, gold medal. I wychodzi, nasz. I jest jeszcze Polska. I my stoimy. Jezu, nie wiem ile, 20 tysięcy kilometrów od kraju. I on przychodzi później do nas. I to jest po prostu rzecz, której sobie odjawiam. Panie Szymonie, bo jakoś nie mieliśmy okazji przejść na ty. Panie Szymonie, serdeczne gratulacje. I tu kolejna ta z lewego oka. Łezka. Ta łza taka. Taka męska, a jak duża. Oglądałeś polskie sztafety ostatnio? Teraz? No, to jest po prostu poezja. I oni wygrywają. Oglądasz tak? Na siedząco, czy wstajesz, podchodzisz wtedy do ekranu? Nie, ale jak jest kim, to wstaję. Wstaję. I to jest po prostu, to są chwile nie do kupienia. Dlatego tak mówię o tych, którzy nie interesują się sportem, że spróbujcie chociaż raz. Dajcie szansę. Pilot, a nasi teraz bardzo często wygrywają, więc nie ma takiego ryzyka. U nas jest już taka moda, żeby mi to nie uciekło, że część, ja nie wiem jak to nazwać, salonu warszawskiego, czy też mówi, że to jest B, że piłka to jest dzicz, że to zabiera kulturze, odbiera i tak dalej. No słyszałeś takie wypowiedzi, prawda, że każdy masz się cieszy. Masz tutaj jakiś taki wyłącznik, żeby cię... Nie. Nie masz, a to nie można. Nie chce mi się gadać o tym. O, widzisz, masz gościa sprzed tygodnia. Nie chce mi się o tym gadać. Kochani, no to przecież... A przepraszam bardzo. A kto jak nie kibice w Warszawie uczcili przepięknie Powstanie Warszawskie? No to się wzięło z chmur? Byłem dumny, że to się dzieje właśnie teraz. A jeśli kibice wystawili portret świni na trybunach, to skąd panowie z UEFA wiedzieli, że to o nich? Dyskusyjne bardzo, prawda? A nie zaśmiałaś się. Nie, no bo a to taki subtelny żart miał być. No tak zaczęłam jakoś szukać tej odpowiedzi. Dobra, słuchaj, teraz tu jest Daniec, to wiemy. Michalczewski. Z Michalczewskim poznaliśmy się na jurorowaniu. Tomek Galber, Tomku, świętej pamięci, menadżer Pazury. 42 lata, skandal w ogóle, że odszedł. On nie miał prawa odejść. Tomek zrobił talk show, gdzie w ringu pojedynkują się goście. No nie chciałem go dobijać, że 30 lat temu wymyśliłem taki talk show, meeting kabaretowy. 30 lat wcześniej. Że my jesteśmy jurorami i oni tam muszą wykonać to i to i to. To pamiętam mój pierwszy, przepraszam cię. Talk show. Nowicki pierwszy raz w życiu śpiewał. Janku. Janek, no. Janek tydzień temu. Mistrz. Jestem już, mam tyle lat, że już niczego nie muszę pamiętać. Piękne? A to cały Janek. Drozda mówił Hamleta, a Rynkowski grał Otello. Wyobraź sobie taki talk show. No i tam poznałem Michalczewskiego. Parę razy się widzieliśmy, a najcudowniejsze było to, że lecieliśmy z żoną do Turcji, dlatego że nie trzeba długo lecieć. I wyobraź sobie, kapitan mówi, witam państwa serdecznie, nazywam się Rzeczyński, lecimy do Gdańska. Ja zrobiłem szum jak Lenin. Jak? Że my lecimy z Krakowa 2:40 i już jest 35 stopni, a nie na Seszele, tam paparam, pa, pam, pa, pam. Ale sobie pomyślałem, oho, Majewski, mamy cię. Muszę uważać, żeby nie przeklinać. No bo jak do Gdańska? Okazało się, że w wersji wariantu oszczędnościowego zawlekli nas. Polecieliśmy do Gdańska i tam, gdyby nie to, że było 30 osób, to bym pomyślał, że tylko po Michalczewskiego polecieliśmy. No,
może się nie mylisz tak za bardzo. No nie, to 30 osób, no to jest bez przesady. Może jego cały dwór. Darku. Nie, no Darek mega. Ale... No i się tyle widzieliśmy, bo on po prostu potem zamieszkał w innym hotelu, ja w innym i tak jakoś się tak umawialiśmy, że się już nie spotkaliśmy. Ale słuchaj, ale Michalczewski, bo też o tym tutaj świetny rozmawialiśmy. Świetny facet, w ogóle bo... nie ma co gadać. Robiłam kiedyś rozmowę z Kulejem, w której po raz pierwszy powiedział, że miał na myśli, znaczy próbę samobójczą, że ją podjął i się wycofał z tego balkonu w ostatniej chwili. Nie wierzę. Tak. Najpotężniejszy pięściarz w historii świata. Byłam zresztą też na tym beneficie, w którym właściwie on zakończył tak naprawdę życie. Natomiast ty masz z nim, prawda? Kochani, to jest po prostu niewiarygodne. Moją menadżerkę będę musiał przepytać, czy wie połowę z tego, co ty. No po prostu to uderzasz w najczulsze moje struny. No to opowiadaj. Bielsko, pełna hala. I jest meeting sportowo-kabaretowy. I tam miałem przyjemność na własne oczy poznać, ale to nie masz tyle czasu antenowego. Kulej, słuchaj, ten, i tak grudzień, będziemy przedłużać, bo już Kulej, Grudzień, Trela, Pietrzykowski, Kasprzyk, no czyli wymieniam 5000 medali. Elitę. No, śmietanka. I ja grałem wtedy mojego takiego cwaniaka Waldemara i miałem na tyle bezczelny, że powiedziałem, ty Kulej, zaśmiej się jeszcze raz, co będziesz widział. Sam dzisiaj nie mogę w to uwierzyć. I on się prawdziwie zaśmiał. I oczywiście poznaliśmy się wszyscy już po zakończeniu tego programu. Ja cały czas wiedziałem, że jednak musiałem trochę tam Kulej, pamiętaj, spróbuj tylko. I on potem, żeby ewentualnie dać mi, pokazać mi tak zwane misze w szeregu, powiedział mi, stanął przede mną metr i mówi, możesz mnie uderzyć jak chcesz. Rozczęsło mnie, a mnie nie ale podoba co, się ten w rękawicach? Nie, czy... nie, tak normalnie. Ale nie, panie Jerzy, idol, ale proszę pan, my stoimy tak, o, patrz, my nawet ze względów tych francowatych covidów musimy siedzieć 2 metry, nawet nie wiem, czy jest, się tak troszkę przesunąłem. I wyobraź sobie, że się umachałem i coraz ostrzej i wiesz, że nie trafiłem go ani raz? Bo takie robił... Ale to po prostu coś niewiarygodnego. To jest po prostu... Tak drewniak miał kiedyś, że go napadli i prali go i się zorientowali po 20 minutach, że nie uderzyli go ani raz. I uklękli obaj. Proszę cię, nie bij nos, proszę cię. W Krakowie. I jeszcze Trele wyściskałem. Czy pan wie, panie Lucjanie? I Husing, 2,5 metra, ich Trela, nasz, ze Stalowej Woli. Moje rodzinne strony. Stalowa Wola, miasto w lesie. I wyobraź sobie, że ja mu powiedziałem, panie Trela, my z siostrą oglądaliśmy pana walki na klęcząco. Ojcze nas, dowaź Mario. Coś niewiarygodnego. Ale pan żartuje. Nie, nie żartuję. Uwielbialiśmy wszystkie te chwile i oni mi tak stoją tutaj. I, no, dobra, no i nie było jeszcze kterofonów komórkowych, bo bym sobie zrobił takie zdjęcie. No dobrze, ale jak cię zapytam, powiedzmy, mam zupełnie inne zdanie niż ty. Uważam, załóżmy, że boks nie jest... Nie, boks. Co takiego nie jest większy? Nie mów boks, większy? Bo cię skrzeczą. Co to jest? Skrzecz. No dobra, ale jak mój ty mówisz? Fan. Ja wiem, jak ty mówisz? No pięściarz, pięściarstwo, no co ty? A powiedziałam boks, nie boksy. No, ale no, na szczęście. No. To co jest takiego w tym... No co pięknego. Jest takiego, że w sposób kontrolowany goście po prostu się mierzą, kto jest lepszy. Oczywiście tamte inne dyscypliny, nie jestem specjalnym fanem. A ja to lubię. A ty lubisz te właśnie, widzisz. Czyli... A bo to też jest sztuka, tylko jak pam, jest sztuką. Pam, pam. No to czyli lubisz, widzisz, no tak, a pięściarstwo nie. Ale to też nie jesteś... lubię, tylko jakbym zakładam, że nie lubię i ty masz mnie przekonać. Choć nie, obejrzymy... nie ma co przekonywać. Poznałem dawno temu wnuka Sztama, Sławka, Sławek. Sławek, który zrobił mi taki żart, że przed naszym ogrodzeniem stanął, wziął farbę, pędzel i udawał, że mi maluje płot. I wysłał rachunek. Świetny facet. Więc mu... A w Krakowie wysłać rachunek to dosyć niebezpieczna rzecz, tak, nie? Jeszcze artyście, który cię nie prosił. Gdzie mi tu z łapami, gdzie mi tu z honorarium? A propos honorarium, proszę państwa, gdybyśmy zbyt krótko występowali, to proszę pamiętać, jak trzeba kogoś lubić. Bardzo, żeby wsiąść w Krakowie o 12, przez Kraków jechać 2 godziny, potem 4 godziny do Warszawy, żeby spotkać się z panią ulubioną Małgosią bez honorarium. Żeby była pełna jasność, nie żebym wypominał, tylko żeby państwo zawsze tak mówi, jak jest krótka audycja. A mogę odpowiedzieć? Powinnaś nawet. Nie było takiej sytuacji, nie było takiego wywiadu w moim życiu. Że ktoś by brał pieniądze? Nie. Nie? Żebym się zgodziła na wywiad, gdyby ktoś chciał kasę. A no, czyli powiedziałeś to samo, co ja, tylko troszkę później.
No, taka konstrukcja jest kobiety. Ale dobra, dżentelmeni nie mówią o pieniądzach. Chciałem czyli tylko po prostu zaszpanować. Czyli gdybyś chciał kasę, to aha, jeszcze twoja kierowniczka powiedziała. Wie pan co? Ja nie zapytałem o honorarium. Ona tu jest w tym studiu, uważaj. Tak? A nie zapytałem w ogóle, w żadnym razie. Ale ona mi powiedziała, pewnie uprzedziła mnie. I mówi, chciałam panu powiedzieć, że nikt z wszystkich, którzy u Małgosi się pojawili, nikt nie... No bo to nie, jest taki chyba wzajemny szacunek też, wiesz, bo kupić, no nie, no, zatkała mi kupić w cudzysłowie gościa, nikt to nie, nie jest brał ciekawe. No King Kongi same. Tak, no to ale już... to też King Kong. Słuchaj, ale nie możemy, wiesz, jak o tym boksie, czyli o pięściarzach, to nie możemy nie powiedzieć, bo wiem, że też tam widziałam na czacie, wszyscy chcą wiedzieć o ten... Wiesz, ten słynny monolog, czy stand-up Gomota. Małgosiu, czy ty byłeś wtedy w knajpie, czy poszedłeś robić siusiu? Takie ja są pytania. Nie, nie, nie. Byłem wtedy w bardzo eleganckim klubie na zaproszenie... Giselle, czy jakoś, nie? Nie, to no, mam żal do mnie, mistrz, który mnie zaprosił, no bo ja zmieniłem nazwę, aha, żeby mnie nie posądzili, rozumiem, że nigdy w życiu nie wziąłem pół grosza za reklamę. No, no widzisz, to rozumiesz, no. No więc, ale jak skąd ty to wszystko wiesz? Giselle klub. I wyobraź sobie, że siedziałem w przepięknym, czarnym, skórzanym fotelu. Tu. A jak to się mówi, ludożerka, 1000 osób tam na dole. 300 zł wtedy, fortuna. Bilety, oni byli wszyscy tam. I reszta, wszystko co się wydarzyło, było przetykane zmyślaniem i faktem. Zmyślaniem i faktem. Czyli tego koguta nie było tam. Przepraszam, że zdradzam kulisy. Ten, który tam, wiesz, już był W środku? Już był w klubie, a głowa jeszcze w Poznaniu. Wiesz, to są zmyślanki. A dlaczego ludzie tak to pokochali? Nie wiem, no po prostu to prawda. No. A puenta, kiedy każdy zapłacił 300 zł, walka trwała 90 sekund. Jestem dumny i powtórzę młodym, którzy muszą wygooglać, jeśli Wujka Dańca nie oglądali. Przy okazji chcę powiedzieć, że młodzi stand-uperzy, ale nie, że mam pretensje, doniesiono mi, że młodzi stand-uperzy Wujka Dańca nie uznają za stand-upera. I są dwa warunki, że nie przeklina, no to nawet się cieszę, że mnie nie zaliczają. Małgosiu, proszę spojrzeć mi w oczy. Proszę państwa, nigdy w życiu nie zakląłem na scenie. Przysięgam. A prywatnie kleszcz. Oj, jak szewc. No. Jak jestem wściekły. Nigdy nie ale zakląłem. Co, bo... I drugi warunek podobno jest taki, żeby występować samemu. No to przepraszam was, wszyscy moi młodzi fani lub nie. Wujciu miał 40-minutowy monolog o walce Andrew, która trwała 90 sekund. Dobra, to proszę wygooglać to. Na sekundę, proszę. Bo jestem dumny z tych dwóch błęd. Dobrze. Że walka mogłaby się zmieścić w Teleekspresie i ta końcowa, ogołocili mnie. No to tego sobie odebrać nikomu nie pozwolę. No właśnie, bo chciałam cię poprosić, żeby się może z tego stand-upu, jak mówię, taki jakiś fragment powiedział, że ludzie wiesz, pamiętają to do dzisiaj, ale właściwie to powiedziałeś. A dobrze, że powiedziałeś o tych stand-upach. Ale wiem, bo to nie, że mnie boli, tylko to akurat przypomniałem sobie, bo to był, nawet nie wiedziałem, Małgosiu, że Marcin, to jest stand-up. Ale oni mają, ale oni... Wychodzisz na scenę i mówisz. 40 minut. Może nie lotasz tak nerwowo, jak to trzeba. Wiesz, bo no ale ty bo to trzeba tak no latać. Nie, ja myślę, prawo, że ty lotasz tak z nawiązką, tak jak mówisz szybko. Że nie, nie, lotasz i lotałeś i różne figury miałeś i takie, i siakie, i owakie, więc tam się dużo czyli jest lot, no to widzisz, no to jest nawet lotanie. No. Ale to właśnie to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że ci, którzy tego nie wiedzą, ja sobie bardzo dużo posłuchałam teraz tych stand-upów, tych wszystkich młodych ludzi, którzy mają wyświetleń 22 miliony. Wiesz, to są ogromne zasięgi, ale po pierwsze, ty właśnie byłeś tym, który, tak jak Przoniak, jak Franceski, jak Gajos, jak Egida, jak Kabaret. To były też stand-upy. Tak, to były stand-upy i ty Gołaz. Byłeś właśnie, i ty byłeś z Panie nimi. Wieszu. I ty byłeś z nimi. Właśnie co się zmieniło? No czasy się zmieniły i nie, ja nie wiem, Marcin, czy ty byś zapełnił Torwar. Nie wiem tego. Och, halo! Halo? Halo! Gdzie jest ten dżindżer, którym ale się wyłącza tak do Magali? No. Rany boskie, święte, pół nie, roku nie temu... Nie rób przyjemności Małgosiu, tym, którzy oglądają. Małgosiu, no. Pół roku temu... Jakiej przyjemności ludzie no, cię lubią? Pół roku temu nie uwierzysz. Taki 8 miesięcy temu. Taki zestaw na Torwarze. Lady Punk Marcin Daniec. No Małgosiu, przeoczyli. Przeoczyliście. Byłem dumny. Dwa recitale i teraz uważaj. Pognałem z pierwszego recitalu, nikomu tego nie mów, pognałem w tajemnicy na występ z dochodem całkowitym dla Rysia Szulkowskiego. Wróciłem zdyszany i palnąłem. I tego sobie nie dam nikomu odebrać. Nie mam niestety zdjęcia, bo oni później pojechali. Ja byłem wtedy u Rysia Szulkowskiego, więc nie mieliśmy okazji. Jakbym sobie zrobił zdjęcie z Lady Punkami,
I na widowni w średniowieku 30 lat. I wychodzi wujek Daniec, param pam pam. Param pam pam i wiesz co, i masz taką przewagę, ewidentnie, czy się to komuś teraz spodoba, czy nie, że jednak stand-uper musi mieć też doświadczenie, musi w życiu dużo zobaczyć, dużo przeżyć, bo jak opowiadam z pozycji 30-letniego mężczyzny, jak widzę świat, to jest to tylko widzenie 30-letniego mężczyzny. Natomiast jak opowiadam o facecie, który jest 2 razy 30 z kawałkiem, no, jak ty opowiadasz, to wtedy to wszystko jest, chociaż masz bardzo dużo evergreenów, tematów, które to jest też o nas coś mówi, powtarzają się bez przerwy. Ale wiesz, co zauważyłam? A patrz, jak słucham, jak grzecznie słucham. Ale to wyjątkowo, bo chyba się trochę zmęczyłeś. Chcę powiedzieć ci, jak na przykład ktoś mówi, a wie pan, no to jeśli wie pan, jest a to mi nawet taka słynna opiniotwórcza dziennikarka powiedziała. A była pani na moim recitalu kiedykolwiek? Oj nie. No to już uwielbiam. A to ja mam oj to z książką, wiesz? Oj nie. Napisałam najgorszą książkę świata, tylko chyba jeden człowiek przeczytał, czyli Krzysztof Stanowski, pozdrawiam. Reszta, ale wszyscy wiedzą, co jest w tej książce. Natomiast... Ale mówisz o Kubie, o książce o Kubie? Nie, nie mówię o książce o Kubie, tylko mówię piękna. O książce o naszym selekcjonerze Jerzym Brzęczku. Wrócimy do niego. Ale posłuchaj, to co powiedziałeś, nie widziałam. Ale nie, to ja ci chętnie powiem jeden tekst tylko, no, żeby nie przynudzać. Jeśli jest taki tekst, że żołnierze amerykańscy zazwyczaj latali, to jestem ja, latali samolotami, żeby nikt nie wiedział, ile tego jest i ile to kosztuje. Uh-huh. Litwa, Łotwa, Estonia. I 2 lata temu postanowili wrócić rajdem przez Polskę. Pierwszy etap metę miał w Warszawie kolumna Zygmunta. Rozstawieni. Dziewczyny warszawskie machały gałązkami wiśni żołnierzom, przystojni, inteligentni. I oni tacy szczęśliwi, że są serdecznie witani w Polsce. I podchodzi dziadziuś. I mówię to tak jak teraz. Podchodzi dziadziuś z biało-czerwoną wstęgą, spraną do bólu. I podchodzi do nich i oni, jak to oni, mówią, how are you, sir? A on do nich najszybciej jak można i najkrócej. 80 lat na was czekałem. To jest, pani redaktor? A jak mówisz o stand-upie, no to klasyczny stand-up odbył się w knajpie u Puchacza, u Sowy. No to jest stand-up. Ja nawet się nigdy nie, no i to ministrowie, wiesz, świetne garnitury i do kelnera. Kelner, proszę pan natychmiast pan tu przyjść. I on przerażony, co pan może polecić? CD i DVD. To będzie dobre w HD. No to jest klasyczny stand-up. Ja się nie dam namówić na przeklinanie i tyle. I koniec rozmowy o tym. Tak, ty nie przeklinasz i teraz, żeby zakończyć z tymi... po pierwsze powiem coś takiego, ale nie komentuj tego. Nie komentuj tego, bo to nie mówię po to, żebyś skomentował, że też się pewnie nie obrazisz, ale ten facet od 20 paru lat ma 20 lat młodszą żonę. Wiesz, dlaczego to mówię? Że nie musisz, że jesteś ciągle młodym facetem i że 20 parę lat jesteście razem, tak? I jesteś 20 lat młodszy. I wiesz, co jak mówię ze sceny o tym czasami, to wiesz, że są brawa po tym, że 22 lata? Zazdroszczą ci. No i to ceniają. Masz atrakcyjną, chyba super żonę. Dzisiaj już nie muszę się, zaraz ci powiem, kto nas wykosił, ale kiedyś, i to wiesz, że nigdy mężczyzna, żaden dziennikarz nie zapytał o te różnice kobiety wieku. Kobiety. Zawsze, o różnicę wieku. Ja wtedy pytałem, pani by chciała, żebym się żalił, czy narzekał? Mhm. I święty spokój. Przysięgam ci, kiedy poznałem najcudowniejszą kobietę mojego życia, nie zastanawiałem się, ile ma lat, ile ma wzrostu, nie, w ogóle nawet się nad tym nie koncentrowałem. Ale jeśli krytyk takiej różnicy wieku nie zauważa, że 22-latek może sprać konkubinę albo dziecko konkubiny, no to dojrzały mężczyzna, który kocha swoją córkę bardzo i powtarza swoje ojcostwo, bo ja byłem za pierwszym razem równie świetnym ojcem, to nie, że se teraz wymyśliłem, że będę dobry. Właśnie Czarek, Janko Senglertos, wszystkich nas wykasował Łapicki. Też z nim rozmawiałam, 100 wiesz, lat różnicy. Przed śmiercią. No, nie 100, tylko 60. No, bądź precyzyjny. I święty spokój i na szczęście nie muszę już z tego się tłumaczyć. Mogę tylko mówić o chwilach fajnych, o spacerach, o wyjazdach. Czy możemy to spuentować taką sytuacją z waszej relacji, która chyba wyjaśnia wszystko i nie trzeba iść dalej. I wszystkie kobiety, które oglądają, a faceci niech wyciągną z tego wnioski, jakby to potwierdza, że to nie jest takie
proste, częste, ale jak się zdarzy, to można powiedzieć, że się jest szczęściarzem. Otóż... Ale mówisz tak jak mój przyjaciel, kiedy się... jesteś szczęściarzem. Tak, który ma 40 lat młodszą żonę, tak? Nie, nie. On, nie gadaliśmy o tej różnicy. Tylko on mówi, że ja nigdy nie spotkałem kobiety swojego życia. No to, wszystko przed nim. Ma jeszcze trochę? Ma jakąś perspektywę? Ma, oczywiście. Życzę mu tego starego serca. Ale taki moment, kiedy poznaliście się i już się oświadczyłeś i kupiłeś pierścionek i zaręczynowy i obrączka. Muszę dodać, że 3 lata ją podrywałem. Tak. Trzy lata. A ja muszę pamiętać, zrób dziewczyna. Wiedziała, jak trzeba z tańcem postępować. Słuchaj, ale z tym pierścionkiem zaręczynowym i z tymi obrączkami, ponieważ już wcześniej byłeś żonaty i miałeś ślub kościelny, więc nie wchodziło, a nie unieważniałeś ślubu w ciągu tygodnia. Ale przepraszam cię, jeśli ktoś będzie chciał się doczepić, to chcę powiedzieć, że ożeniłem się 15 lat po rozwodzie. Dementuję świadomie, bo ja nie czytam tych rzeczy, ale uczciwi mi donoszą. Moja żona nie rozbiła żadnego mojego związku. Moja poprzednia żona pognała w siną dal, żeby wyeliminować otworzyłeś ten puszkę? Byłem 10 lat sam. Panie Marcinie, otworzył i pan... torpeduje całkowicie posądzanie mojej żony o rozbicie. 15 lat po rozwodzie. Panie Marcinie, temperatura jest cały czas mocna. Panie Marcinie, otworzył pan puszkę Pandory, to chciałabym nie, zadać takie pytanie. Puszkę z Pandorą. Z Pandorą. No to tak wielu ludzi mówi. Tak. Prosta odpowiedź, ale nie bujaj. Jak byłeś sam, byłeś kobieciarzem? Nie. No popatrz, a na scenie tak wygląda, jakbyś był. No ale na scenie ja jestem w ogóle taki gość, który uwielbia tworzyć... Niunia ładna, pani to ładna. Romeo i Julia, o ty, cóż z tego, że znów w kraju jesteś, co dzień widzieć cię mogę i cóż z tego, dziś gdy uroczyście siadam z calutką rodzinką, to mnie nie stać już na ciebie, szynko. Taka była puenta przewrotna. Ale wolę to, jak, bo ty właśnie tak jak stand-uperzy dzisiaj, tak ty wtedy i cały czas robiłeś ten, nawiązywałeś świetny kontakt z widownią. To mówisz, a ty blondyna, a ty to jest twój brat. Poczekaj, Małgosiu, jest... błagam cię, musisz mi pozwolić. Dobra. Blondyna, czy ty sobie wyobrażasz jubileusz Drozdy w Kongresowej i idzie pani redaktor z aparatem, a ja gram więźnia, mojego Waldemara, rozumiesz? I ona idzie, spóźniła się żmija 15 minut i idzie i... No nie można tego nie ograć, bo wszyscy, tu telekamery, cztery telekamery, 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru, 2 Karolinki w Opolu i wszyscy... Mówi skromny człowiek. No, no ale nie, bo wszyscy tak idą z nią. Mhm. Ja sobie myślę, kurczę, nie patrzą na mnie, tylko na nią. I ja powiedziałem, a ty blondyna, gdzie tu z tą zmianą? Tyle. Słuchaj, po prostu tak jedna z dziennikarek jak na mnie pojechała. A, jeszcze... Ale robiłeś to potem często. Powiedziałem, że te blondyna. Powiedziałem, ty blondyna, gdzie tu z tą zmianą? Ale często ona się sama zaśmiała, wiesz? Ale często tak mówisz. Nie, a nie, z bratem ty, jesteś... Ty blondyna, te, ale nie mówię jako daniec. Nigdy w życiu no nie pozwoliłbym sobie... No jak sobie... I wiadomo, Marcinek... Ja tej bawy sobie nie, czyli nie byłeś kobieciarzem. Trochę mnie to rozczarowało, bo w wolnym czasie... Nie, to, że nie byłeś kobieciarzem, no bo jak byłeś młodym, atrakcyjnym facetem, wolnym, no to co? Nie byłem kobieciarzem. Występowałem bardzo dużo i w tej interakcji... A czy ty sobie wyobrażasz, że ja robiłem jeden uterentię w jeden program w roku? A ktoś, kto mi chciał przywalić, mój Jezu, ciągle daniec. Ale co to ma do kobiet? Ale wiesz dlaczego? Mhm. Wiesz dlaczego? Dlatego, że telewidzowie, których najbardziej cenię, moi widzowie są najważniejsi, żadne nagrody, żadne jurory, widzowie dopominali się powtórek i stąd był ten, to było to wrażenie... No to co robiłeś w wolnym czasie? No, kobiety no, występowałem. Nie... Aha, występowałeś. No i tenisik, i pływanie, i narty, ale nie żeby lotać za Ale nie skończyłam to... tego wątku romantycznego waszego związku i na tym zakończymy o związku. Mianowicie, jak już się oświadczyłeś i był pierścionek zaręczynowej obrączki, zabrałeś Dominikę do kościoła mariackiego i wrzuciłeś do święconej wody, żeby w ten sposób tak. No łezka się za... Piękne? Piękne, dlatego wiesz, 20 lat to przymykasz bez dewocji, oko. Bez naciągania, ale rzeczywiście tak to było. Ja po prostu wiedziałem, kpiłem z harlekinów, wiedziałem w pierwszym dniu, że to jest to, po prostu to. I mamy córkę fantastyczną, którą bardzo kochamy i ona nas kocha i się nie kłócimy i jestem pantoflarzem. I odpukajmy, żeby tak było. Się przeżegnam jeszcze. I teraz co różni ciebie zdecydowanie od stand-uperów dzisiejszych? Oprócz nie chce tego, mi się ale gadać ja o tym. Powiem, ale poczekaj, mam ciekawy wątek.
daj mi szansę. Otóż oni w ogóle, poza jakimś incydentem, nie interesują się, w każdym razie z tych, których ja znam, nie interesują się sportem. Czasami się zastanawiam, dlaczego dla nich temat sportu nie jest takim, wiesz, że rzuca i cała sala, czy cały torwar pęka ze śmiechu. Ale się nadziałaś z tym torwarem, co? Nadziałaś. Tak, nadziałam się. Przepraszam cię, a Opera Leśna, przepraszam cię, Opera Leśna w Sopocie, na plakacie Marcin Daniec. Wyobrażasz sobie, z łaski mi dali panowie, wypomnę wam to zawsze, termin tydzień przed festiwalem w Sopocie. Marcin Daniel. Trzy komplety, tego sobie nikomu zabrać nie dam. W Operze Leśnej. No dobrze, to poczekaj, bo to już nie jest słodzenie, ale to taki jest stempel z tymi... No nie, bo mój były menadżer, z którym się pokłóciliśmy, rozpowiada, że na Dańca już nikt nie chodzi, rozumiesz? Chodzi, to dlatego dobra, chciałem po prostu chodzi, powiedzieć, nie chodzi, że chodzi. A ja pamiętam, że zabrałam całkiem niedawno, jeszcze jak żył Jerzy Gruza, no 40-latek, w ogóle facet z niesamowitym. Jeśli to będzie to, o czym tak, myślę, że to będzie z poczuciem będę humoru. Dumny i nie przeszkadzam. I zabrałam swoją bardzo sceptyczną mamę co do twojego talentu, i bo znała cię właśnie z Terentiew i z innych. I obok usiadł Jerzy Gruza, który z miną znudzonego playboya i się zaczęło. Pamiętam go, skurczybyka. I w pewnym momencie, po 10 minutach, sala szalała, a Gruza nachylił się do mnie i powiedział tak: pani Małgorzato, jeśli pani z nadańca, proszę mu pokiwać, żeby nie wyrzucał z taką prędkością tych dowcipów, bo mnie się szczęka złamie. Słuchajcie, kochani. I to mówił Gruza. Jestem dumny. A czy ty wiesz, że on do mnie podszedł? Przyszedł drugi raz narzeczoną. Uh-huh. Z Tatianą. I wyobraź sobie, powiedział mi jeden z najpiękniejszych komplementów na świecie. Wiesz co, powiem ci coś, że ja dopiero teraz ciebie poznałem, niech szlak. Uh-huh. No i wyobraź sobie, że miesiąc później zmarł. No to jest po prostu niewiarygodne. Uh-huh. A wiem, że szykował dla mnie scenariusz burmistrza, który jest sam we wsi. To sołtys, tak? Uh-huh. Sołtys. Nie, miasteczko. Burmistrz jest sam i są same baby, bo mężczyźni pracują w Holandii. Co ty masz z tymi babami? No, tak, Gruza tak wymyślił. Ale kobiety, nieskromnie nie ci powiem, że mam w domu 12 scenariuszy głównych ról. I same baby? Nie. No. Ale nie chcę uchodzić za największego na świecie odmawiacza. Ale 12 scenariuszy dyskusyjnych. I gdybym wszystkie brał, to dziś miałbym więcej głównych ról niż Łomnicki. A już na tyle... No ale nie zagrałbyś tak dobrze, jak on, błagam cię, dobra? No nie, ale 12 głównych ról odrzucić? Odrzucić, dlatego że właśnie były jakieś tam takie... No, nieśmieszne po prostu, niefajne. Ale, teraz... ale Gruza, nigdy go nie zapomnę, jak on do mnie mówił przy piątym meloniku, bo melonik, wiesz jak wygląda. Wiem. To państwu przypomnę, jest głaz, zwykła kostka brukowa i na niej z fantazją wrzucony melonik i laseczka Charlie'ego. Tak jest główna Czeplina, nagroda. I przy było. Piątym... Gruza mówi, będziesz brukował sobie ten dodatkowo. No i szkoda. Ale to był mistrz i cenzor z cenzorów. To a czy ty pamiętasz, Małgosiu, rewolucję październikową? Nie. Nie, co ty przestań. Nie. Już się kłóciłem z tobą, że nie było cię, jak była Polska Argentyna. Czy ty pamiętasz najpiękniejszy komplement twój w moją stronę? Nie. Nie pamiętasz? Nie pamiętam, bo to ja ci przypomnę, już bo dzisiaj mam poczucie, będę to że... zawsze pamiętał. Poczekaj, ja mam już dzisiaj poczucie, że przekraczam jakby granicę sympatii i że powinnam trochę taki mur zbudować. A nie, na razie... mnie się właśnie nawet przez myśl mi nie przeszło. No i co to było? Było tak, że ty powiedziałaś i byłaś jedyną na świecie osobą, która wyłowiła tę puentę. No. Że ja wgrałem takiego cwaniaczka i mówię, wziąłem gazetę do ręki. Potrafisz drugą część? Nie. Nie wiem, czy z nudów, czy ze zmęczenia. No, to mi się bardzo miło zrobiło, jak podczas takiej przypadkowej rozmowy ty powiedziałaś, wziąłem gazetę do ręki. Nie wiem, czy z nudów, czy ze zmęczenia. Bo to wiesz, głęboka treść jest. Zapomniałeś, ale to jest głęboka treść. No, dziękuję ci, że to przypomniałeś. A jeśli mówię w kabarecie, że Amerykanie są rozmieszczeni, ja pokażę jak kret. Z tej strony. Znaczy mówisz o pogodzie teraz? Tak. Z tej strony. Bo to wiesz, policja tu sra, tu pu. To ja zawsze mówię, to jeśli są tutaj, a nie tu, że Augustów i Białystok, tylko tu, to kogo oni i przed kim będą bronili? Mhm. No to jest, czy jest prawda tamte?
Nie, no, no nie, ale słuchaj, bo ci stand-uperzy, prawda, to co ja powiedziałam, że oni się w ogóle nie interesują sportem, znaczy ich to nie wyzwala, rozumiem, w nich z interakcji też z widownią i to nie kręci. Ale u ciebie to jest aż dziwne i to musimy o tym powiedzieć, że ty skończyłeś, ja powiem trzy zdania, okej? Okay? Ty skończyłeś AWF. Tak. Chciałeś być piłkarzem obunożnym. Tak. Chciałeś, świetnie pływałeś. Chciałeś być trenerem piłkarskim, ale też 12-1 na setkę, pamiętaj. 12-1 AWF, tak? Katowice, żeście mnie tam nie przyjęli. To i jest... wypomniałem to rektorowi na gali w Krakowie. A panie Marcinku, tak, panie Marcinku, nie przyjęliście mnie z braku miejsc, bo wszystko zdałem. Wyrzucam piłkę z autu dzisiaj na pierwszy słupek. Piotr Księczewski powiedział, to jest niemożliwe. Dawaj jeszcze raz. Pach, dawaj jeszcze raz. Ale żebym nie szalał, no to mnie się palnął 10-1 na plaży, na Korsyce. Byłem u Piotra, dzięki Piotr. Ale słuchaj, ale dobra, ale chciałeś być piłkarzem, tak? Chciałeś być piłkarzem. Marzyłem o tym. To już nie mówmy, że chciałeś kiedyś znaleźć się w polskiej reprezentacji, bo to... No marzyłem o tym. No tak, marzenie ma. Dziesiątka na plecach. Grałeś LKS Wielopolanka, tak? To jest klasa... LKS. LKS. Ludowy. LKS. Ludowy Klub Sportowy. Ludowy Klub Sportowy. Do dzisiaj mam rekord 78 spotkań, 94 gole. Dobra sobie? No. To nie tam, że chciał. Tylko wiesz, jak na przykład przegraliśmy z Mielcem 1-5, to miałem satysfakcję taką głupkowatą, że zdobyłem bramkę. Podeszli a to do była mnie panowie, klasa A, tak? Czy co to było? To była klasa A. Podeszli do mnie panowie w Prochowczykach i proponowali mi, gdzie ty chodzisz, chłopcze, do szkoły? Liceum w Robczycach. Bo pan Janiszewski właśnie cię chwalił. A ty byś mógł chodzić do technikum budowlanego w Rzeszowie? A czemu? No bo byśmy wtedy cię tam wzięli, dostali do juniorów. Czyli ten krwioobieg twój jest sportowy, to jest nieudawane, prawdziwy, to tak. Jest tak powiązane ze sobą. A jeszcze ci się pochwalę, że zdobyłem złoty medal to po raz w pływaniu. Pierwszy chyba dzisiaj. W pływaniu na igrzyskach, to były igrzyska budowlane. I myśmy mieli praktykę na AWF-ie. Pojechaliśmy do Warszawy. Złoto w piłce nożnej, drużynie. Dwa gole w ważnych meczach. W pływaniu w sztafecie złoto i brąz w solo na setkę. Do dzisiaj pływam czterema stylami i mam legitymację ratownika. A w którym najlepiej? Kraul. To bardzo szybko pływałem. Marek Dorywalski, którego pozdrawiam, mój najlepszy kumpel, dał mi ściągnąć fizykę. A wiesz, jak na egzaminach wstępnych każdy to. Mareczku, ale dałem ci z rosyjskiego, żebyś pamiętał. Więc Marek powiedział, jak na wielopolkę, którą się da przeskoczyć w każdym miejscu, to jest niemożliwe, żeby tak dobrze pływać. Ale wiesz, to jest tak, że kiedyś... Zapytaj mnie, ile osób uratowałem, proszę właśnie... cię. Come on. Bo potem nie ale zdążymy. Come on, to właśnie miało być to pytanie. Chryste Panie. Chciałam powiedzieć tak, świętej pamięci Tadeusz Ross. Śpiewał taki w latach 80. Słońce w kapeluszu. Nie, to nie był mój ulubiony, że życie to kabaret. I u ciebie to jest tak, tak sobie tutaj mówimy, tak ktoś może myśli, że ty byłeś takim pływakiem, czy też nie, no ale życie ci postawiło, właściwie w wodzie, wrzuciło do wody 8 osób, no nie jednocześnie, ale uratowałeś 8 osób, które się topiły, między innymi swoją mamę. Tak. I moją Dominię. I swoją żonę. I moją Dominię jeszcze wtedy narzeczoną. A może ona chciała, żeby się uratował? Nie, właśnie chcę ci powiedzieć, że żadnych żartów nie będzie. Koledzy mnie... Ona się wstydziła, żeby koledzy moi zaholowali ją na oponie. To był taki żarcik. No gdzie Dominia na oponie? A ja popłynąłem. Na oponie, wiesz, takie, to też nie twoje czasy. Się pływało i opona z Zetora była pontonem. Przewiązanym paskiem. Ponton to był. A teraz idziesz do sklepu, kupujesz jest kuponton. A to była taka opona. I ona się wstydziła. Ja popłynąłem, już byłem przy tym ślizgaczu, a było takie ogromne prądy, że on ją po prostu... A świetnie pływa. Nie była w stanie zrobić pół metra do przodu. A ty obserwowałeś. A oni mnie wyzywali od kalesoniarzy. A ja mówię, czekajcie, ale tu otwierają piwko. A, poczekajcie. I sobie myślę, nie, coś tam nie gra. No i poszedłem jak winę tu. Pięciometrowy skok, pa. I wyratowałem ją i wiesz, że ludzie na plaży bili brawo? To jest po prostu coś fascynującego. Ale jeszcze cię dobiję. Ale Chicago, za co? Chicago, a to już jest totalnie nieskromne, ale tak jest. Bo ja kiedyś w gazecie napisali, że uratował 8 osób i tam mi dowalił jakiś facet. 8 osób uratował, a swojego małżeństwa nie uratował. No to już było o tym, że pognała właśnie. Baba, wiesz. A to Polska tak. Właśnie. I wyobraź sobie, 8 osób. Od utonięcia. Chicago Copernicus Center. To jest najbardziej prestiżowa sala polonijna na świecie.
Po recitalu podchodzi do mnie dwóch chłopaków, 1,85 m, 1,89 m. Pan nas uratował od utonięcia. I teraz co robię ja? Knockout. Mówię Adzik i Wodek. 40, Jezu, 40 lat temu. I oni mówią tak. Wyobraź sobie, że wpadli do rzeki, nikt nie skoczył, wszyscy się bali. Ja wskoczyłem za Adzikiem, wywaliłem go na brzeg i potem Włodka na drugą stronę. I to jest, patrz, 8 tysięcy kilometrów od kraju przychodzą King Kongi, którzy mieszkają tam na stałe. I mówią, ale jeszcze mnie zaczepił kiedyś facet, że pan uratował mojego ojca, ale ja byłem malutki, dziękuję panu. To taka klucha, taki pyskacz jestem i mnie zgotowało to. Dziękuję panu. Słuchaj, miejmy to za sobą, bo to też często, kiedy ja poruszam wątek mój bohater, a mama i relacje, to jest to, wiesz, mamusia kocha, ha, ha, ha. Można ale co ta mamusia twoja oprócz gruzy? Nie powiedziała. Nie, ona była zadowolona. A widzisz, nie, no, że tak pokazała, tak. Ale nie powiedziałaś tutaj przy... Ale widzisz, to pokazuje, jak ty nadajesz wagę temu, co może myśleć matka twoja, prawda? A chcesz wiedzieć, jaką ja wagę? Przysięgam bez udawania. Biegliśmy z żoną 4 metry do multikina na premierę Shreka ze szturami, z malajkatami i zamachowskimi. Lało, po krakowsku się mówi, lało tak, jakby strażaki robiły ćwiczenia pięcioma wężami. Mhm. Czekamy kwadrans, jest za 3 i nie ma już czekania. Wybiegamy z auta i stoi na schodach chłopak. I mówi, czy mogę prosić o autograf. A ja, mówiąc po krakowsku, żnę na 60 na godzinę. I nie uwierzysz, kretyn. Powiedziałem mu bo byłem strasznie przemoczony, po seansie. A przecież można było mu podpisać nawet taki przemoczony. Mhm. Czy ty wiesz, że on nie przyszedł po? I to jest 15 lat temu. I bez udawania siedzi mi to we łbie. Dlaczego kretynie... Ale co to ma związek z twoją mamą? Jak nie, to ma takie, że jak ty powiedziałeś, mama taka sceptyczna, to ja już pognałem, że gruza nawrócony. No i czy mama nawrócona? Ale ja chciałabym, bo mama była dla ciebie bardzo ważną osobą, prawda? Bardzo, szalenie. Najważniejsza moja widzka na świecie. A czy ty uważasz, że pytanie dorosłego, silnego faceta o mamę i kiedy facet odpowiada, kocham swoją mamę, ma moc nieprawdopodobną, czy to jest śmieszne? A ja chcę ci powiedzieć, że narażałem się na śmiechy kolegów, bo byłem dorosły koniem i mówiłem, mamusia, całe życie. Nigdy nie powiedział. Ty wiesz, co ja mam w autoryzacji? Gdzie któraś twoja koleżanka, matka mi pisze, a ja jadę, flamaster, masz flamaster tu? Masz tam, dawaj, bo muszę ci pokazać, jak to robię. Daj mi ten flamaster tam. Ona tu napisała matka, a ja wiem, że powiedziałem mamusia. I tu jest matka i ja jadę tak, żeby nie odczytała, że tam matka była. I jadę jej mamusia. O, i jeszcze strzałką, że tu ma być mamusia. Super, dzięki ci za to. To twoje i wiesz, to jak ty krzyczysz, wszyscy my krzyczymy Polska i to na meczach siatkarzy i na stadionach, ale to jak ty to robisz, to ma taką moc za każdym razem, że nawet jak się śmiejesz z tej piłki, śmiejesz się z naszych, powiedzmy, no nie wszystkich sukcesów. Nie śmieję się, dokuczam. Dokuczasz. No zawsze tak robię kabaret. Nie mam pały, którą macham na prawo i lewo. To zawsze są rękawiczki białe i dlatego jak pani pisze, że Daniel obraża ludzi, a oni ciągle na niego przychodzą, to sobie myślę, Żmijo, nie byłaś nigdy na moim recitalu. Bo byś wyłowiła. A żaden facet ci nie mówi, bo znowu żmija. No nie, bo to akurat napisała taka pani, no już nie chcę mówić, która. Ale napisała, zdziwiona. No to już wiem, że nigdy nie była. Nawet jak mówię King Kong, no to on potem, wszyscy w mieście mówią na niego King Kong. Ale on ma 2 metry i taką klatę. No i wiesz, tam w pewnym momencie jakoś dziwnie zareagował. No to mówię King Kong, mówię ci, wiesz, no i, ale to nie jest, że głupi nigdy w życiu, przysięgam. To nie jest atak, to jest tylko takie, ale albo wyobraź sobie, jeśli wychodzi ktoś w najmniej spodziewanym momencie, no to i widzi, i widzą wszyscy tę osobę, to sobie myślę tak, albo kupiła sobie nowy sweter ma i chce się popisać, albo rzeczywiście wychodzi. I znowu baba. Albo chłop. Albo chłop, wychodzi też. No to mówię, przepraszam, a jak tak będzie bis? I wyobrażasz sobie, jak chłop wraca taki potężny, jak chłopczyk za karę, wiesz, w szkole, w klasie, nie możesz teraz wyjść. Mam jeszcze taki tekst, że na przykład skupiam się na kimś długo, kto mi podpadł, ale elegancko. I wtedy mówię, czy pan wie,
żeby było, że chłop. Mhm. Czy pan wie, że kiedy byłem ministrantem, to ksiądz nam mówił, że Pan Bóg będzie bardziej cieszył się z jednego nawróconego, niż ze 100 nas, ministrantów, którzy wstają o 6 rano na rolady. Mhm. Bez budzika. Mhm. To dzisiaj nie do powtórzenia. I dzisiaj to dopiero zrozumiałem. 500 osób na widowni, wszyscy wpatrzeni, a Pan dokądś wychodzi. To dzisiaj zrozumiałem, że w niebie, wiesz, i te są takie brawa i on zostaje. Mhm. Zostaje, tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście. No, a on chciał być pierwszy na parkingu, rozumiesz? Rozumiem. Słuchaj, ale wiesz, wracam jeszcze do tego Polska, tak? Do tego, wiesz, wystukiwania. No to jest taka energia. Na przykład ja nie mogę zrozumieć... Ale ja się nigdy nie zastanawiałem, jak to robię. Przysięgam ci. A jak nigdy. To robisz? No po prostu normalnie. Polska! Wiesz, i to, z tym takim jeszcze takim... Wiem. Kibice, mimo że są zachrypnięci, to się tym nie przejmują. I jeszcze tak wzmacniają. I to najczęściej kibic to jest taki zachrypnięty. Taki, ale chcę ostro. Nie sobie wyobrażasz sobie Polska. Ale wiesz, wyobrażam sobie, bo jak chodzisz na mecze... To na... Polska to jak odchodził Zouza. To tak, Polska. A to do Zouzy zaraz podejdzie... Aż się zdziwiłem, że mnie jeszcze nie zapytałeś. Ale posłuchaj, bo zauważyłeś na meczach, na przykład na Narodowym, jest coś takiego, ja lubię przyjść tak na mecz, żeby widzieć, jak oni się rozgrzewają. No tak. Jak jeszcze jest pusty stadion. No tak. A tam, właśnie ty mówisz, VIP-y. VIP-ów jeszcze nie ma, bo mają tam... Oni, i oni na przykład przychodzą, zaczynają schodzić. 5, 10, no to... To wiesz, co robi wtedy Nadal? O, Nadal, wspaniały. No. Ogrywa i co to, podpatrzył u mnie? On przeszywa wzrokiem. Ja też tak robię. No. I mówię, pan nie jest stąd. A on mówi, nie, przepraszam, skąd? I teraz wyobraź sobie, że mam recital w Bydgoszczy, a facet mówi, że jest z Torunia. A to wiesz, co się dzieje? Jak na stadionie, wiesz, no bo wiesz, że tam jest... A to też mówi, że ten, co z Kielc, to na Krzywego Ryja akurat. Słuchaj... Ale między to, jak wisiał facet na drzewie, naprawdę. No więc pomyślałem, jeśli program będzie... Program ma godzina 40, a jak będą bisy, uwisisz, wisiał na jednej ręce na drzewie. Wiesz, ale te twoje stand-upy dotyczące piłki nożnej, to są takimi cegiełkami w historii każdego z nas. Mistrzostwa Świata, Korea. Tak, no, twój, mikroprocesorki. Tak. Nie wiem, czy by teraz to przeszło, Jezus. Mikroprocesorki, ale też hymn wykonany w sposób taki, że przejdzie pewnie do historii najdziwniejszych hymnów. Mogę to skomentować? Ale muszę zacząć od tego, że uważam panią Edytę za jedną z najlepszych piosenkarek w historii Polski. Pani Edyto, bo ona, wiesz co, ona się nie obraziła, tylko się w jej imieniu obraził dziennikarz, wiesz? Oj, Jezu, on się doczepił. No ale było to dziwne, no nie. Ale wiesz, no dziękuję ci właśnie. Było dziwne, dlatego ja dziwnie zareagowałem, że mój ten kibic mówi, jak kobitka wyszła, zaśpiewała, to myślałem, że to są kiedy ranne wstają zorze. No, takie to straszne, no takie to straszne. Ja zresztą bardzo często się widywaliśmy, na szczęście nie było żadnych jakichś tam pretensji. Wiesz, to nie jest straszne, dlatego że ty to robisz w taki sposób, że to dotyczy no, to jest każdego eleganckie. Z nas. Zawsze to ale mówiłem, ty każdego z nas. No każdy, kto siedział i oglądał wtedy, to mówił, come on, ale... Ale Angel, przecież z Jurkiem się przyjaźnimy, zadzwonił do mnie, skoro program sportowy, to powiem ci ciekawostkę, że była taka puenta o igrzyskach, że powiem wam, ale to bez przygotowania, przysięgam, powiem wam, że, bo podsumowaliśmy igrzyska, powiem wam, że niektórzy, i ty koszykarze 3 na 3 i tam jeszcze ktoś, i jeszcze ten myślał, że oszuka w sztafecie, że jak szybciej skoczy, to może nikt nie zauważy. I taka jest puenta, że wyczyny naszych to po prostu, aż się nie chce dyskutować, koń by się uśmiał. Duża pauza, ale i nawet jeszcze tego konia nam zdyskwalifikowali. Dziękuję, że się zaśmiał. Bo zadzwonił natychmiast Angel. Marcinek. No puenta z koniem, no Marcinek. My się lubimy. Ale wiesz, ty jesteś tak wiarygodnie zafiksowany na tą piłkę. Mówię pozytywnie. Twój stand-up Malbork, kiedy ty tłumaczysz młodemu człowiekowi... A czy ty wiesz, że to jest siostrzenie dwoje? Tak? Czy ty wiesz, że mnie ochrzaniła po 20 latach jego żona? Że tak Karolka sponiewierałem? Chłopczyku, jak nie potrafisz powiedzieć, ile masz lat, to pokaż na paluszkach. Na paluszkach, tak? A to ty pamiętasz, jestem dobrze, dumny. Ale Karol ma teraz powietrze, dych jest. Ale ja to 90. teraz oglądałam. Ale poczekaj, bo to, żeby nasi widzowie wiedzieli, o co chodzi, że ty opowiadałeś mu o bitwie pod Grunwaldem, przekładając to na mecz piłkarski, tak. Polska-Niemcy, tak? Tak jest.
No. Pierwsze w historii... Jaka tam jest ulubiona kwestia z tego? Pierwsze w historii zwycięstwo Adamos Nawałkos, Przystojniakos. A czy ty wiesz, że Nawałka u mnie występował w kabarecie raz w życiu? Na AWF-ie? To był po prostu miliony ludzi chciały wejść. Nawałka, Budka, chyba jeszcze przystojniejszy od Adama. I Iwan. No i wyobrażasz sobie, jeszcze Jurek Fedorowicz, panie senatorze. To były wybory najmniejszej studentki. I oni występowali w kabarecie. Byli patronami poszczególnych dziewcząt, które były roztelepane. Nawałka to też Wisła. Świetny chłopak, świetny. Tak? Nawałka to też Wisła, twoja miłość do Wisły, Wisłok. To Szymanowski. Mówisz najlepszy obrońca, tak? Jaki w ogóle... Antoś, byłeś, jesteś i będziesz najwybitniejszym prawym obrońcą świata. Podczas meczu Polska-Włochy twój vis-a-vis krzyczał tylko mamma mia i wracał i mamma mia, gdzie ten Szymanowski, gdzie jest Szymanowski i prawa i lewa i godło numer. Najpiękniejsze chwile. I Heniu mój, przyjaźnie się z Heniem. Oglądałem też Henia na kolanach z Mariolką siostrą. Jest moim serdecznym przyjacielem Heniu. Heniu, po prostu to, co ty robisz, to, co ty zrobiłeś z Włochami, to dośrodkowanie, Chryste Panie, najpiękniejsza bramka główką w historii świata. I drugie, jak wam Włosi mało, jeszcze raz. Pytali wszyscy, Mielec? Co Mielec? Gdzie Mielec? Tak graliście, chłopaki, że się po prostu cały czas chciało mieć tę dużą, taką męską łzę. No bo ty też jesteś takim kibicem na 1000%, a wiesz, że się mówi, że prawdziwy kibic prędzej zostawi swoją żonę, niż zmieni klub. Ale panie sędzio, może pan być staruszkiem, nie śledziłem losów tego sędziego, który dopuścił do meczu, gdzie naczelnik gminy by się nie zgodził na takim bajorze. Czy widać bajoro tu, jak pokazuje? Mówisz o meczu z Polska-Niemcem, że oni wiedzieli dobrze, że tych diabłów trzeba powstrzymać tylko bajorem, ohydnym. Myślałem, że mówisz o tym meczu... Polska-Niemcy. No to zatrzymało złoto Polakom. Będę to mówił zawsze. Niemcy mają inny pogląd. A jaki mają mieć inny? No, jak Miller Śnieżno-Biały zdobył gola. Jaki wy możecie mieć? Że było 15 sytuacji stuprocentowych. No to naprawdę. No dawaj tego Niemca. Wiesz, ja myślałam, że oni, mówisz danke, o tym... Herrgott, danke. To był cud, że nie przegrali. Myślałam, że mówisz o tym ostatnim meczu Polska-Anglia na... Anglia-Polska. Co najpiękniej na świecie podał Lewandowski. Nie, to tak padało strasznie. Nie, a nie, to o tym miałem monolog 45 minut. Nie pamiętam ani słowa. O tam o basenach, o stylu wolnym. A słuchaj, a ten monolog o Miliku, jak ty to o nim mówiłeś, bo tak nie, bo to też było takie... A czy ty wiesz, że... Ale nie, wyczekaj. A czy ty wiesz, że niewiele brakowało w Opolu, bym nie powiedział tego monologu? Bo? No bo tam jest Matka Boża. Aha, a możesz powiedzieć? Z wielką przyjemnością. To proszę. Ale wiesz, to parę minut ci ukradnę. Dobra. Ale to... Otóż, wszystkie panie bardzo proszę, ale przysięgam, że nie wiedziałem, że to będzie. No to wiem, że to... Żeby nie było, że tam się przygotował i tam... bardzo proszę, 23 marca. Proszę powiedzieć paniom, to nie są zniżki w galeriach warszawskich, tylko mecz. I proszę wszystkie panie, żeby usiadły obok swoich niuniów, ponieważ musimy mieć do kogo kląć. Tfu. Tym bardziej, że jest szansa, ponieważ Milikos, Arkadiusos, był na marmurach w Medjugorje. Zimne marmury 3 tygodnie, bokiem tak twarzą. Czemu? Może na odtrutkę. I Matka Boża powiedziała... Amen. I przybiegł klasztornik medziugorski w sandałkach. Senior Milikos, si. Madonna ukaże się panu... Na siedząco się dobrze mówi to? No, wiesz co, no tak już muszę, no bo nie chcę tu psuć wam. Ale ja nigdy w życiu nie mówię na siedząco niczego, żadnego monologu. No to muszę pokazać te sandałki, bo rzeczywiście mi to sam zabrałem. Przydreptał. Senior Milikos, si. Madonna ukaże się panu w Amsterdamie. Gracias, no problemu. I tam wszyscy udawał, że sznuruje but. Wszyscy jego koledzy pobiegli na murawę i nagle... Cud. Madonna. Panie Milik, dam panu szansę w 57 minucie. Sam na sam. Z 7 metrów. Tylko troszkę po skosie, żeby to nie było podejrzane. Kreacja zle. Nie ma sprawy. I dostaje podanie. Cud. Żaden człowiek tak by nie podał. Na lewą. Pach. I co?
No, słupek. No i to jest, ja jeszcze wyskoczyłem na początku spotkania z babą. Ale tam jest lepiej... Słupek, czekaj, słupek. Brawo. Pierwsza kobieta na świecie. Może dwie, trzy wiecie. Słupek. I teraz uwaga, Madonna nikomu nie ukazała się dwa razy, nigdy. Ale tu z miłości do Polski, do futbolu. Panie Milik, jeszcze jedna szansa. Już nie ma pani Arkadiuszu, zauważyłeś. Panie Milik, jeszcze jedna szansa. Również z 7 metrów, 57. Tym razem po prostej. I bramkarz będzie leżał. Dziękuję, grazie, dziękuję, dziękuję. Nie ma sprawy. Dostaje cudną znowu piłkę, cud. Na lewą pach i... Poprzeczkę. Tak jest! I Matka Boża ukazuje mu się trzeci raz i najkrócej jak można. Milik! Idę się ukazać lewem. No, tak się to kończy. Patrz, ani jednego brawka, ani, widzisz, na... skończyło no to jednak, się. Jednak, ja bo, no to nie, poczekaj, ja odpowiem, jak takie wejdzie. A nie, ale powinnaś tak zaklaskać chociaż. Polska! No. Cię jasny pieron, odpowiem ci. Cię jasny pieron. Cię jasny pieron. Wiesz, to mówisz o moim góra. Tak, ale bo jest taka zbitka, Stańczyk, Dańczyk, Stańczyk, ty tak mówisz, bo ty jesteś takim Stańczykiem. Piwowski powiedział mi, góral to jest inne powietrze w ogóle. Marek Piwowski. Tak, jeszcze jakoś nie zrobiliśmy, patrz, niczego razem, ale chciał. Ale też geniusz. Chciał, żebym mówię. Zrobił 9 postaci równocześnie rejsu, w jego filmie. Żebyśmy powiedzieli, i co to, panie tak. Marku? No gdzieś to padło. Ale patrz, cię jasny pieron, cię ty jasny ciągle pieron. Opowiadasz o i mały spadcie, nie było go i jest. No. I za co on wygrywać, to mu narty chcieli uznać. To jest, to jak się wkurzył we Willingen czy coś. To jak się wkurzył, to odbił się, wylądował w przykrosku ruchu i tak gębę poza tego Osyckim. I tam jeszcze Ahoneny, Kasaje, patrzyły, co i małysz. I popatrzyły i wywaliły te buły swoje. Tam banan, bułka, no to wywaliły te kawiory, sienki, a małysz terosę i sienkę i kawiory. Taka była puenta. Jeszcze tam było, że wujciu Alek, prezydent, ja pana Adama znam. Ja pana Adama znam, jak jeszcze był malutki. A kiedy on był duży. No to tak się to... Jasne, to pamiętam, nawet dużo pamiętam. A tam jeszcze dodajesz, co oni robią? Co robią te cholery? Co robią? Wiejska jest którą stronę, jak tak siedzimy? Tam. Powiedzmy, że no, tam. Co robią, tak umownie, co robią te cholery jasne za nasze pieniądze. I to z każdziusieńkiej strony. Wiesz, dlaczego z prawej, tak? Z lewej, z pod spodu i z wyżu. Marcin, wiesz, dlaczego tak kończę? Bo jesteś stuprocentowym, wspaniałym stand-uperem. Można się jej ale ja ci się tak nie przejmowałem, że nie, że nie ale jestem. Ale to już jest twój... To twoja sprawa. Ja ci mówię jako widz. Jesteś dla mnie stuprocentowym stand-uperem, że i też ktoś, jak idzie na twój występ, to się jest zaskoczony tym, że ty na przykład śpiewając różne kawałki, kurczę, to jest tak romantyczne, a też patriotyczne. To a dziękuję ci. Jest Wanda takie? Chmielnik, Jacek Chmielnik świętej pamięci, mój wielki przyjaciel, występował u mnie w kabarecie 5 lat. Czy ty wiesz, że przy każdej próbie Wandzia, która jest po Akademii Muzycznej, dlaczego ty nie śpiewasz? Dlaczego ty tak mało śpiewasz? Dlaczego ty nie śpiewasz? Mnie ochrzaniała. I tak dodała mi trochę odwagi. Przepraszam cię, dużo moich kolegów pytało, żeby uczcić Krawca, bo tam parę osób występowało, nie obrażając nikogo, którzy Krawczyka na oczy nie widzieli. Mhm. Ja poznałem Krawczyka, byłem młodym kabareciarzem w Krakowie i zarekomendował mnie Albert Stary, czyli ojciec Tomka, świętej pamięci. I występowałem przed Krawczykiem. Comedy man, ladies and gentlemen. Nie, no Krzysztof, on jest tutaj. Wspaniały. On wspaniały. Jest tutaj, on jest wśród was. To tak zapowiadali w Ameryce Franka Sinatra. I mówię, i ty będziesz takim comedy manem, proszę? Takim comedy manem będziesz. I wyjdziesz i rozgrzejesz mi widownię, wiesz? 15 minut. No to ja tam śpiewałem, niech się dzieje co chce, na mnie może być źle. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu ja najbardziej kochałem ciebie, jeszcze ciebie, ciebie i ciebie. Wiesz, że i Krawczyk to ode mnie porwał mi to, potem mi dał w prezencie piosenkę Kochajmy swoje marzenia. Jak ja to zaśpiewałem, tak serce mi biło. I przepraszam cię za nieskromność, paru moich kolegów wypowiedziało, ale powiedz, to playback był, nie? Mhm. Jaki playback? Mhm. To ja śpiewam, co ty, playback Krawczykowy? Nie wiem jak ty, ale ja płakałam, kiedy Krzysztof umarł. No ja mam poczucie, że odchodzi część mojego życia, tak jak nas nie masz na tyle wielu. Czasu Antonowego, żeby zmieścić moje ochy, achy. No przecież dostałem w prezencie piosenkę Kochajmy swoje marzenia, nie zawsze jest tak, aby gdzie... O, jak dostrzegasz te warstwy refleksyjne, bo ja robię to świadomie, żeby nie było ciągle, wiesz, na siłę. Wiem.
Czy to anioł zaskoczony deszczem w blasku tęczy, suszy przemoczone skrzydła? Czy to ja w oczy twe niebieskie patrzę pierwszy raz? Tadeusz Krok. Stare czasy. Tomek Wachnowski. Do śmiechowic wpadłem tylko na godzinę. Na godzinę, bo to tylko za granicą. I zostałem w śmiechowicach dłuższą chwilę. Całe życie przyszło tkwić mi w śmiechowicach. A kto tak pisze pięknie? Dlatego ja to wyławiam i skoro to pani Beatko robię w moim kabarecie, to nie tylko, no wiesz, jak mi zaszło za skórę? Bo to tak zawsze jest, że jak na przykład... A przepraszam bardzo, Małgosiu, a Włodzimierz Dulemba, moim zdaniem najlepszy poeta w historii Polski, żyjący, Włodek Dulemba, skromny, zaskromny, niedoceniany. Przepiękną piosenkę napisał, ja ją śpiewałem kiedyś w kabarecie i wrócę do niej, bo jest bezczelnie aktualna. O losie, ty wieczna spiralo, tajemna wyrocznio życia, zwodzisz nas fatamorganą z dnia na dzień. A trwoga parzy jak wrzątek, znów idą ciężkie czasy, ktoś Moirą nici poplątał, ognie nadziei pogasił. Pani Małgosiu, Gosiu, Małgosiu, są jakieś pytania? A przepraszam cię, a Jędrusz Sikorowski, mój wielki przyjaciel, który napisał dla mnie 3 piosenki, z ostatnią czekam na mój jubileusz i nie wiem, w której telewizji to zrobię, bo pewna pani, która po prostu, jak to mówisz, że młodzież, to po prostu teraz się cała ekipa tak zauroczyła młodymi, że mimo co wujek Daniec, kiedy zrobić 40? 40 jest aż wstyd. 40 lat pracy. Andrzej Sikorowski napisał dla mnie piosenkę o Wikusi, mimo że nawet nie chciałem, nie sugerowałem. O twojej córce. Wiktoria mówi do mnie, tato, tyś w show biznesie wlazł na szczyt. Skoroś jest takim akrobatą, to mi wyczaruj jakiś hit. To Jędrek i chce to zaśpiewać w jubileuszu. Teraz uważaj, 2 miesiące przed odejściem, bo nie użyję nigdy słowa śmierć, Romek Lipko. 25 lat pisał dla mnie piosenkę. Wyobraź sobie. Powiedział, uwielbiam cię tak, że chcę napisać ci piosenkę. I nigdy się tym nie interesowałem tak dokładnie. I potem wyobraź sobie, on powiedział, ale musisz napisać ty tekst. I się nie mogłem długo zebrać. I zebrałem się 2 miesiące przed odejściem. I też w tym jubileuszu to zrobię. Jaka muzyka. No mnie poznasz, że to ja. Aranż świetny. I tam jest, jestem jurorem, talent show. Ocenić mogę nawet dno. Siedzę w fotelu, słucham, piję kawę, drwię, bo przecież nikt ode mnie lepiej nie zna się i tak dalej. To ci tylko tyle zdradziłem, żeby nie zapeszyć, bo tam niektórzy się boją, że jakoś jak powiesz wcześniej przed tym. No i to są historie, których nikomu sobie pani Beatko odebrać nie pozwolę. Sikorowski na pożegnanie. Pozwolisz? Tak. Nasze życie. To nie ma lepszego tekstu. Ale jakąś melodię ma, czy na razie widzisz tylko tekstem? Tak, no, to już nie chcę śpiewać, to już jestem zagrypnięty. Nasze życie to wielka loteria. Nasze życie pułapek zna 100. Nasze życie kolorów feria albo statek idący na dno. Nasze życie jest kwaśne jak ocet lub wiśniowej nalewki ma smak, lecz kochamy dni nasze i noce i dlatego mówimy im tak, bo nam wciąż chce się żyć, spać i kochać, jeść i pić. Ciągle mało nam, więc się gniewa w niebie Pan, choć zrozumie nas Pan, skoro stworzył ten kram. Nasze życie z sekundy ułamek ulatuje jak mgiełka znad łąk. Nasze życie raz jeden nam dane, więc niełatwo wypuśćmy je z rąk. Piękne. Jędruś Sikorowski. Puenta jest taka, bo już rozmawiamy godzinę 10. Jezu kochany. Puenta jest taka, że ty wszystko, o czym mówisz w stand-upach, nic nie jest sucharem tak zwanym w stand-upach. I chciałabym... Czy ty tak robisz dlatego... Wiesz, to jest, ja też muszę to powiedzieć, ale to jest mega, kiedy facet, wiesz, nie robi sobie pożyczek ani czegoś. Jakichś koków, loków, tylko po prostu goli jak Jul Brynner i inni. To jest mega, to jest męskie. Tak, ja wtedy tak właśnie to. Ale robisz, to jest takie tak, moje, tak, że, tak, że dzięki, tak, tak. Że dziękuję, że sprawia mi to wielką przyjemność. Ale wiesz, nie ma tych sucharów. Dzisiaj jeszcze usłyszałam taki twój monolog, bo żyjemy w ciężkich czasach, prawda? Tak, boimy się tak. Zarazy, można się, ktoś się śmieje, ktoś się nie śmieje, ktoś kogoś stracił. Uważamy, my też uważamy. Ale chcesz wiedzieć, że jak oglądam naszą córkę,
która jest w online. W jakim online? To się chodzi od najmłodszych lat do szkoły. Mam chusteczkę haftowaną. Komu to wręczyć? O kogo pocałować? A. Jezu, jaki online? Jaki komputer? To można dla przyjemności, bo nasza córka nie jest takim świrem komputerowym. I tak sobie, i kupiła sobie fajne dżinsy. Jak to zmienia wszystko, no to tak, jakie, tak jak ja tutaj miałem, tak najlepsze dżinsy w domu. I nie ma, nie grają te dżinsy, prawda? I ona siedzi i nie może tych dżinsów pokazać. I siedzi od rana do 15 godziny przy telewizorze. Ale mam nadzieję... Nie za dobrze to słyszę. Pewnie z pandemii przejdziemy w endemię i to się skończy, ale chciałam powiedzieć o tym monologu, już nie pamiętam jak on się nazywa, kiedy ty mówisz o służbie zdrowia. Dlatego mówię, że to nie są żadne evergreeny. Jest taki moment, kiedy ty już mówisz, co tam jest w tym szpitalu i jak tam jest i tak. Potem mówisz, ludzie, czy jak macie jakąś chorobę, po co się pchać od razu? Nie lepiej sobie naparzyć kawy w fusach, tak jak ty to mówisz, popatrzeć co tam wyjdzie, tak. Postawić sobie diagnozę. Tak, a nie zawracać bidusiom głowy. Wiesz, i do tego doszło, że to był pure nonsense. A teraz po prostu okazuje się, że niektórzy, nie będę dyskutował o pandemii, wiesz, 1860, któryś Ludwik Pasteur, jego notatki chcieli spalić, przemądrzałki z Sorbony, wiesz, dziś jest uznany za największego na świecie po prostu King Konga i uratował życie kilkuset milionów ludzi. No ale no, ktoś chce się leczyć średniowiecznymi metodami, okej, nie ma dyskusji. Nie narzekałem na pandemię świadomie, wiesz czemu? Bo jak któryś z moich kolegów narzekał, to od razu a gdzie te słoiki masz zakopane? A gdzieś te pieniądze pochował? A będziesz potem żebrał, żeby ci zasponsorować? A czemu się żal? Ja się nie żaliłem. Chodziłem wokół domu półtora roku i mogę powiedzieć ci tylko, że żona przywozili to samochodami jedzenie na 3 miesiące na zapas. To już było w czasach komuny, pamiętasz? Zamrażarki. Nigdy nie sądzi, ale to musiało odstaić z tej strony garażu. Z tej dochodziło do siebie. Tu. I wyobraź sobie, nie zapomnę nigdy, jak chłop niesie to wszystko w żółtym pudełku z napisem korona. No to po prostu się przewróciłem ze śmiechu. A jak chodziłem wokół domu w czarnym dresie, w czarnej czopce i w czarnym kapturze, to dotarła do mnie plotka po roku, że Daniel ma ochroniarza swojego. Wyobraź sobie? No widzisz. No ale prawdziwa gwiazda. Ale rzeczywiście ciężkie czasy. Ciężkie czasy. Ktoś wymyśla coś. Teraz trzeba to anulować. Przeprosić. Nie ma komu. Wywalić tego, co to wymyślił. Ten się znowu chwali, że jakby był prezydentem, to by nikt nie zachorował na wirusa. To nie wiem, to w Hiszpanii 160 tysięcy dziennie, to same pisiory rządzą. Wiesz, i tak, żeby dowalić, żeby jeden drugiemu. A my z tego nie mamy... No, nie masz czego czerpać, jakieś siły. No, żeby po prostu... Ja jestem zawsze optymistą. Zawsze mówiłem, że 11 listopada powinien być też materiał lżejszy. Jak cieszą się Amerykanie z tego ze święta niepodległości. Tak, to wiesz, że mnie zrąbał facet z Katowic, że Daniec szykuje materiał, żeby zarobić. No ale nawet jakbym wystąpił w święcie niepodległości... Panie Marcinie, wszystko wiem. Panie Marcinie, nie zapytałam, muszę zapytać, czy przygotował pan już jakiś stand-up o panu Sousie, no i o panu Brzęczku? Przygotował pan? Pierwszą część kmita. Uwielbiam pana Mariana, wydarł ode mnie na gali piłki nożnej, kiedy powiedziałem tam, moi koledzy, temat przewodni był twoje marzenia na 2022 rok. Ja sobie pomyślałem, że mam nadzieję, że zaimponuję widzom i wymyśliłem najkrótsze marzenia na świecie. Już niestety nieaktualne. Marzę, proszę państwa, o tym, żeby wybrali wreszcie trenera reprezentacji Polski. No i tam wtedy było to śmieszne. Skoro się robi to miesiąc, to już bez urazy pewnie nie dostanę żadnej wejściówki od prezesa PZPN-u. Dostaniesz właśnie dlatego, za prawdomówność. Ale miesiąc szukać trenera, jak jest pod nosem. No. Ale Sousa jest wdzięcznym? Sousa. Jest wdzięczny, dlatego nie wiedziałem, że mogę drugą część. A twój przyjaciel Brzęczek jest... Jerry jest wdzięcznym tematem do stand-upu? Był, kiedy wygrywał... Kiedy ktoś wygrywa, nie jest tematem do kabaretu.
Jeśli obiecuje jeszcze i wygra, no to co to jest, jak tu sobie robić żarty? Natomiast jeśli się nadyma, jeśli jest taki pewny i ląduje na samym dnie, no to aż się prosi. Ja z Jurka się nie naśmiewałem, dlatego że zaczął. Cudem zremisowali, bo przecież mogli wygrać z Włochami. I nie zapomnę nigdy, jak Mancini po prostu pokupiał tam, mama mijasz od Szymanowskiego. I oczywiście chcę, żebyś pamiętała, ty akurat nie musisz, ale żeby ci, którzy Jurkowi dowalali, żeby pamiętali, że nie grał z Liechtensteinem. No, mój kolega, który gra we Włoszech, nie przyznam się, który, powiedział, że przecież Zouza wygrał tylko z Andorą. Tak między nami. No amen. I potem cud, ten remis z Anglią. Tak. Amen. Ale w każdym razie, gdybym wiedział, że mogę jeszcze nagrać puentę moją na ten bal piłki nożnej, to bym powiedział, teraz po Reiteradzie, jak ucik, po krakowsku mówiąc, jak ucik Zouza, to już wiem, dlaczego pierwsze zdanie, które się nauczył, było dziękuję, do widzenia. Zakończę tę część, co jakby tak opasuje merytorycznie, emocjonalnie wszystko, co robisz, takimi słowami Gogola, z kogo się śmiejecie? Samych siebie. Uderzasz moją czułą tunę, bo ja grałem Chorodniczego przed AWF-em. Byłem w studium teatralnym, ponieważ to się zawsze tak mieszało, czy aktor, czy sportowiec, i grałem Chorodniczego. Z samych siebie się śmiejecie, liberały pisarczyki. W jeden węzełek bym was związał na proszek staru i diabłu pod kapotę. Tak to było. Marcinie, dzięki. Dziękuję. Nie wiedziałam, że będzie dla mnie taką przyjemnością spotkanie z tobą, wiesz? Bóg zapłać, dziękuję. Że dużo dorzuciłeś do tego piecyka. Mam nadzieję, że państwo... No teraz będą telefony do ciebie, żeśmy, wiesz, nadużyli trochę cierpliwości, bo to jest prawie... A jak to jest w regulaminie? U was 45 minut. Jesteśmy w wolnym kraju, wolne studio, wolny kanał sportowy. To jest piękne w tym miejscu. Mamy telefon. Cud, czy zdarzają się telefony? No zdarzają się, bo słyszałam, że mamy. Mamy. Ale się pewnie dobry wieczór. Witam serdecznie. O, Filip z Kutna. Tak. Ale jesteś szpeniuwa. Filip z Kutna, cześć, nie znamy się, ale Małgosia, skoro jesteś przyjacielem Małgosi. Nie, wszyscy znają Filipa. Tak? Tak. Witaj, Filipie. Dobry wieczór, panie Marcinie, mam do pana parę pytań. Tak, proszę. A ja będę musiał potraktować ciebie tak, jak w tych ostatnio modnych programach, że zaproszą 18 osób, każdy z innej partii, oni się kłócą i są w połowie, a redaktorka mówi, musimy już kończyć. Kończyć, to jest straszne. To jest beznadzieja. Co znaczy musimy już kończyć? A teraz Filip, no to jak masz 4 pytania, no to ci, którzy czekali przez domagalik, bo ja byłem gotów do rozmowy po 45 minutach, nawet ją tam lekko kopałem, żeby już mogli ludzie zadzwonić. No to panie Filipie. Na który występ najbardziej się pan spóźnił? Zima, 1,5 godziny, ale były takie zaspy, że prawdziwie, Filipie, uważaj, prawdziwie auto utknęło i przysięgam, że nie dorabiam, żeby wysiąść z auta, wymodliłem sobie, że jechali ludzie i po prostu odgrzewali to auto. To jest po prostu niewiarygodne. Wpadłem w taki poślizg i ostatni raz wtedy, drogi Filipie, gnałem. Moja żona mówi, jedź spokojnie, są takie warunki, że wybaczą ci. Nie gnaj, bo dobrze by było, żebyś tam po krakowsku mówiąc zajechał. Ale tak gnałem, przyznam się bez bicia. Może nie będzie żadnego policjanta na czacie. I po prostu straciłem panowanie nad samochodem i przejechałem tak zwane T. Czyli ja tu i tu droga. Jezu. I ja nie miałem pierwszeństwa. Czyli Matka miałeś Boża czuwała. Tak. I wpadłem w tę zaspę i nie mogłem wyjść. Ile się spóźniłeś? No 1,5 godziny. Mhm. Ale powiedziałem publiczności, kochani, później zaczęli, byłem dumny, jeden facet oddał bilet. Mhm. To pierwszy raz w życiu ktoś oddał bilet na moim recitalu, przepraszam. I wyobrażacie sobie, powiedziałem najkrócej jak można. Proszę państwa, później zaczęliśmy, a zatem wcześniej skończymy. Także wszystkie autokary, które czeka, oni się zaśmiali, jakoś wybaczyli, że, bo najgorszą rzeczą na świecie jest takie wychodzenie z tego. Jakby oni tak usiedli. Ja na szczęście nie mam widowni, no kolego, baw mnie. Nie mam takiej, nigdy nie miałem. Nie miałem dowożonej takiej, że oddali bilet. No, śmigaj, Daniec, nie. A nawet jak ktoś taki usiądzie, to od razu mu mówię, co pan tak siedzi, bo pan tutaj i się poprawia na szczęście.
Chyba, że u ciebie, Filipie, zaliczyłem w Kutnie jakąś, nie daj Boże. No tak, no przecież było 50 minut. No, no widzisz. No ale, ale to też była na pewno ważna sprawa, Filipie. Nigdy, przysięgam ci, nigdy przed występem nie wypiłem nawet piwa. Przysięgam wam. Nigdy, nigdy nie mam takiego lekceważenia. Przejmuję się bardzo, dorosły facet. Dzisiaj jechałem na spotkanie z Domagalik przez Kraków 2 godziny. Zacząłem się modlić, bo sobie pomyślałem, to nie mogę wyjeżdżać rano na 21. To czy, Filipie, bo mi nie daje to spokoju, to było w zimie? No taki okres zimowo-wiosenny, jechał pan chyba z Gliwic 7 godzin, tak mi się wydaje. Albo... No, a może no, ty GPS-a nie masz po nie, prostu. Kochani, powiem wam ciekawostkę. Jechałem 2 lata temu z Chicago do Detroit 300 mil. To jest 500 kilometrów. 3 paski w jedną, 3 w drugą. Dla pogotowia i straży pożarnej 4. Tu i tu. Czyli jest 8 pasów, czyli jedziesz i masz przez 500 kilometrów masz lotnisko Okęcie. Cały czas. A tutaj robią 18 lat autostradę do Zakopanego i miał święcić arcybiskup Marek. Starszy człowiek szukał kropidła, szukał i kierowca arcybiskupom i księże przejechaliby już ten odcinek. No bo to ma 18 kilometrów, 18 lat. Więc Filipie, cieszę się, że naprawdę pamiętasz to. Bardzo przepraszałem, musisz to potwierdzić. Tak, bardzo pan przepraszał i tylko wyszło 5 osób, a tak to wszystko. Widzisz? A wiem, pięć. A ja tu się... Została. Panie Filipie, następne pytanie prosimy. Co lubi pan najbardziej z twojej profesji? Z mojej profesji? Tak. Takie szmery przed wyjściem na scenę. Gdzie są strasznie głośno ludzie, bo każdy chce przekrzyczeć tego z tyłu albo z przodu i gadają i to jest cudne, bo tak zerkasz delikatnie, żeby cię nie zobaczyli, że ludowe zespoły sportowe wiocha, tu, pięknie, ale już wiesz, że jest komplecik, to się nie stresujesz i szepczą i nagle jest zgaszenie światła i taka cudna cisza. I teraz uważaj, Filipie, bo muszę się przyznać bez bicia. Wychodzisz na scenę, kończy się dżingiel i jest takie... To jest nie do kupienia. To jest najpiękniejsza chwila. Nie zrobiłeś jeszcze niczego, wychodzisz i dostajesz takie brawa. I potem sobie tylko zmawiasz taki krótki paciorek, żeby na podobranoc państwu było równie pięknie jak teraz. To są cudne rzeczy. I kiedy zostają widzowie, podobranoc państwu. To po pisach nawet. To jest fantastyczne. Mhm. I na przykład starsza pani w Szczecinie przynosi ci w menażce zupę pomidorową, bo wyczytała, że Daniel najbardziej lubi i pierogi ruskie. No po prostu niewiarygodne. Proszę dla pana, panie Marcinie. Mhm. Garczki do zwrotu. Tak, garczki do zwrotu, tak zalotnie mi. Garczki do zwrotu. Jeszcze jest jakieś pytanie, panie Filipie? 2 jeszcze króciutkie. Czyli ty nie jesteś taką panią z tych programów publicystycznych, że kończymy, Filipie? Nie, ja jestem raczej utrapieniem tutaj, bo... Niech pyta, pewnie. Wiesz, jest fajny chłopak. Kontakt z człowiekiem gadasz. Poza tym, wiesz, fajnie, że nie napada, co nie? No poczekaj, ale chyba nie. Na ciebie na pewno nie. Następne, panie Filipie? Czy skarb z Andrzejem Głotą był dla pana przyprogramowym chlebkiem z masełkiem? Tak, chałupy tam tu do pana świętych pamięci pana Wodeckiego. Tak, feldmarszałek, to tak, ale już mówiłem Małgosi, czy dla ciebie, pani Małgosi, bo już tak przez moment chciała ci powiedzieć na ty, zauważyłeś? Czyli już cię lubi. Bo już jakbyś powiedziała Filipie, to znaczy, że już go lubisz. No wiesz, ze względu na wiek, to myślę, że mogę mówić do młodego człowieka Filipie. Oczywiście, no, Filipie, przyznałem się Małgosi na początku rozmowy, że to nie jest kokieteria. Bardzo rzadko pamiętam, dziś na przykład monolog o Gołocie, 40 minut, nie byłbym w stanie nawet, nie wiedział jak zacząć. I tam potem jakoś układam sobie w tej szufladce, szufladę B4. I działa. Więc specjalnie nie za dużo pamiętam z tego, o czym mówiłeś. Mhm. Jeszcze jakieś pytanie? I ostatnie pytanie. Ulubiony kolega kabareciarz i to wszystko. Dziękuję panie Marcinku za ten występ w Kutnie. Bardzo pana lubię. Cieszę się. I ty tym bardziej, że jak wspomniałeś, widzisz, 5 osób polazło. Mam nadzieję, że potem mi mówiłeś, a głupki poszliście niepotrzebnie się, chyba że mieli plany jakieś, wiesz?
jakieś ważne i sobie tak obliczyli. Może tak, ale pamiętam. To ich wołaj. Następnym razem powiedz, że przyjedzie punktualnie i później wyjdzie, niż wam się zdaje. Filipie, dziękuję ci za miłe słowa. Jeszcze chwilę zgubiłem z tego szczęścia. Co głównie chciałeś teraz w tym czwartym? Mówiłeś o tym kutnie? Jakiego kabareciarza? A, no właśnie. Jawodeckim. Ale to wiesz co, to nie ma, nie ma pani Małgosia tyle czasu antenowego, żeby zmieścić moje wszystkie typy. Ale na pewno z wielką przyjemnością zaskoczę parę osób, bo dotarły do mnie plotki. Na szczęście teraz już nie, że się nie lubimy z Kryszakiem. No, największa bzdura ale, świata. Też gość świetny. Bardzo się lubimy z Kryszakiem, lubię się z Pazurą, lubię bardzo Mrumrasów. I nawet chcę wam powiedzieć pozostałym widzom, Małgosiu, bo nie wiem, czy śledziłaś, kabareton w Londynie. W pandemii. Czwartego to była Barbórka w Anglii. Mhm. I wyobraź sobie, Darku, pozdrawiam cię, menadżer z Portugalii robi występ w Londynie. Kryszakos, Mrumrasos, Dańcos. Mhm. I wyobraź sobie, jak to wymyślił, że nie 30 osób, tylko dłużej każdy. Mhm. I chcę ci powiedzieć, Filipie, że o dwa. No oczywiście nie jestem na tyle szalony, żeby ci się chwalić tą większą pięściarską, tylko ta taka na 3000. Pełniuteńka i zaczął Georgios i cudowne chwile w garderobach każdych, to były trzy recitale. Potem Mrumrasos i byłem dumny, dał mnie na finał Darek. I taka przyjaźń, żadnych jakichś takich tutaj komentarzy, nic. Cudne chwile i odświeżyliśmy te znajomości, bo się nie widzieliśmy my chyba ze 4 lata na czymś wspólnym. I dlatego właśnie wymieniam jednym tchem, ale jeszcze mógłbym ci powiedzieć na przykład, że bardzo lubię Laskowika, tylko się spotykamy za rzadko. Wszystkich moich kolegów pozdrawiam tenisowych, Rozmusów, Gąsowskich i Czerwusa, Ryśka, Piotra. Gramy bardzo często w tenisa i on tak zawsze jak przyjeżdżał, nie mieszka w Krakowie. Kiedyś graliśmy 3 razy w tygodniu, teraz raz na pół roku. Teraz się umówiliśmy 9 lutego, pamiętaj. Przegrałem raz w życiu z nim. Wtedy, kiedy oddałem mu swoje rakiety. Wyobrażasz sobie? Tak, widzisz, nie należy oddawać. Następny czyli jest telefon. Paru Filipie, których bardzo lubię, a młodszych mniej lubię tylko dlatego, że się nie znamy. I ponieważ oni mało o mnie mówią, to dość świadomie tak... A wiedzą, że istniejesz w ogóle? Następny telefon. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. A jaki aktorski głos ma tak, pan. Tak, radiowy taki. Tak. Witam Marcinie, Wojtek przyproszony z tapacznej strony. Rany boskie, Wojtek no przyproszony? Tak jest. Słucham. A wiesz, co to jest Wojtek przyproszony, Małgosia? Wojtek przyproszony to jest znakomity, ale przysięgam, że nie wiedziałem, przysięgam. Wojtek przyproszony ma ksywę Szczapa. Jest dwumetrowym przystojniakiem, lekuteńko przyproszonym. Nie widzieliśmy się 5 lat. I jest przyjacielem Sławka Sztama, wnuka Feliksa. I przyproszony w ramach komplementu po moim udziale w kafe futbol u Matiego Boskiego. Już wtedy, bo teraz nie. No właśnie. I przyproszony wymyślił taki rodzaj komplementu. Mówi, a powiedz mi Marcinek, bo on mnie lubi i mówi tak do mnie, wiesz. Powiedz mi Marcinek, a czyj to był program? No, to pamiętasz to skurczybyku, ten komplemencik? Tak, tak. A panie... Ja właśnie dzwonię, żeby ci przypomnieć, nie wiem, czy pamiętasz taką historię, jak u mnie w domu oglądaliśmy ze Słabkim Sztamem właśnie walkę Goloty. Tak. I leżeliśmy naprzeciwko siebie i mówiliśmy do siebie, patrz, nie spuszczaj ze mnie wzroku, nie spuszczaj wzroku, bo to... Zaczynało się chyba o 5 rano. Tak, jeden drugiego mobilizował, żeby nie zasypiali jak ruscy żołnierze. Gdzie usiedliśmy, tak, tam zasypialiśmy, tak. Patrz na mnie, nie spuszczaj ze mnie oka, tak. Walka trwała minimalnie, a chyba na tej podstawie tej wizyty chyba tam sketch potem powstał. Nie, to pierwowzór powstał tam. To patrz na mnie, skup się, nie spuszczaj ze mnie oka, nie zasypiaj. Ale jednak ta główny pomysł powstał, mój drogi, u chłopa w domu. To nie mamy czas? Tak. Mów. Ja powiedziałem w brzegu na hali. Proszę nas zaprosić do domu, bardzo państwa proszę, ponieważ no, prawie nikt nie miał HBO. To takie czasy. Takie czasy. I ludzie poszli do domu. Antena była wielkości samochodu, nie? Bo tak, tak. I wyobraź sobie, Wojtku, że Małgosiu, nikt nie przyszedł. Ale na szczęście miałem drugi recital i przyszedł chłop. I zawlógł nas do domu. To była 22:50. I
I dość mocno zapukał. Otworzyła małżonka tego pana papiloty, już szła spać. I mówi... Ucieszyła się? No bardzo. Mówi, no witam. Patrz, pan Marcinek z kolegami. W 11 godzina. Zaprosiłem ich na walkę, wiesz? Kochanie, tak? Dobrze. Przeprosiła się o pierwszej, no bo czekaliśmy tam do czwartej. I zapytała, czy może ciasto zrobić. No tak, widzisz, tak, bardzo by się zaprzyjaźnili. Te baby, jak mówisz. I po tej porażce, Wojtku, wychodziliśmy tak jak od ciebie wtedy. Po prostu załamani, zmiażdżeni. Fajno, to trwało. Czekaliśmy na tę walkę prawie 5 godzin. Słuchaj, ale ja mam do ciebie jedno pytanie. Może przy okazji opowiesz widzom, bo to jest, są różne wersje, no ja w niej troszeczkę uczestniczyłem. Wojtek, proszę cię, mów troszkę wolniej, bo żebyś miał dykcję taką jak kiedyś, rozumiesz, żebyśmy cię złapali. Słuchaj, może opowiedz widzom, w jaki sposób poznałeś żonę w Bydgoszczy, bo to jest bardzo ciekawe. To jest fajna historia, prawda? Ja też mogę powiedzieć. Związana z McDonaldem i z tatą, który wówczas, to jest twój teść, który pracował. Wojteczku, Sławek Sztam nazywał moją żonę Frytka. No po prostu wyobraź sobie. Mój teściu, Ryniu, pozdrawiam cię. Mam najlepszych teściów na świecie, Małgosiu. Halinka, moja teść. To potwierdzaj, Wojtek. Potwierdzaj, jacy są Halinka z Rysia. I wyobraźcie sobie, mój teściu miał pierwszą złotą M-kę w Polsce. W Kruszwicy dodatku. W Kruszwicy pierwszy McDonald's. Wyobraź sobie. Kolejki to przypruszony, bo ja go tak nazywam. Przypruszony jakoś mi się bardziej podobało niż Szczapa. Całe Kruszwica, Bydgoszcz, mój Szczap. Koszmarne. I wyobraź, bo on był chudy, dlatego go tak nazwali. I mój teść, wyobraź sobie, był na moim... Na, moja Przyszły żona teść. Była moja narzeczona, moja obieg moich westchnień, bo tu mówiłem, że w pierwszej chwili oszalałem, była na moim recitalu w Teatrze w Inowrocławiu. I ja po prostu ją zobaczyłem i oszalałem. Ja znam tą historię, ale tak mnie interesuje teraz, jak facet stoi na scenie i dziewczyna siedzi w pierwszym rzędzie. To poczekaj. No. Nie, poczekaj. To ten pierwszy look, to jest co? Co widzisz? Nie. Cudna, wspaniała, fantastyczna, świetna. No, cały czas harlekin mówię. A czy patrzysz całościowo? Absolutnie. Piękna, cudna, piękne oczy, fantastyczna. Cudna, fantastyczna. Oszalałem po prostu. No. Wiesz, bo ja mam taką anegdotę związaną z Darkiem Michalczewskim. Kiedy w jednym z programów zapytałam go, kiedy kobieta wchodzi do pokoju, to na co pan najpierw patrzy? A Darek popatrzył na mnie i po namyśle zapytał, ale do jakiego pokoju? Nie byłem na tyle, mimo że jestem na granicy bezczelności, ale nie, to nie byłem taki odważny. Tym bardziej, że się przyznałem, Wojtku, no, do 3 lat po prostu, nawet nie kosza, tylko taki dorosły chłop i taki niewinny. No, przede wszystkim ona miała chłopaka i kategorycznie... Gentleman John Wayne. No, czyli ty rozbiłeś... Nie. No, nie. Wojtuś, właśnie jeszcze, powiedz, że nie. Jeszcze było coś takiego, że jak przyjechał kiedyś do Bydgoszczy, spóźnił się troszeczkę. To już trzeci raz. No ale nie, że się spóźnił na koncert, jeszcze nie było koncertu, tylko spóźnił się, nie zdążyli zjeść chłopaka. Jak była wtedy jeszcze ekipa 7 osób, bo to i Tadziu Krok, jeszcze był Zbyszek Seroka. I Marcinek dzwoni do mnie i mówi, Szczapa, załatw coś do jedzenia. Ja mówię, no dobra. Zadzwoniłem do Rysia Groberskiego, jego przyszłego teścia, który miał wtedy McDonalda w Bydgoszczy i mówię mu, Rysiu, tu potrzeba artystom coś przywieźć. On mówi, no to dobra, no to ja mówię, ile osób? No 7, no dobra. To była gdzieś 10 wieczorem i ja mówię, no to podwieziesz to? On mówi, no ale tu nikogo nie ma. A ja mówię, no i co teraz? Mówię, ale czekaj, córka moja tu jest i ona to przywiezie. I ona to przywiozła. Wojtek, ale ty nie mówisz o tym, że ty się potem chwaliłeś mi 19 razy tym, że byłeś autorem tego. Ale musimy powiedzieć tutaj stanowczo, bo ty to powinieneś powiedzieć, to ja sam to powiem, że ona zostawiła nam te ogromne, Jezu, jak pachniało, nie zapomnę, zostawiła nam te ogromne paczki i, no i powiedz co, pognała do domu. No to o czym ty, chłopie, mówisz? Śmiej się. Ona pojechała w pierony jasne. To już to... Pozdrawiam cię w takim razie Pozdrawiaj całą Bydgoszcz. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Pamiętam, jak śpiewałem, piąta rano... Pani Dominika, mogę jedno słowo jeszcze?
Tak. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Zresztą dzwoniłem nawet do Matego Borka za rozmowę z Tomkiem Golobem. Wspaniała była. Przy powrocie Tomka do Bydgoszczy rozmawiałem z nim przez 2 godziny przez telefon. On był zachwycony, ja również. Wielki szacun za tą rozmowę. Za rozmowę z Golobem oczywiście, a tutaj za rozmowę z Dańcem co? Będę nieskromna. Będę nieskromna, ale zacytuję Goloba, który powiedział, że ta rozmowa tutaj w kanale sportowym otworzyła mu drogę do nowego życia. Usłyszeć coś takiego to jest... Cudo. Dziękujemy panu. Słuchaj, właściwie ty... Ale że przeproszony zadzwoni, robi się z tego, wiesz co, robi się z tego taka nie chcę zachwycać się, rany boskie, że to my się tu zachwycamy, ale robi się z tego taki cudowny wieczór, jeszcze taki wspomnieniowy, wiesz, jeszcze rzeczywiście autor pomysłu, ale jak słyszałeś, jak się zaśmiała Franca, że pognała do domu Dominia? A ty się ucieszyłeś, no. Nie, ja byłem załamany. Załamany byłem. Ale wiesz, jak mówiła moja babcia? Że jak tam ktoś mówiła, dzisiaj to dziewczyny, a moja babcia zawsze mówiła, zawsze były porządne dziewczyny i byle co. Tak, mówiła, słuchaj, właściwie dlaczego ty nie zostałeś dziennikarzem sportowym? Marzyłem o tym, chcę powiedzieć, ile miałem szans. Korzeń. 4-krotny złoty medalista. No to dalej gadać o Robercie byłoby szczytem bezczelności z mojej strony. Czy ty wiesz, że on dał mi tak normalnie podotykać te złote medale, potem odwiózł do banku? No to ty jesteś taki trochę, wiesz, a ja jestem fanatyk. Ale bez mediów, rozumiesz, u niego w domu. I wyobraź sobie, że on wyczytał w wywiadzie, że moim marzeniem było bycie komentatorem sportowym. Czy ty wiesz, że zaprosił mnie do komentowania skoków właśnie w Zakopanem? A ja miałem wtedy recitale zaplanowane w Londynie i odpowiedziałem, że oni tam nie znają przełożenia. Tylko tracisz wadium, parę tysięcy funtów. No i sobie pomyślałem, no nie mogę tego zrobić, chłopu. No bo sobie pomyślałem, matko boska, dorosły chłop i marzenie mogę zrealizować, żeby komentować. Drugie miałem marzenie, żeby komentować mecz tenisowy z Karolem Stopą. Karol Stopa wymyślił. Miał stopę ostatnio, zdaje się, Karol. No i wyobraź sobie, że też nie mogłem. I sobie pomyślałem, Karol powiedział mi drugi po tobie komplement, kiedy na turnieju tenisowym w Jaworze koło Bielska powiedział publicznie, ja tam gadam, mnóstwo komentuję, potem muszę grać, popełniam błędy na początku, ale jak chcą, żebym komentował, a ja żyję bardziej z tego, że komentuję niż że gram, prawda? Żeby nie stracić kontaktu z widzami. No i Karol powiedział, mam nadzieję, że się nigdy nie wyprze. No, brać mikrofon po Marcinie Dańcu, spory wysiłek, wiesz. I zaprosił mnie i też nie mogłem. Ale to już byłoby cudne, komentowanie meczu tenisowego. Wiesz co, ale muszę to spuentować, no bo tutaj pada... Przepraszam cię, Małgosiu. Tomek Kłos wypełnił wszystkie moje próżności, ponieważ jak odchodził, wymyślił mecz pożegnalny. Mati, boski Mati. I nie, Dańczyk... wielki Bór. Wielki, tak. Wielki Bór. I wyobraź sobie, on, klasyczny komentator, a latający po murawie, jego kolega, nazwiska nie wymówię, żebyś nie wiem jak błagała. I ja pozazdrościłem sobie, pomyślałem teraz. Wbiegłem na murawę z moim mikrofonem i byłem komentatorem tym takim na luzie, kiedy były przerwy. Mati powiedział, ja nigdy w życiu bym nawet nie miał odwagi ci tego zaproponować, że tam lotosz po tym. Przeprowadzałem wywiad o pieniądzach, o lokatach z premierem Bieleckim. Normalnie udawałem, że się znam. Przeprowadzałem Eine Sprache tłumaczone, żeby młody sztur się nie popisywał. To było 15 lat przed jego wywiadem z Garu. Eine Übersetzen tłumaczone machen z Eine Podolsken spielen. I po prostu mam to nagrane i jestem normalnym komentatorem Małgosiu Sportowej. Ale wiesz, bo mamy już telefon, tylko jeszcze chciałam ci powiedzieć, że ty chyba jesteś jedną z nielicznych osób, jakie znam, które mają taką jasną wizję świata i tyle rzeczy do opowiedzenia, pozytywnych o sobie, a ludzie ci dają to prawo i ci wierzą, i cię kochają, bo wiesz, jak
ktoś za dużo, to już ciągniemy. Ale właśnie dlatego ty dałaś mi taką furtkę, bo powiedziałaś, że muszę być otwartym tutaj. Bo a generalnie jesteś? Chyba nie miałbym aż takiej odwagi. A jesteś? Ale to ja jestem odważnym człowiekiem. Czy ale jesteś nie, otwartym? Ale nie, otwartym bardzo. Tylko czasami, wiesz, żeby ktoś nie pomyślał, że się popisuje, bo tego bym nie zniósł. Jeśli ci opowiadam o kuleju, o moim drżeniu ręki przy powitaniu i z tym trelą, wiesz. Mamy telefon. Zapomniałem, ale jeszcze muszę powiedzieć, że kiedy byłem młodym chłopakiem, byłem lubańskim, byłem szurkowskim i byłem fibakiem. Mhm. Opowiadałem ci już historię, jak się spotkaliśmy z Wojtkiem. Rysiu był jednym z moich najlepszych kumpli na świecie. Był na moim recitalu z synem w Teatrze Komedia 15 razy. Mhm. Powiedziałem mu, Rysiu, nie mogę zmieniać dla ciebie programów. On mówi, nie szkodzi, zawsze jest inaczej. Mhm. Kiedy występowałem dla niego, napisał mi SMS-a, przepraszam cię, dziękuję, nie mogę mówić. Mhm. Kiedy Lubański, teraz robiłem taki program rok temu, dałem się smudze namówić, z przyjemnością zresztą, Przyjaciele na zawsze. Pomysł jest taki, że artysta zaprasza trójkę przyjaciół z liceum i odpowiadają na przedziwne pytania. I kto to był? To był Marek. No, ja miałem świetnego kumpla, mam Marka, Małgośkę i Grażynkę. Na nieszczęście one zobaczyły, w czym tkwi tajemnica pięknego wyglądu, bo je pomalowały tak jak mnie, zawsze do mnie dzwoni, Jezu, jak pięknie wyglądasz, jak pięknie. A to wszystko zasługa tych pań malujących. I wtedy one pierwszy raz były malowane przez zawodowczynię, wiesz. I wyobraź sobie, uzbieraliśmy 26 300 albo 600 na Muzeum Kantora, w moim rodzinnym Wielopolu. Tak, bo ty jesteś bardzo, ale słuchaj, to jeszcze wrócimy, dobrze, bo mamy telefon, bo chciałam powiedzieć o ale chcę powiedzieć o Lubańskim i zamknę się. Włodek Lubański na tym programie nagrał się, że się dowiedział, że ja na kolanach oglądałem jego mecze, zamknąłem oczy, odwrócony z Romą, 90 minuta, sama pajęczyneczka i powiedział... Ale jest Roma wtedy, tak? Roma, tak. Panie Marcinie, ja z kolei oglądałem wszystkie pana programy. Jak mi dał koszulkę, dychę na plecach, no to po prostu oszalałem. Mam tę koszulkę. Masz jakieś muzeum w domu, takie tak, małe. Tak, a jak się nacieszę tymi koszulkami, to potem je daję na cel charytatywny. Mamy telefon. I jeszcze się pożalę, bo jest aktualnie do marca przedłużona. Dałem koszulkę Kuby, którą od niego dostałem. Waszczykowskiego, tak? Tak, mój serdeczny kolega. Podpisał się Kuba i podpisałem się też ja. Czyli to nie jest koszulka Kuby, jak napisali, tylko koszulka Dańca od Kuby. I w tej koszulce możesz wejść na każdy mój recital dożywotnio za darmo. O, fajnie. Ale napisali, że koszulka Kuby. Nikt nie dopisał. Dobra, przepraszamy, panie Marcinie, już jest po orkiestrze, na szczęście. Byłem taki wściekły. Przepraszamy, przepraszamy. Koszulka Dańca mamy od Kuby. Mamy telefon. No proszę, tak. Dobry wieczór. Przepraszam. Dobry wieczór. Mężczyzna. Tak, słuchamy. Tak, słuchajcie. Pozdrawiam serdecznie. Tak, cieszę się ogromnie, naprawdę bardzo się cieszę, że się mogłem dodzwonić. Powiem wam, kto to dzwoni. A dzwonię... Przepraszam, muszę powiedzieć, kto to dzwoni. Jak się pomylę, to proszę mnie wywalić ze studia. Ale już? Nie widzieliśmy się od Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Patrzcie, mówiłem ci, jaki się robi wieczór. No nie, no ten człowiek jest niesamowity. Kochani, ja z tego żyję, że pamiętam głosy. To jest przy telefonie, powtarzam, widzieliśmy się w Sydney. Jak mnie nie przekupisz, to powiem, jak cię wywalili ze stadionu. Kochani, dzwoni ze swojej posiadłości, nie byłem jeszcze, zapraszał mnie 3000 razy, najwybitniejszy polski maratończyk Tosiek Niemczak. Mylę się czy nie? O, nie wiem, co mam mówić. Marcin, no jak ty się możesz mylić? No, Marcin, nie, się nigdy nie mylisz. Nie mylisz. Poza tym... Tosiek, to jest taka przyjemność. Domagali, ten program jest wart 3,5 miliarda. Naprawdę. I co? Co chcę powiedzieć? No, pani Małgosiu, mogę tak mówić, skoro Marcin tak mówi, to sobie pozwolę również. Mam tą wielką przyjemność rozmawiania i słuchania tego programu poprzez mojego serdecznego przyjaciela Jurka Górskiego, którego pani gościła nie tak dawno. Jurek do mnie zadzwonił. Iron Man. Słuchaj, jest taki fajny program. Oni tam gadają czy nie gadają. I to wysłuchałem ten program. Właściwie tak jak gdyby spirytualnie się łączyłem, bo miałem to szczęście i przywilej losu,
że w tym dziwnym i szczęśliwym happy endzie Jurka Życia, właściwie nie happy endzie, no właśnie, bo myśmy panu mówili wtedy, winiarze. Pamiętam. Tak, ale to zostawmy to, bo teraz Marcin. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo Marcin tu wspomniał nie tak przed chwilą o jego pasjach dziennikarskich, chciałby być sprawdawcą dziennikarskim. Więc na olimpiadzie w Sydney, nie wiem czy wszyscy, nie właściwie nikt chyba o tym nie wie, poszliśmy na mecz Polska-India. Polska-India. I Marcin, nie wszyscy wiedzą, że Marcin jest wielbicielem, szalonym wielbicielem hokeja na trawie. Tak. I wtedy właśnie ogromna, tak, to jest prawda. Ogromna ulewa i Marcin wtedy komentował do Polskiego Radia ten szalenie pasjonujący mecz. I nie zapomnę tego do końca życia. Marcinku, pamiętasz to oczywiście. Ale przepraszam cię, bo chcę ci powiedzieć, co zrobił Tadek. Tadek był przebrany przepięknie, biało-czerwono, przepięknie. Byśmy mieli tylko szalikę, miał cudowną kurtkę, Poland na plecach, od kogoś tam uskomlał. I wyobraź sobie, on stanął przed 1000 Hindusek. I takie cudne, właśnie musisz być moim świadkiem teraz. On stanął przed tymi Hinduskami, one sobie pomyślały, a Poland, Polonia, będzie skandalo. A on tak stanął i krzyknął, Polska! A one, 1000 kobitek, India! Zaśmiali się wszyscy, taki pojedynek, ale elegancki. Tosiek, potwierdzasz? I on jeszcze raz jedzie, Polska! I one, India! I po dużej pauzie on do nich mówi, Indio! A one 15 sekund przerwy, Polska! To taka awanturka. Tosiek, i pamiętasz, tak, że niestety wywalili nas, bo było na widowni 1000 osób na stadionie mieszczącym 15 tysięcy. I co robi Polak? Najlepszy maratończyk świata swego czasu, Tosiek Niemczak, najlepszy biegacz niestety przy bojkocie Los Angeles, Bogusz Mamiński i Dańczyk. No to jak jest 1000 osób na stadionie 15-tysięcznym, to idziemy do loży, bo nie ma ani z Australii prezydenta, nikogo. I czy, Tosiek, pamiętasz, że nas wypieprzyli, mówiąc bezczelnie, z tej loży? Pamiętasz to? No ale daliśmy sobie radę z tym wszystkim. No daliśmy sobie radę, poszliśmy 5 metrów dalej i ten już zapomniał o nas. Ale wyobraź sobie, doczepić się, loża honorowa 200 miejsc, nikt nie siedzi i on... Give me ticket. Czyli nie wyglądaliśmy na VIP-ów. A to może komplement, nie? No nie, ale co sir, this, Niemczak, Tonio. Tak? Co chcę jeszcze powiedzieć, że właśnie, bo tak się dziwnie składa, właściwie dziwnie, fajnie, tak, taki tych okoliczności, bo z nami był również wtedy w Sydney Jurek Górski. Tak. I Tosiek, jeśli potwierdzisz moje plany, które mi podkradli, ale tylko dlatego, że się strasznie długo zabierałem. Otóż wyobrażasz sobie, Małgosiu, wymyśliłem początek filmu, że myśmy z Niemczakiem rozmawiali godzinami między zawodami. Tosiek też był na tym, gdzie Ziółkowski dostawał złoto. I jeszcze Polska. Naturalnie. Tak. I Tosiek opowiadał mi, ja ci opowiem tak jak Niemczak. Otóż na dworcu centralnym siedział narkoman. Taki bliski zeru. Mówimy o Jurku Górskim. Tak, bliski zeru. I Tosiek Niemczak przechodzi i nie wrzuca mu, czyli ja sobie wyobrażam ten film, Hollywood. Nie wrzuca mu do... Że idzie wybitny, nie wrzuca pieniędzy, tylko zostawia mu przepiękne buty Adidasa. I idzie dalej Niemczak. I ten go dopada. To cały czas patrz, jaki film. Ten go dopada i mówi, że nie rób sobie żartów. Mówi Górski. Po co mi dałeś tego? A on mówi, że ledwo żyje. A Niemczak... Pamiętasz, co mu wtedy powiedziałeś? No to jest film. Fabuła i historia. Ale nie, no cudo. Ja chciałbym zrobić ten film, tylko się spóźniłem. Ale panie Tośku... Ale przepraszam cię, bo Tosiek Niemczak powiedział, zostawiłem ci buty, żebyś biegał. I on te buty walnął, po paru dniach miał wyrzuty sumienia, że dostał takie piękne buty, zrobił 5 kroków i się przewrócił, za miesiąc 15 kroków, za rok za ten i młodzi fani, bo ten film tak trochę przeszedł. Mówisz, to było najlepsze? Czy... Kochani, Górski Jurek, dzięki tym butom Niemczaka, bo jemu, to jest skromny człowiek, Tosiek,
dzięki tym butom Niemczaka Górski zwyciężył w największych zawodach świata, gdzie się biega trzy razy maraton, rowerem trzy razy i pływa się trzy razy. Bo to Antoni, tak? Panie Antoni. Bardzo czuję się zaszczycona, że pan zadzwonił, bo to są prawdziwi bohaterowie, bo tu siedział człowiek, któremu pan... Uratował życie, uratował pan życie. To się wyłączymy zaraz. No się wyłączymy, bo chyba jest następny telefon, to się musimy wyłączyć chyba. Tosiek, ty jesteś u siebie w Ameryce? Tak, jestem i mam ogromne wyrzuty sumienia, że taka przerwa troszkę winna. A ja jeszcze muszę ci się przyznać, Tośku, muszę ci się przyznać. Popełniłem wielki grzech, mianowicie wróciłem przedwczoraj z występów na Florydzie. I grałem w Hudson i o tobie gadaliśmy, że mnie nie przyszło do łba zadzwonić, zrobić ci taką niespodziankę jak ty mnie. Hudson, St. Petersburg i Sarasota. I powiem ci z wielką dumą, że właśnie przekrój wiekowy 30 lat nawet nie miałem okazji pochwalić się Małgosi. 4 i 5 bisów w Sarasocie. Ale to jest chyba standard, nie? No ale 5 bisów? Bez przesady. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy, Marcinie, wszystko jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że to wszystko wyrównamy. Raz jeszcze świetny program. Pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy i do zobaczenia, mam nadzieję. Trzymaj się, Antonio. Wszystkiego dobrego. Mamy następny telefon. Rodzina? Musimy odebrać, bo to jest jakiś system, wiesz, to, że jest telefon, to nie znaczy, że on już jest, bo trzeba go odebrać. Czyli właściwie ty swoje całe życie zarabiasz na gadaniu, nie na sporcie. Znaczy, na gadaniu także o sporcie. Taksówkarz, który wiózł moją żonę, nie wiedząc, że to moja żona. Powiedziała nazwę ulicy, no a to dalej tam mieszka. Tak? No. A żeby pani wiedziała, jak mieszka. I on troszkę się zagalopował, bo mówi, i patrz pani, i wszystko mu zgodania. Po krakowsku, wszystko mu zgodania. I moja żona mówi, tu. Troszkę zagalopował, byłby przejechał. A to pani tu mieszka? A ona mówi, tak, jestem żoną Marcina Lesa. To tak ucikł, że pieniędzy nie wziął za kurs. Pieron, co? Pieron. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Co? Wszystko z gadania. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Dobry wieczór, panie Marcinie. Też radiowy mnie... głos ma. Tak, same radiowy głos. Nie, Adam z Warszawy, mnie pan na pewno nie zna. Ja na początku chciałbym pogratulować panu Marcinowi ponad 40-lecia działalności artystycznej. No ja jestem generalnie w takim wieku, że tych początków na pewno nie pamiętam, ale mile wspominam monolog o Gołocie, tak z drugiej połowy, myślę, lat 90. to było, no miałem pewnie te 10 lat. Mam natomiast pytanie dotyczące tego współczesnego stand-upu, bo wspominał pan dzisiaj, że rozmawia pan z młodymi stand-uperami, więc rozumiem, że siłą rzeczy trochę się pan interesuje tą formą komedii. Ale ja panu powiem, kiedy się zacząłem interesować. Kiedy Phil Rotter, to był Oxfordczyk Warner Brothers, on był dyrektorem HBO. I on po prostu, on mi powiedział, że ja robię stand-up. Ja zrobiłem taką minę, no stand-up, monolog, no. Gołas. Michnikowski, Kobuszewski, fa-fa-fa. Franceski, Przoniak. Wychodzi artysta i mówi. Gajos miał 35 minut, że pianista w łapach silny musi być. Łbem zarzuci. Pamiętam, nikt nie przychodziło nam do głowy, że to jest stand-up. Ale ja nie rozmawiam z młodymi stand-uperami, tylko mi koledzy donoszą, że nie zaliczają mnie. To dlatego tak chciałem się wyżalić, Małgosi, że jak nie przeklinam, to nie jestem stand-uperem, no. Po prostu. Jasne. Ja chciałem dopytać, bo myślałem, że z tymi młodymi stand-uperami pan rozmawia i chciałem zapytać, kogo może pan polecić z takiego młodego pokolenia. Nie, ale chcę ci powiedzieć, że młody chłopak, tutaj się tak mówi. Mama przyszła do mnie do garderoby. Moja córka nie zaśnie, zanim nie obejrzy pana programów przez 30 minut. A ta młoda dziewczyna, ile córka pani ma lat? 3. I wtedy jak poszła, to koledzy moi wymyślili historię Daniec i Disney. To cieszę się, że 10 lat masz i pamiętasz, ale resztę znaczy, trzeba... Znaczy teraz nie ma 10 lat, miał 10 miał, lat. Miał, od 10 roku życia. Bo przepraszam, że przerwę wyjątkowo, musiałbyś wtedy zapytać, a pan by nam opowiedział, jak to jest. Jak nie wiesz, ile masz lat, pokaż na paluszka. Pokaż na palcach, jak nie wiesz. W każdym razie trzeba zrobić tak jak ciocia Małgosia, że trzeba za karę wygooglać wujka. Tak. Przepraszam, jak pan ma na imię?
Adam. Panie Adamie, czy pan sobie wyobraża, kiedy byłem w pana wieku, modliłem się, żebym mógł zagrać z Krysią Sienkiewicz i z Basią Wrzesińską. Modliłem się prawdziwie. Miałem swój kawaret w Wieropolu z Krzyńskim. To Wieropolu od Tadeusza Kantora. Kantor i Daniec urodzili się w Wieropolu. Dlatego tak ochoczo zagrałem na to muzeum. Wyobraź sobie, chyba byłem grzecznym dzieckiem, ponieważ miałem przyjemność napisać moją wersję balladyny, gdzie Balladyną i Aliną były te dwie szpeniówy, a ja grałem Kirkora, który złamał koło odwozu, ale od Mercedesa. Na mostku, 600. I wpadam, one takie tam grały. Jezu, ja myślałem, że się uduszę. Jak one grały, te bidusie. I ja nagle mówię, to dawno nikt was nie odwiedzał, bidule. I one bez słów. Ale to kreacja, po prostu kreacja. I nagle mój Kirkor mówi, no to idźcie w las, dziewczyny, bowiem w lesie są maliny. Która więcej malin zbierze, panicz Kirkor tę wybierze. One razem, dawnoś nie był w naszych stronach, w Polsce soki są w kartonach. No to pani Bato, może to też jest... Ale to co? No to też proszę wygooglać, bo do tego zmierzam, że Adama nie było na świecie jeszcze ho, 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 żeby zobaczył szachy z wujciem Rynkowskim. Pani Lipińska zadzwoniła do mnie. Boże Narodzenie. W Boże Narodzenie. Dzień dobry, Olga Lipińska. Jezu, nogi mi się ugięły. Panie Marcinie, właśnie jestem po obejrzeniu pana szachów. Pionki, pięćdziesiątki. Król, królowa, Einkoma, nul. No to przepisy jak w całym kraju. Takich dwóch menelków graliśmy. Jestem zazdrosna, że tego nie wymyśliłam. Do widzenia, panie Marcinie. Do widzenia. No ale nie zatrudniła potem. No dobra, ale to co ty mówisz, to równie dobrze dzisiaj młody stand-uper może sunąć tym tekstem. Dziewczyny i maliny i to wszystko się zgadza. No ale to jest balladyna, no. Teraz ja jestem nieskromna, bo kogo grałam w balladynie? No na pewno, no balladyna na pewno. Nie, Alinę. Alinę? No, a żmiję. Tak, Alina z żmija? Balladyna. Jezu, ta porządna. No. Ta porządna. No to mało się, sam widzisz, powiedz mi, a jeszcze chciałam się dowiedzieć, bo bardzo był popularny twój ten stand-up Marcinka, prawda? Jak wychodziłeś z tym zajączkiem. Małgosiu, zwolniłem go na 8 lat, dlatego że dostawał większe brawa niż ja. Rozumiesz? Marcinek. ale poczekaj, Marcinek co nam opowiadał? O czym nam mówił? Patrz, jestem zachlipnięty, nie wiem, czy pociągnę dzisiaj, nawet nie będę kokietował. Adamie, popularność Marcinka, jest Adam jeszcze? Nie, nie ma, ale popularność nie Marcinka przeszła najśmielsze moje oczekiwania. Moja żona powiedziała, że jak wracała z Bachryjową z zakupów, amfiteatr w Szczecinie. A ja wyszedłem w czapeczce i w tym myślała, że chyba Sylwester marzeń. A wiesz, że Sylwester mógłby być cały czas ten sam, tylko zmieniać te, nagrać raz i zmieniać tylko rok w narożniku. Ciekawy jestem, ile my mamy w piku oglądalności, w piku. Sobie sprawdzisz potem. Ale wiesz, pik, w piku ile. No tak normalnie wyglądamy, ale w piku. Oczywiście żartuję. Pan Adam powiedział ponad 8 tysięcy. Żartuję. W każdym razie chcę powiedzieć ci bardzo ważną rzecz odnośnie tego, tych moich marzeń i tego Marcinka, że on mówił tak, że no, krytykował ewidentnie dzieci, prawda? A tymczasem okazało się, że dzieci zaczęły się stawać moimi największymi fanami. Czyli nie obrażało ich to, że tam mówię o tym, że łatwo dziecko może obwiązać całą rodzinę wokół palca. Jest pazerna. Karol Strasburger do mnie zadzwonił, że po 25 latach obejrzał Marcinka mojego. Byliśmy... No muszę być tak jakoś, wiesz, bo nie mogę pociągnąć Marcinkiem. No napisz, byliśmy z rodziną u agenta numer 1. I w familiadzie i agent numer 1 zadał pytanie tatusiowi, co ludzie robią w nocy. I tata chlapnął, śpiał. Dwa punkty dostał. I tak sobie pomyślałem, szkoda, że tata nie powiedział, kochają się, byłoby 69. No ale to skąd tata ma wiedzieć, że 69? No, to tak mi Karol dał do zrozumienia, że oglądał po ćwierć wieczu. A ja uwielbiam historię. Autotele, ale to chyba nie było w Marcinku Japoński Rycerz, czy odpowiedzi możliwe? Mintaj, Samuraj i to trzecie, pamiętasz? Nie, ale to mówisz oryginalnej. Nie, tak. To tam, co ludzie zdziwiają takie rzeczy, że żywa pułapka na myszy, na czy litery, na k.
kot, no. Widzisz, blondynka, wiadomo, mamy telefon następny. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marcinie. I tak pierwszy tekst, a propos Marcinka, to nie plunkać. A, tak, tak, tak. Rzeczywiście już zapomniałem. Nie plumkaj. Tak, dokładnie tak. I ten Leśniak w tych okularach na kablu tak się udawał, że się przejmuje. Nie plumkaj teraz. Powiedziałem ci, żebyś nie plumkał. I było pół godziny, żeby nie plumkał, żeby nie plumkał. Mhm. Tak jest. Chcę powiedzieć, panie Marcinie, że jest pan King Kongiem stand-upu. I co tam młodzi mówią? Młodzi nie znają. A pan ile ma lat? A ile pan ma lat? 28. Młody chłopak. No widzisz. Tak, ale teksty o Pusi to jest kanon na każdej imprezie, także Pusiarz panuje, ale nie o tym. Nie wiem, czy pan, proszę mówić o tym. Dziękuję. To można by długo. Tak, dziękuję bardzo. No i Andrew Kaman też, no klasyka. Po prostu kto nie zna, niech żałuje. 97 rok Opole, tekst Kawaran. Ojej, nie Kawaran, tylko... Karawan. Karawan. Coś pan... Pamięta coś pan z tego może? Chcę panu powiedzieć, że to jest, jak pan zapewne wie, stary kawał. Historia zna przypadki na świecie, gdzie, no, przepraszam, na świecie, Stanisław Tym potrafi zrobić z 40-sekundowego kawału 15-20 minut. Ja świadomie to zrobiłem, ponieważ to było przed piosenką Piąta rano. Sikorowski, Piąta rano. Nikt nie napisał piękniejszej piosenki o wracaniu do domu. A jutro znowu idziemy na całość. I ponieważ, ponieważ oni chcieli, żeby była nie tylko piosenka, to wymyśliłem, jakiś miesiąc przed festiwalem w Opolu, wymyśliłem tę historię, że to będzie, pamiętasz Małgosia, ten karawan? Że normalnie jechali goście karawanem. Obaj mieli 3-0, siatkówka. 3-0 i nie chodzi o promile, o rezultat, tylko wynik. 3-0. Ale ja nie opowiadałem tego kawału od tego dnia. Ale jeszcze trzeba państwu wiedzieć, że rany boskie święte, 40 minut przede mną, Rewiński Janusz, ni stąd, ni zowąd, pierdyknął ten kawał. Spalił panu numer. To jest, nie, ale ja sobie, nie, ja sobie pomyślałem, Jezus, śnie, ale w 40 sekund. Uh-huh. I sobie pomyślałem tak, no przecież nie znam czegoś o, jutro znów idziemy na całość. Uh-huh. I sobie pomyślałem tak, ponieważ znam historię, że ktoś, mimo że ludzie znali, ale robił z tego takie tam, z którą, uh-huh, ja zawsze każdy dowcip zmieniam. Uh-huh. Pan Paweł z Pruszkowa. Pan Paweł. Każdy kawał zmieniam. Nawet ten, który trwa 15 sekund, u mnie trwa 5 minut i trudno. I proszę sobie wyobrazić, że ja byłem załamany, ale potem pomyślałem, nie, jadę. I zacząłem, jak pan pamięta, to nie tak było. I rzeczy... Opole weekend. Jak wory. Tak, tak. Wszystko jak wory. Opole weekend. I jadę. Ale widzisz, Małgosia, 3-0, ale nie chodzi o siatkówkę. Promil to dawka określająca zawartość alkoholu we krwi. Uh-huh. Dawka śmiertelna dla człowieka w encyklopedii francuskiej 2-0, wyłączając Polaków i Rosjan. No i tak się zaczęło, że oni jechali Opole weekend. I tutaj zagrałem tak na lekkim szmerku, gdyż jestem zwolennikiem i właśnie ustaliliśmy to już dawno, żeby nie było wprost, żeby... Zgubili tego gościa. I on po prostu spadł. Opalę weekend. I jechał facet na motorze. I przejechał tego gościa. Opole weekend. Tam cały amfiteatr, wiadomo. Panie Pawle, przysięgam, nie opowiadałem tego od 97 roku. I tam jest taka historia, no bo to jest bardzo długi kawał, ostrzegam was. To nie wiem, jak to. Najlepsza jest puenta. Tak. I jest taka historia, że ten na motorze przejechał tego gościa. I sobie myśli tak. I jestem po prostu dość mocno zmęczony. On też. Przejechałem na Opole weekend. To teraz już Opole weekend, jak widzowie będzie mówił Paweł. I ty. I on, ten miał 4-1 hokej. Przejechałem. Opole weekend. I jestem na motorze wstawiony. Bez kasku. Przerąbane. Opole weekend. Weekend.
Już domagali jest, Pawle, wcześniej niż ty, widzisz? I teraz sobie myśli tak. Za płotem jest jednostka wojskowa. Opole. Weekend. Weekend. Żołnierze wszyscy na pewno. 6-1. 6-1 tenis, pierwsza runda. 6-1. Jak ja go przerzucę na wojsko, a każdy jest tam na pewno zrobiony, to będzie na wojsko. I zrobił, jak obiecał, przerzucił tego gościa. 6-1. A wartownik mocno umęczony patrzy, leci niezidentyfikowany obieg latający. I wyrecytował stój służba wartownicza, ponieważ to było w nocy, stój kto idzie i trzecie stój będę strzelał. Tamten się nie ozywa, no to ten go sprawdził cały magazynek, 30 sztuk, 2,3 sekundy uwalnianie pocisków całego magazynku. I patrzy, facet się nie rusza i sobie myśli tak, jestem umordowany 6,1. Opole weekend? Weekend? Opole weekend. To ja po prostu, żeby nie było na mnie, walnę go na szosę. Wszyscy są po prostu załatwieni. Opole weekend. Będzie na Opole weekend. I przerzucił tego gościa. I jechali goście z pogotowia. Opole weekend. Opole weekend. Oni mieli tak siatkówka, tiebreak 3-2. I przejechali tego gościa. Ty, przejechali mnie gościa. Ronbos będzie na nas. To bierzemy go, weźmiemy go na nosze, będzie na wypadek, że opuścił, że uciekł. Zawieźli go do szpitala. Ordynator 4,1, lekoteńko, może być Opole niechotę. Weekend. Opole weekend. I mówi, dajcie go na stół. Operacja trwała 3 godziny. Już mocno wytrzeźwiany pan ordynator, a ci przestraszeni tam czekają. On podchodzi do nich i mówi, Opole weekend, ostatni raz przywozicie mi pacjenta w takim stanie. Będzie żył. Najlepsza puenta. No i panie Pawle, tak jak się nie zebrałem z Ironmanem, wiedząc 80. Ranebowskie rok, Krzysty, czyli wiedząc Sydney, 80. rok. Tak? Sydney. 80. Tak, 84 Ateny. Czyli jak się spóźniłem z tym Ironmanem, wiedząc pierwszy od Tośka Niemczaka, genialny pomysł na scenariusz, tak samo tutaj, no przecież to jest, nieskromnie mówiąc, przypomina nam ewidentnie ciało, prawda? Mhm. Tak mówiąc, bardzo nieskromnie. 97, a ciało powstało w 2000 tam chyba 10 czy coś takiego. No. To tylko pytanie i zwalniam linię, panie Marcinie. Dlaczego kabaret, jeśli tak jest pan uzdolniony sportowo? Skąd i kiedy się zaczęło? I tylko powiem, że szapoba, jest pan King Kongiem i trzymam kciuki, zdrówka. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję, serdecznie. Pawle. Dziękuję. Dwie pasje ścierały się, Pawle, ze mną bardzo. Bo ponieważ już się chwaliłem, że się zapowiadałem jako dobry piłkarz, to marzyłem na Śląskim, żeby wyjść z 10 na plecach. Ale też równocześnie marzyłem o tym, żeby występować na scenie. A jak fajnie mnie zapytał, dlaczego kabaret? Bo chcę powiedzieć ci, że u Pietrzaka w tej dobrej Egidzie. Nigdy nie będę mówił o zarabianiu pieniędzy w Egidzie. To coś więcej, Przoniak, Frączewski. Gajos. Pietrzak, Gajos, Szczepkowski, Kobuszewski, Sienkiewicz, Ranebowskie święto i młody Dańczyk. Więc Kobuszewski mi powiedział najkrócej jak to możliwe, a ty wiesz, że ty byś mógł zagrać nie tylko. Tak mu powiedziałem. A Brusikiewicz, przecież ja grałem też, mało kto pamięta, grałem w Szerszeniu. Nikomu nieznany Dańczyk. To Brusikiewicz mnie zapytał, panie Gierego, pan jest po warszawskiej czy po krakowskiej? Ja mówię, no po krakowskiej. To widać, wie pan. Ale ja sobie myślę, Jezu, jak to widać? Ja o AWF-ie nic nie mówiłem. I mówi mi, globisz i tu dym na to. Ja mówię, nie, panie profesorze. Jeszcze mu wtedy pomagałem, to on zmęczony, chory. Te zastrzyki, ta marynarka tak. I on mi mówi, panie kolego,
Ale ja jestem profesorze po AWF-ie, nie po teatralnej. I on tak patrzy na mnie, to jest kategorycznie niemożliwe. To są takie chwile. No i tak po prostu pomyślałem, że rozśmieszam kolegów w przedszkolu, robiłem różne dziwne rzeczy. W podstawówce parodiowałem nauczycieli od gestów wszystkich, które Ale uczniem robią. Byłeś jakimś słabym raczej, czy dobrym? Parodystą? Uczniem. Uczniem byłem znakomitym, no Małgosiu. Czekałam. Ale Małgosiu, prowokujesz, bo wiem, że... Pawle, wszystkie świadectwa w podstawówce od dyrektora szkoły na apelu. Gośka, Ozga i Daniec. Same piątki. Opuściłem się w liceum, ponieważ tak bardzo uwielbiałem występować na scenie, że już w sobotę wtedy się szło, jeszcze w sobotę do szkoły. Pamiętam. Chryste Panie, kto to wymyślił? I wtedy było dobrze. Mamy następny telefon. I Pawle, kończąc, marzyłem, żeby występować na scenie i żeby występować, żeby być sportowcem. I moja mamunia, kiedy się dowiedziała od wychowawcy, że jej syn, czyli ja, mam 600 godzin nieusprawiedliwionych. To niezły byłeś. Chryste Panie, 600 godzin. Powiedziała, musisz coś wybrać. No i wtedy wybór padł na Stasia Świrada, niestety świętej pamięci, Dom Kultury, solfeż, gitarka, perkusja. I tak to poszło. I talent. Ale jeszcze spróbowałem na AWF jednak do Krakowa. No, no i tak to się stało. I tak to się stało. I Bogu za to dziękuję. Mamy Ale mamy następny telefon, tak. Żebym nie przegadał. Dobry Dzień wieczór. Dobry, pani Marcinie. Witam. Dobry wieczór, pani Małgosiu. Dobry ja mam wieczór. Pytanie. Też mówi pani Małgosiu. A propos tego bycia komentatorem, o którym pan mówił, że miał pan wiele propozycji, ale nigdy nie udało się tego zrobić. Tak. Czy dalej ma pan taką chęć, żeby to zrealizować? To jest przecudne. Jak masz na imię? Bo też młody chłopak. Antoni. O, drugi Tosiek. Drugi Antoni, dwóch Adamów. Tosiek, to pytanie zmusza mnie prawie do apelu. Tak, oczywiście. Potwierdzam, może ogląda Korzeń, może ogląda... Ktoś, wpływowy. Może Mati ogląda. Borek. Nie, Wielki Bór. Wielki Bór. Tak. Ja również apeluję. No, widziałbym z Wielkim Borem duet. Marzę o tym, na przykład z Borkiem, żeby on odpowiadał za te 30 tysięcy nazwisk, które ma tu, że ten na prawo, a ten na lewo. Ja też tam a ten piętą, a tam pamiętam, tak? To jest imponujące. I żeby być tak, no, niewiarygodne, ale ja pamiętam Matiego z Dębicy, no, kiedy prowadził imprezę. Ale on też mógłby być aktorem, zgodzisz się? Mógłby być. No ale został komentatorem na chwałę Bożą i Dębicy. Aż tak? I was, no, jest świetny przecież. Więc ja chciałem, jeśli słyszy mnie Mati w Tajlandii czy w Indonezji, to marzę nadal o tym, by być komentatorem sportowym. Tak, gdyż zaprasza mnie do tego programu 30 lat i z wielką przyjemnością ucieszyłem się, że rok temu wymyśliła mnie pani Małgosia i mówiła o tym bardzo stanowczo, że rok przed wyjściem przed kamerę, żeby nie było, że już nie miała kogo. Nie, nie, słuchaj, to mi nie grozi, ale tutaj pan Adam powiedział, że u Matiego piąta nad ranem, więc... Się wchodzi na antenę? Nie, jest teraz. A jest teraz? Bo myślałem, że oni tak późno zaczynają. Jeszcze jakieś pytanie? Chciałbym jeszcze panu podziękować, bo wszyscy panu dziękują za gołotę, a ja chciałem podziękować przede wszystkim za występ o Mundialu w 2002. Ponieważ miałem wtedy 2 lata, a mimo tego... Przebiłeś tę dziewczynkę 3-letnią. Pan Marcin taki bardzo przystępny i w fajny sposób przybliżył mi ten mundial. Ci, prawda, Koreańczycy, którzy biegali między nogami. Tak. Ale wybiegali. No, wybiegali. Chajcunul. Chajcunul. No, mikroprocesorki, co tam się lunie? A to tam miało być miodzio. Nie, miodzio to 2012, tak? Tak. Miodzio. Teraz na balu piłki nożnej powiedziałem, że wybierzemy trenera, potem trzaśniemy Rosjan, potem się trzaśnie Szwedów, Czechów bez różnicy, potem się w ćwierćfinale palnie Francję, w półfinale ale się sieknie Hiszpanię i żona mnie obudziła, mówi, cały czas śmieję się przez scenę. To wtedy miałeś takie różne rękawice, które były coraz mniejsze? To było po porażce już z Adamosem Boskim, gdzie mój sąsiad wchodzi do sklepu i słyszy najlepsze maszynki do golenia. Polecam państwu, ja, Adamos.
sąsiad mi przegrali tu pierwszy mecz, drugi, już za wszystkie zapasy poszły na całe mistrzostwa z rozpaczy. Wchodzę do sklepu i tam z głośników najlepsze bramy garażowe, to ja polecam Boski Adamos. I potem już niczego nie było w domach żadnego z kolegów i poszliśmy do sklepu i wchodzimy, a tam z głośników nasi wyjeżdżają do domu. To mój wybór, Boski Adamos. Taka gorzka puenta, mimo że bardzo lubię dla kibiców. Ale wiara kibica w Polsce jest... Wiara kibica w Polsce jest taka, że mnie nigdy nie możecie pytać o wynik. Bo choćby jechali nasi w 4 osoby na Marakanę z Brazylią, to zawsze będę mówił, że wygrałem. Czyli rozumiem, że ty uważasz, że baraże przechodzimy i jesteśmy w Katarze. Małgosiu, mnie niepotrzebny jest zdrowy rozsądek, rozumiesz? Rozumiem, bo to jest piękne właśnie w emocjach kibica. Ale na co nam zdrowy rozsądek? No zdrowy rozsądek każe, jeśli pan jest zołza, jeśli pan nie wiedział, jakie znaczenie, bo ja tak kiedyś mówiłem do Łeba, który zabrałeś na mistrzostwa, dziadu, gwizdząc jakiś wątpliwy faul w Austrii. To pan jest Souza, może pan zarabiać 4 miliony. Co za, nie wiem jaki to był przepis, bo tak się nie robi. Nie może nauczyciel przed maturą odejść. Po prostu nie wolno było panu tego zrobić. Dlatego jeśli pan nie wiedział, że to jest ważny mecz, to powiem panu, że mój Stasiu, dobry znajomy, ja nie mogłem, bo dostałem 2 wejściówki, i Stasiu pojechał na mecz Polska-Węgry. I koledzy robili sobie żarty, że Daniel ci dał, bo mecz bez historii. I Stasiu nabrał powietrza i szkoda, że pan, panie Zołza, tego nie wiedział. Nabrał powietrza Stasiu i mówi, to był bardzo ważny mecz, bo jeśli Polska by wygrała, to bylibyśmy rozstawieni. I jeśli senioros Portugalos, Zouzos, nieznantos, przepisos, to gdybyśmy wygrali, to mecz byłby na narodowym 56 tysięcy, jak to mówi mój sąsiad, people, i razy 200 zł bilety, 10 milionów pan Stasiu, pan Franiu z Polskiego Związku przejechałby takim traktorkiem z przyczepą i nawsypywałby 10 milionów. Nie chcę mi się liczyć dokładnie, będzie jeszcze jakaś tam końcówka, 56 tysięcy po 200, to ponad 10 milionów. A pan tego nie wiedział, a Stasiu to wiedział i wrócił do Krakowa mocno rozczarowany. Dlatego mecz będzie w Rosji, będą nam mówili co 30 sekund, że i będą, podobno już nie na Łużnikach. Że będzie zmiana, gdzie tu, nie na Łużnikach, a nie Dynamo na Dynamie. Kijew. Na tym, i tam Dynamo będzie na Łużnikach 80 tysięcy chyba. No to dla nas lepiej. Dzwońmy do Maciego, ile to tam, będzie wiedział ile. Ale dla nas to lepiej, że najmniejszym. No nie, Rosji? Że najlepszym. Nie, Małgosiu. Największym, że będą krzyczeć? Nie, ale Rosjanie. No Rosjanie. Nie, nie. To on powinno być na narodowym, od hymnu. No ale nie od ma. Tego, no to właśnie, Zouzos. Adios. Ale Souza wygrał ze swoim Flamengo, czy jak to się tam nie, nazywa, 3-0. Nie, grają i są niezadowoleni. Nie, 3-0, pierwsze miejsce. Ale bardzo, nie, pierwszy mecz. Wygrał 3-0. No, ale pierwszy mecz? Jest tak. Tak? Dobrze mówię, panie Adamie? Panie Adamie? Bardzo dobrze. Widzisz? Panie Adamie, dobrze mówi Małgosia? Tak, bardzo dobrze. Ja czytałem, że są niezadowoleni. Ale byli, ale teraz wygrał to, że się szybko, thanks you for your question i wiesz, mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Że ludzie jeszcze nie śpią? No może i śpią niektórzy, a niektórzy nie. Dobry wieczór, nazywam się Kamil, dzwonię do państwa z Mazur. Dobry wieczór, pani Małgosiu, dobry wieczór, pani Marcinie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Mam takie dwie krótkie sprawy. Pierwsza to jest taka, panie Marcinie, wielki szacunek. Wygląda pan jak mój wujek Andrzej, dlatego pana bardzo lubię i szanuję od dawna. Wujek Andrzej, pozdrawiam cię. A druga sprawa, panie Andrzeju. Panie Marcinie. Andrzeju, panie Marcinie, już przepraszam. Pan mnie nauczył jednej bardzo ważnej rzeczy. Chodzi o śmianie się z rzeczy, które nas smucą. Pan miał taki monolog na temat walki Andrzeja Gołoty. Pamięta pan? No tak, tak. Mówiliśmy o tym już tutaj Boże, nawet na antenie. Jedyny, ile to mi smutku zadało jako dzieciakowi, a pan mnie nauczył się jednak z tego śmiać. Bardzo panu dziękuję. Jestem dumny. Jestem dumny, a chcę panu powiedzieć, że mojemu koledze z nerwów, z Riddickiem Bow, gdzie byliśmy na tym meczu u tego pana, który pani tam piekła ciasto, z nerwów popękały w oku żyłki. Czyli nigdy w życiu chłop tak nie stresował się, że nie chroniczne. Czyli wyobrażacie sobie jaka, no to ty to wiesz, bo mówisz właśnie o tym zaangażowaniu, o tej fantazji kibiców. Jak trzeba było się dalece przejmować, gdzie ktoś by powiedział, no to przegrał i co tam przegrał i co tam. Którzy nasi, no rozumiesz. No.
I myśmy mu tak współczuli. To po prostu normalnie pękły mu z nerwów. Takich ogrom. Bo przecież wiesz, że Gołota prowadził 300-0 z Bo. I jeszcze Franca udała, panie Bo. Udał pan, bo suspensorium jest takie, że można uderzać, to udowodnił trener Gołoty, można uderzać kijem bejsbolowym mężczyznę w to bardzo niedyskretne miejsce. I nie czuje się, chłopie, żadnego bólu. Tylko pan przegrywał po prostu z tą ogromną różnicą i pan udawał. I pan jest po prostu komediantem. Geniusz, tam mówią. Cieszę się. Cieszę się. A Małgosiu, najważniejszą rzeczą na świecie są konkrety, jak wiesz. Jeśli chłopak dzwoni, mówi, że miał 2 lata i oglądał, to już nie jest rekordem ta dziewczynka 3-letnia. No ale już dzisiaj nie ma 2 lat i to jest fajne, że przy tobie został, widzisz. No to jest nie do kupienia, to jest nie do wyreżyserowania nigdy. Mhm. Dlatego tak mówiłem odważnie. Jeśli nie dowodzi się widownia autokarami, jeśli przychodzą i ja mam takiego fana na wózku, Kubę. Kuba, to jest jakiś cud, że ty nie dzwonisz, bo na pewno oglądał. Jest moim ogromnym fanem. Czy ty wiesz, że on był na moim recitalu ponad 200 razy? I on mówi takie rzeczy do mnie, że ja jestem mu potrzebny. Ale on jest z Krakowa? Z Bielska. Z Bielska. Jeździ na wózku inwalidzkim. I wyobraź sobie, ja go ochrzaniam. Mówię, Kuba, co ty gadasz? Jak to ja jestem ci potrzebny? Ty jesteś mi potrzebny. Mhm. Bo kiedy widzę, że się dokaraskasz na mój recital, ile to go kosztuje zdrowia, to nie wymyślam koloru ręczników w garderobie. Lustro jest pęknięte, niech sobie będzie, byle wyszczuplało. Ale zgadzasz się, bo... I przepraszam cię, bo chcę powiedzieć, że on się już czasami boi do mnie zadzwonić. Mhm. To dzwoni do menażerki. Cześć, Danusia! Gdzie gracie dzisiaj? A ona też wie, że jest z Bielska. I z taką satysfakcją lekko figlarnie mówi, w Gdańsku! Dobra, będę! No wyobraź sobie, to jest nie do kupienia. Mhm. Czy się zgodzisz przy tym twoim doświadczeniu, tylu latach opisywania świata, ludzi, naszych emocji, że właściwie sport i ci ludzie, którzy tutaj wiszą na tych zdjęciach, King Kongi, tak. To jest i dlatego fajnie być w kanale sportowym i robić takie rozmowy, gdzie widzisz, że tam jest ta prawda, że to jest jeszcze coś, co nas buduje i trzeba się tego trzymać, bo bez tego to my naprawdę, wiesz... Gdzie jasny pieron. No nie jasny pieron. Cholery jasne, za nasze pieniądze. Wiesz, mamy telefon, ale bardzo mogę ja mieć jedną prośbę. Proszę, tak. Możesz... Bo ty masz taki stand-up, bo ja właśnie mówię stand-up, bo ty jesteś stand-uperem z Pięć gwiazd. Kiedy ty mówisz o tym, jak my się kłócimy, właśnie jak my nie rozmawiamy, ten mówi, że ten, tam. O, mamy. Mam to no. Natychmiast, nawet nie będziesz musiała prosić. No to już bo to jest tak. Właśnie charakterystyczne. Jedna krew, bo to już ustaliliśmy, że tam są. No tak. Jedna krew uroczystości 31 sierpnia. Szkoda, że nie mam kapelusza. Uroczystości 3, każdo inno. Pisiory idą na podtrzykrzyże na ranno, na 6. Platformiarze na sumę, na 11. Żeby się nie spotkały, się czołgają pod dźwigami. A niedobitki na niespory na 4 po południu. I to lotanie cały świat co roku nagrywa. I to, że tego lotania jest tyle, tam trzeba będzie jeszcze 1 000 000 razy pójść. Z szacunku do tego, co się tam stało. Tylko problem jest taki, że cały świat to lotanie naszych o różnych godzinach puszczo u siebie w telewizorach. I cały świat co roku się zastanowił, to kto to w Polsce się bił, z kim i o której godzinie. Koniec. Bo to Polska właśnie, nie? Jest taka cisza. Jest taka po prostu cisza. A siedzą ludzie różni. Tak. I nawet nie mam ambicji, żeby śmiech pochodził zawsze z wszystkich miejsc na sali. Nigdy się nie zastanawiam, czy moi widzowie są platformiarze, czy pisiory, czy lewarki, czy pesele. Lewarki to jest dobre. Lewarki. Mhm. Pesele, czy razem, czy osobno, czy zacofani, czy nowocześni. Ale czy ty to tam mówisz, ten powiedział, tamten powiedział, ten się obraził. A, to ten. Chcesz to? Tak, to proszę bardzo. To już byłoby piękne na deser. No to już i jest tak. Się. Jeden na drugiego zganio, ten się na tego obraził, tamten się z tym nie przeprosił, ten chciał tego przeprosić.
to tamten za granicę uciekł, ten znalazł na tego trzy tecki, tamten na tamtego półtorej strony, ten już swoją teckę spolił, ten go do ze, ten zrujnował Polskę, tamten go do ze zastął zrujnowano, a ten go do ze dopiero zrujnuje. Cię jasny pieron. No. To jest... Co oni robią, co oni robią? Co robią? Co za nasze pieniądze. Co robią? Co chcą? Co chcą, mamy telefon. O, widzisz? Dobry wieczór. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. A już dzień dobry, już jest po 12. Pan z Krzyżowa. Z Krzyżów? Tak. Z Krzyżów ten rzeszowski? Oczywiście. No to naprawdę pani Domagalik pomyśli, że nasłał gości. Tutaj no. Szczapa, Bydgoszcz. No. Oczywiście. Z Krzyżów, 18 km od Wielopola. Witam państwa. No jestem dumny. Od kiedy pamiętam, zawsze z rodzicami oglądaliśmy występy pana Marcina i nieźle się przy tym bawiliśmy. Więc stąd moje pytanie. Panie Marcinie, jaką uwagę pan przywiązuje do korzeni i jak często pan wraca w nasze okolice? Wielką. Natychmiast. I cieszę się, że... Ale to naprawdę ktoś pomyśli, że sobie poustawił. A ile pan ma lat? Czy ty... 31. Młody chłopak. Młody chłopak. Małgosiu, czy ty wiesz, że kiedy z Kostenką usiedliśmy do filmu? Z Andrzejem Kostenką. Tak. I panie Andrzeju? No, świętej pamięci. Czyli trzeci reżyser, gdzie się nie zabrałem szybko. Zaraz będzie odpowiedź o Strzyżowie. I czy ty sobie wyobrażasz, że chciałem w kawiarni w środku w sukiennicach? On powiedział, nie jest piękna, cudna pogoda. I usiedliśmy przy stoliku na zewnątrz i podeszło dwóch studentów, natychmiast prawie, po autograf. Ja sobie pomyślałem, Jezu, super, reżyser. Za chwilę dwie małe dziewczynki, za chwilę dwie nobliwe panie, zalotnie, nasz pan, uwielbiamy. Ja sobie myślę, nawet moja menadżerka, Danusia bez urazy, nie miałaby na tyle pomysłów, żeby napędzać. Teraz idźcie ten, teraz niech podejdą dzieci. Słuchaj, po prostu, a rozmawiasz z reżyserem o filmie. I to był cudowny scenariusz, cudowny. Miałem grać kabareciarza, który opowiada dowcipy za pieniądze w knajpie. A drugą główną rolę miał grać, uważaj, nie do pomyślenia, Andrzej Seweryn. Nie wiem, jak to się stało, to padło i Andrzej odszedł. Rany boskie. Więc o tym Strzyżowi chcę powiedzieć. No, ktoś pomyśli, że napędzają. On kazał. Ogromnie ważną dla mnie sprawą jest to, że urodziłem się w Wielopolu Skrzyńskim, bo kiedyś mówiłem w Wielopolu, żeby uprościć, to mnie podobno napadł tam jakiś ważny gość, a tablica była w Wielopole. Jak się zbuntowałem, że tablicę macie w Wielopole, a zabraniacie mi mówić Wielopole, żeby było kantorowe, żeby było bliżej, no to teraz zrobili. Jest ogromna Wielopole Skrzyńskie. Więc ja się urodziłem z tamtej, z tej strony kościoła, a kantor z tamtej, czyli 200 metrów. Wiesz, jak to łaskoczy moje próżności? Jak kantor żył, to mówiłem, że Daniec i kantor są z Wielopola. Teraz już nie mam odwagi tak żartować. Bardzo często bywam w Wielopolu, niestety, ze względu na bardzo smutną historię, ponieważ odeszła, i to w wieku 38 lat moich, moja mamunia, 59 lat, największa moja fanka świata. Co ty tak, co taka odstrzelona jesteś? Wychodzisz gdzieś? O, jest około 10 wieczorem. Nie, muszę ładnie wyglądać, bo mój syn występuje w telewizji. I miała takie recenzje zawiązane kokardką. Więc teraz najczęściej jestem po prostu w takich smutnych okolicznościach, rocznica śmierci 1 listopada. Ale zawsze pamiętam i to Wielopole tak trzymam mocno w sercu, ale i Dębice, i Strzyżów. Tam mam paru kolegów z AWF-u, koleżanki. W Strzyżowie mieszka zmarnowany największy talent siatkarski świata, Piotrek. Ty wiesz, o co chodzi, Łotrze. Najcudowniejszy trener Piwowar, trener Hutnika, jeździł i błagał go, żeby grał w siatkę. Wspaniały, cudowny. Najlepszy. Był lepszy niż Karbarz i Bebel. Może nie spotkał Antoniego. No może nie spotkał Tosia. Więc ten Strzyżów mam głęboko w sercu, a w Strzyżowie nauczycielką była moja najlepsza koleżanka na świecie, Małgośka, no, która wystąpiła tam w tym programie Przyjaciele na zawsze. Małgośka, nauczycielka chemii. Nie do uwierzenia, że można takie rzeczy wpruć na pamięć. To jest... Czy jeszcze ma pan jakieś pytanie, czy nie? Jest nowy. I jeszcze proszę przekazać panu ze Strzyżowa, że jeździliśmy na basen do Strzyżowa, gdzie Wielopole nawet nie mogło marzyć. Dopiero potem. W czynie społecznym, w moim rodzinnym Wielopolu... Jakie ty masz ciśnienie? Ja mam 120/80. Następny telefon.
Pracowałem jako ratownik właśnie na basenie. Mhm. Dlatego tak uderzył Strzyżów i to za bardzo przyzwoite honorowe. 31 lat. Młodzi, widzisz? Młody chłopak. Stand-uperze. Tak, młodzi ludzie dzwonią. Dobry wieczór, mamy następny telefon. Dobry wieczór, Pani Małgosiu, dobry wieczór, Panie wieczór. Marcinie. Kłaniam się. Panie Marcinie, oglądał Pan Puchar Narodów Afryki? Tak, ale o jest to tak o nieludzkich porach, że po prostu no, czasami rozsądek każe mi jednak wyłączyć, bo po prostu padam. Ale no, to jest, mam satysfakcję ogromną, że Pan o tym mówi, bo mówiłem 30... Bo w trakcie programu zakończył się półfinał. Rany boskie. No, no, to proszę powiedzieć wszystkim kibicom, jaki wynik? W karnej wygrał Egipt 3-1. I ten boski Salah, co on tam narobił? Salah nie strzelał karnego, z tego o, co pamiętam. To ciekawe. O, bał się. Nie zdążył. No widzi pan, czyli my tu gadu, pani redaktor, wie, żeby był Borek, to by od razu powiedział, że szybko się żegnamy i wio Puchar Narodów. Ale to spotkanie dla mnie jest tak cenne, Małgosiu, że sobie zobaczę z odtworzenia. Zwłaszcza, że ono jest bezcenne, w sensie, że nic, wiesz, zrobiłeś to gratis. No to już tak nie chciałem drugi raz. Aha. Ale w każdym razie dziękuję za ten meldunek. Jestem Pani dumny. Pani jeszcze jedną prośbę mam. Proszę. Prośbę mam jedną na koniec i się rozłączam, żeby linię nie trzymać. Nie. Proszę tam. Proszę przedstawić pana wizję na zdobycie Mistrzostwa Świata przez Polaków. Tą drogę, którą pan często w programach powtarzał. Tak. I na sam koniec proszę powiedzieć, Francją w finale różnie może być. Pozdrawiam kolegę. Dziękuję. To już nie chciałem tego. Dziękuję bardzo. Trzymajmy kciuki. A nawet pani Małgosia nie zrobiła takich oczu, o czym my tu obaj jakieś brednie o Mistrzostwie Świata przez Polaków. No, było strasznie blisko w 74. Ale kochani, mam prośbę do wszystkich kibiców. Przepraszam za ten taki mentorski ton. Doceniajmy oprócz pana Kazimierza, mojego wielkiego przyjaciela, pana Antoniego Piechniczka. To jest facet, który zaprosił mnie do pełnienia funkcji śmiechoterapeuty reprezentacji. Mogłem wejść w każdej chwili, żeby piłkarze nie musieli myśleć tylko o meczu. Byłem na zgrupowaniach, też za darmo, żeby ktoś nie mówił, a zdzierał jeszcze z Polskiego Związku. Ogromne pieniądze. I panie Tośku, zawsze walczę i nawet z kolegami z mojego AWF-u się kłócę. Wychwalajmy pod niebiosa Wembley, wychwalajmy wcześniej 2-0 i boskiego Włodka. Z 16 metrów zapytał go, który chcesz, chłopie, narożniczek. Miałem wtedy złamaną nogę, będę to pamiętał całe życie. I jeszcze ten Lubański, który mi daje koszulkę, tak się zakręciła męska łza. I Wembley. I kochani, pamiętajmy o sukcesach Górskiego i tej cudownej drużyny. Ale pamiętajmy, że trzecie miejsce na świecie zdobyli też piłkarze Antoniego Piechniczka. Pamiętajmy o tym, bo tak, ten ciężar gry przenosi się powiedz często. Powiedz mi, jak to zrobić, żeby ten poziom emocji, tej wiary, takiego zaangażowania, bo my szarpiemy w różne strony, ale prawda? To jest bardzo i piłkarze, proste. Małgosiu, i wszystkich. To jest bardzo proste. Nasi piłkarze muszą zacząć dobrze grać. To jest jak w teatrze. No, wiedziałem, że się zaśmiejesz, no specjalnie tak, to powiedziałem. No, to, co ona powiedziała, śmiałeś się przez sen. Jeśli aktorzy świetnie grają, to są kolejki po bilety, to są bójki o bilety, to są koniki. Wiesz, ja pamiętam koniki. Ja w Chorzowie. Pamiętam. Znaczy ja przed kinem. Ale przed stadionem były koniki. To ci powiem nieskromnie, że w Bydgoszczy u Szczapy przeproszonego facet do mnie podszedł. Jakieś bileciki? Po ile? Ja pytam. A wyciągałem coś z torbą, mnie nie poznał. Po ile? No i stuwa. Nie, to za drogo dla mnie. I poszedłem. I wyobraź sobie, że jeśli będą dobrze grać, to bez łaski. My nie będziemy musieli czekać 15 grać? Lat. A kiedy my będą? Się przechrzcimy na nich natychmiast. A kiedy? Kiedy to będzie? Mhm. Jak będzie 11 gości, tak traktujących swoją robotę, jak ten jeden pan, który gra na chwałę Bayernu Monachium. Mhm. Jeśli będzie 11, tak z takim podejściem do uprawianego zawodu. Bo to jest facet, który po prostu kładzie się spać. Ja nie znam osobiście Lewandowskiego, ale, no, ale jest to po prostu no, fajny gość. Jak ktoś chce mu dokuczyć, to tam mówi, jedną sytuację pokaż, kiedy minąłeś jednego. To ja panu chcę przypomnieć, już nie jestem menadżerem Lewandowskiego, ani jego obrońcą. Jeszcze jestem troszkę zły, bo nie nagrał pozdrowień dla szkoły córki, wiesz? Mhm. Tak między nami.
to przypomnę, że Oblak się popisywał, że w meczu z Polakami się nawet nie spocił. To przyjechał, mówiąc po krakowsku, do Warszawy i zobaczył na własne oczy, jak Lewandowski minął, jak Maradona, bez porównania fałszywego. Minął pięciu gości i panie Oblak sieknął panu tu pod bioderkiem, jak Janek Domarski. Na Wembley. Na Wembley, Shiltonowi. No to wtedy minął czterech i na piątego chyba wrócił. No więc proszę pamiętać o tym, że jednak nie jest to facet, który tylko dobija. No, parę goli takich zdobył. I nasi muszą uwierzyć, no i przede wszystkim trener nie może wstawiać prawego obrońcy, no i nie chce się tu mądrzyć. No. Nie można, jak można było wstawiać, panie Zouza, prawego obrońcę na lewym, lewego na prawym, tego, co nigdy w życiu nie grał tu, to postawić właśnie tu, chyba że już pan wtedy tam chciał zrobić niespodziankę Rosjanom. Brazylianę. Albo te Brazylianę, albo Kazaczoka. Mamy następny telefon. Już jest za 25, 12. Panie Marcinie, na początku chciałbym podziękować za wszystkie tak naprawdę dobre chwile, za kabarety, za stand-upy. Ale chciałbym się zapytać, czy boli pana poprawność polityczna dzisiejsza? Czy takie stand-upy odnośnie naszego kochanego, jedynego Andrew Kaman, załat asfalta. Czy to teraz by miało rację bytu? Czy to by przeszło? Nie, nie. Dużo rzeczy by nie przeszło. Ja pamiętam żarcik, kiedy wetknął chustką, wyszła z synem na scenę. I się tak trzęsła. To ja wtedy właśnie miałem w monologu, że no to jak to czarna... No widzisz. No, że czarna wychodzi na scenę, nie wygooglała poland.com.pl, że w sierpień, że zimno. A mówisz o Whitney Houston. Wetknął chustką. Że zimno, wygooglam poland.com.pl, sierpień, zimno. Woda w Bałtyku do drinków. To byś wiedziała, że musisz mieć kożuszek i nie robić łaski, że występujesz. Bo przyjechałaś do kraju, w którym na Wawelu mieszkał król. I decydował, kogo Polska przyjmie do Unii, a kogo do NATO. No. Ale powiedz, to jest bardzo ciekawe pytanie. Piękne pytanie. A ty się autocenzurujesz, rozumiem, ja tak? Nigdy, pamiętam Zdzichę, blondynkę z Krakowa, wycinała mi prawie wszystko. Ja miałem 18 lat i pamiętam, jak do mnie później przychodzili młodzi kabareciarze i mówili, pan wie, że ja miałem taki program, wszystko mi cenzura wycięła. Taki dumny. A to nie jest, to nie może być powód do dumy, że ci wszystko wycięli. Musisz mieć swoją cenzurę, jeśli teraz można powiedzieć wszystko, bo panują poprawności politycznej. No przecież są takie teksty w kabaretach, że Andrew to po prostu, jakby to słyszał, to by zemdlał. Ja nie robiłem nigdy programów takich z obuchem, takim z kolcami. Mówiłem, chwaliłem się tymi rękawiczkami. Ale nawet jak mówiłem o słabościach prezydenta, to mówiłem wujciu Alek, a nie, że jakiś tam czerwona pajęczyna, czy jak komuch. Nigdy w życiu nie powiedziałem komuch, przysięgam. Nigdy. Teraz robię kabaret i to jest o prawych, o lewych, o lewarkach, o środku, o spodzie, o wierzchu. To jest, ale nie, żeby wszystko na pisiorów. Bo to jest, artysta moim zdaniem powinien być obiektywny i neutralny. Mnie to przychodzi łatwo, ponieważ nie jak jestem... Jak dziennikarz powinien być przezroczysty. No to czekaj, sens pracy dziennikarskiej jest moje ukochane. Jak grałem Lipińskiego w okularach, a Krysia Tkacz grała kurwiki w oczach. Boże... Renata Beger. No. To ona tam taka, on taki zalotny i ta Renia i te. I nagle się okazało, że jest kabelek. To jestem dumny z tej puenty. Ona kabelek, wściekła Renia. I ta Krysia cudnie zagrała. Kabelek. A tutaj z góry facet mówi mój tekst. Proszę już przestać z tym kabelkiem. Za późno na wyrzuty sumienia. No więc tam była taka historia, że ten mój kuszący ją mówi, sens pracy dziennikarskiej polega na gromadzeniu informacji o faktach, a nie ich kreowaniu. A ona, przecież to jest rej, na maturze to miałam. A on mówi, nie, to Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich. Mhm. Więc artysta moim zdaniem powinien być obiektywny i neutralny. Mnie to przychodzi łatwo, ponieważ nie jestem przez nikogo sponsorowany. Unikam występów pro, za, anty, świadomie, nigdy. Daje to wolność, prawda? Tak, to da pełną wolność. Marcin, jest za 15.12. Nigdy w życiu nie pomyślałem, sytuacja u Adama. Ale mamy pewność, że tam jeszcze są ludzie, którzy nas oglądają. No. No to jest fascynujące. Nie na darmo podobała mi się ta formuła, że zadzwonił kolega, ten z Krzyżów tam, ten rodzinne strony. Po prostu cudo. Podjęłam taką decyzję, panie Marcinie, za pana trochę. Jest za 15.12, że odbierzemy jeszcze dwa telefony. Może proszę być? Tak. Okay? Tym bardziej, że kopię panią Małgosię już od godziny. Nie mów tak, bo oczywiście to jesteś wiarygodny. Oczywiście żart, mogę siedzieć do rana. Ale słuchaj, to nie jest tak prosto, bo to tak ludzie mówią, tak sobie tutaj powiem, tu sobie wymyślę. Człowieku, ile ty pracujesz, wiesz, koncepcyjnie? Jak długo ty wymyślasz? Nigdy w życiu, a to jest przepiękne pytanie, nigdy w życiu nie napisałem niczego na kartce. Nigdy. Największą moją zmorą jest to, że trzeba napisać scenariusz dla telewizji. Choćby, mówiąc banalnie, żeby mieć się z czego rozliczyć. Ale, mówiąc poważnie, głosy z OFU, didaskalia, praca kamer, półplaybacki. No nie, no, musi być scenariusz. Dobrze, ale tą proponowany story, skład wykonawców, potrzeby kostiumowe, Marcin, potrzeby rekwizytowe. To piszesz dwa tygodnie. Dobrze, ale story. Potem story, którą sobie ale tutaj z głowy cały czas wszystko, o czym mówiłem, mówię i będę mówił. No monolog o Andrew na początku, na drugi dzień miał 3 minuty. Mhm. Po tygodniu 17, no i docelowo i jesteś 40. Bezpieczny, bo rozumiem, że jak jakaś tam nagle tak zwana czarna dziura, to ty improwizujesz. Tak, wiesz, tak, sobie nie ma mowy, poradzisz. Przepraszam, to jest totalnie nieskromne. Następny telefon, nie ma mowy panie o czarnej Marcinie. Dziurze. Może być pan nieskromny, bo dużo tych telefonów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie pani Małgorzato, panie Marcinie. Ja nie dzwonię z panem, serdecznie panu podziękować, 30-letni. Też młody. To, co pan robi. Ja pamiętam na dwójce te skecze i cały czas tam żyję. Wielkim jest pan mistrzem i żeby panu jak najwięcej zdrowia, żeby pan nas do panu wypowiedział. Dziękuję serdecznie. Uderza pan w najczulszą moją strunę, ponieważ pani Małgosia nie pracowała wtedy w dwójce, to nie użyła tego słowa, ale to było w dwójce starej. I marzenia Marcina Dańca, ja nigdy nie mówię robiłem, bo chcę wam powiedzieć, że nigdy nie skończyłem. 17 odcinek był wiele lat temu. Ale chcę, żeby nie było huzia na juzia, że pisiory, to ostatni odcinek był za platformiarzy. Mhm. Ja tam zrobiłem żarcik z Dulskiej i Felicjan i Dulska wszystko ulokowała w Bambergoldzie. Wszystko. Ale wszystko dałaś. Pierwszy raz Felicjan przemówił. Jak to wszystko? Tak, wszystko. No to po pieniądzach. Ona mówi, no jesteś geniuszem, on mówi. To wtedy mój Dulski przemówił, że wszystko Bambergoldzie. Gdzie jesteś teraz? Przy kopcu Kościuszki. Powiedział, niech to wszystko szlak trafi, tak? I Małgosiu, dzięki panu, mogę nieskromnie powiedzieć, że zrobiłem wtedy z Czarkiem Pazurą, zrobiłem, parodiując Mrożka, zrobiłem, że siedzimy w piwnicy, jemy konserwy dla psów, no to tu Mrożek. Tak, to widziałam to. Ale puenta jest taka, że przychodzi pani ze Straży Miejskiej, ja to jestem dumny z tego skeczu, Marta Bizoń zresztą, przecudna, zawsze w nią wierzę, Marta Bizoń, świetna wiskomika, świetna. Tak rzadko występuje, skandal. I wchodzi strażniczka miejska, a oni tutaj flagi brytyjskie, tu dżinsy, porozpasani, piwo, ale... I ona mi, proszę panów, już jutro kończy wam się wiza pobytowa w Polsce, panowie Anglicy. No Małgosiu, i dopominając się braw, chcę powiedzieć, że miesiąc później był Brexit. Miesiąc po... To koledzy pytali, skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałem o Brexicie? Z głowy. No,
Z nosa, no. Bo to jest bardzo ważne, tak, żeby czuć ten... Kończy wam się wiza pobytowa w Polsce, panowie Anglicy. Mhm. Mamy następny telefon. Cudo. Dobry wieczór. Aha, bo chciałem, przepraszam, bo chciałem jeszcze sklamrować te marzenia. Nigdy nie powiedziałem, że nie, ale to już wcześniej tam nikt nie dzwonił i teraz nikt nie dzwoni. No, tak, żeby było sprawiedliwie. Mhm. Dobry wieczór, jeszcze raz. Dobry wieczór, Mariusz z Gorzowa. Z tej strony bardzo się cieszę, że się do państwa dodzwoniłem jako prawdopodobnie ostatni, tak? Gorzów, kiedyś stolica polskiego żużla. Gorzów, to ten? Pozwolę sobie dodać, że w naszej opinii gorzowian w dalszym ciągu stolica żużla. Dzwonię przede wszystkim jako zadeklarowany fan pana Marcina. Miałem kilka pytań tutaj ułożonych, ale tak... Póki panie Małgosia ma cierpliwość, proszę korzystać. Dobra. W takim razie chciałem się spytać, czy pan Marcin dalej nie posiada wizytówek swoich. A to piękne. To też proszę dać słowo, że się nie umówiliśmy. Bo to będzie odróżnie. Bo to będzie, ale proszę się nie rozłączać. A ja mam wizytówki, jak myślisz? Myślę, że nie. Otóż tak. Ale pan świetnie to wyłowił, bo to było, Jezus, ile lat temu. Gruza pisał felietony w Gazecie Wyborczej. I miał felieton poświęcony, ale to jest przez pana wszystko, bo to jest totalnie nieskromne. Gruza pisał felieton o wizytówkach. Pomiętych, pogiętych, dopisywanych. O, poczekaj, jeszcze tu. A nie, to nie ten. I końcówka. Są też, a przepraszam, proszę pamiętać, że w HBO wydrukowali mi 2000 na kredzie nieprzemakalnych w narożniczku HBO, Marcin Dainz. Jak waluta. Tak, takie co, jak waluta. Po krakowsku jak pieniądze. Taką miałem stertę. I co robi Gruza? Są też, jak to jest, są też artyści, którzy wizytówek nie potrzebują. Wykrzyknik. Przysięgam, nawet w 1% nie miałem prawa myśleć. To będzie pewno skromne, mów. No tak. Czy nie potrzebują. Czy wyobrażają sobie państwo, że dostają wizytówkę od Zbyszka Zapasiewicza, od Niny Andrycz, czy od Marcina Dańca? Jezu! Dobrze, ale wyobrażasz sobie? Zrobiłeś? No co zrobiłem? No, to przecież pan z Gorzowa doskonale wie. Wszystkie wizytówki wypierniczyłem do kosza. Momentalnie. I mówiłem od tego dnia, nie mam. Nie mam, proszę zapisać gdzieś tam. Dziękuję, że pan mi podpowiedział, bo tylko dzięki panu mogłem to... Chciałem się spytać, jak się czuje sąsiad w tych czasach pandemicznych. Bo ja wiem, że ten mityczny sąsiad gdzieś istnieje. Tam, on jeszcze istnieje, sąsiad? Żyje Fajne pytanie, świetne pytanie. Sąsiad powiedział, proszę pana, to, że pan chodził wokół domu, to dobrze pan zrobił. Tylko pan sporo stracił, bo świat idzie dalej. Czy wy sobie wyobrażacie, że on jak prorok, czy wy sobie wyobrażacie, że w Ameryce prawie nikt nie nosi maseczki? Rany Boskie Święte? No a mój kolega zapytał, ale co, ty mówisz maseczkę, ty ubierasz? Ja nie ubieram, on mówi. A co mam siebie przed sobą chronić? No takie podejście dziwne. Siebie przed sobą. To no, znaczy to, do łóżka też się mam położyć maseczkę? Ale my przyszliśmy tu z maseczka. No my przyszliśmy w maseczkach. I mało tego, przywitaliśmy się w maseczkach z panią Małgosią. No ale dobra, no i co ten sąsiad? No i sąsiad troszkę sobie robi żarciki. Robi żarciki. Straciłeś, bo? Nie. Ja straciłem do niego sympatię, bo rozumiem. On próbował tak mi z daleka chuchać. Sam się, o nie, no żarcik, uciekam, sąsiedzie, uciekam. Ale i tak podejrzałem go, że jedzenie zamawia żukiem. Nawet nie ma fajnym autem, tylko żukiem. Ogromnej ilości. Czyli on się izoluje, tylko się popisał na chwilę, a izoluje się na pół roku, co najmniej. Czy jeszcze jakieś pytanie pana? Nie, ale korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić moją najukochańszą pusię, która w drugim pokoju słucha i chyba się nie wierzy, że się dodzwoniłem. I korzystając z okazji, życzę zdrowia państwu i wszystkiego dobrego. No, tak jest. Dziękujemy. I proszę powiedzieć, że teraz w meczu z Rosją żadnego siedzenia w drugim pokoju. Masz siedzieć z panem. I korzystając z okazji, gdyby pan Marcinek mógł przekazać właśnie tutaj na wizji, że nie ma ważniejszej rzeczy dla faceta w tym kraju niż mecz reprezentacji Polski, to będę bardzo wdzięczny i zobowiązany. Jeszcze z Rosją. To wie pan. I jeszcze z Rosją. Jeszcze z Rosją.
No to, dlatego to... każda pusia w tego mówisz dnia, żadnego wychodzenia po galeriach, żadnego interesowania się obniżkami czy właściwe ceny. Siedzisz każda ze swoim niuniusiem i trzymasz go za rękę. Dokładnie tak. A pan jest młodym facetem, więc na pewno jest pan młodym żonkosiem. To niech, no, niech się pan... Jakby pan trafił. Niech się pan... Ile pan lat jest po ślubie? No więc staż w reprezentacji nawet nieroczny. No. Także piątkami nie zaszyfruje. Niech pan pamięta, młody żonkosiu, nie daj się zwieść i nie pozwalaj jej iść tego dnia na zakupy, bo jesteśmy od rana otumanieni. I nigdy niech pan nie mówi, kup sobie co chcesz. To jest ważne, bo one są takimi spryciulami, że powie pan, kup sobie co chcesz, to żmija ma 10 palców, a potrafi wrócić z 20 reklamówkami. No, no tak. No, proszę. Ale słyszę po głosie, że pan jest tak zakochany, że nawet jakby 40 tak przyniosła, to też pozdrawiamy żonę. Ale żeby nie, żeby była podczas meczu. Kobiety musicie być na meczu z Rosją, dlatego że jesteście mniej skażone. Ale Marcin, bardzo dużo kobiet interesuje się piłką nożną i... Ale jednak generalnie chyba nie tak dużo. Ale wiesz, to u nas, bo jak idziesz na mecz na przykład w Niemczech, tych... wiesz, wstrętnych niemieckie, na te niemieckie stadiony, to by jest tak dużo kobiet. I ale czasami wiesz co, to siedzi są na te, przykład... które się lansują. Ale wiesz? Nie, no ja nie tak mówię. Ale siedzi na przykład dziewczyna, która ma koszulkę Borussii Dortmund i obok siedzi chłopak, który jest z Bayernu. I siedzą. To ja ci chcę powiedzieć, że byłem na meczu Polska-Niemcy na Mistrzostwach Świata z żoną. To był jej drugi mecz w życiu. Bo ja powolutku... O, jak pan z Gorzowa jeszcze słyszy, a Pusia jest w drugim pokoju. Nie naraz, nie na halnie. Na dobra, razie w telewizji hymn. Ta klucha w gardle. Hymnik w telewizji. Potem do Warszawy. Nie mówić, po ile są bilety. Że kolega dał za darmo, żeby po prostu nie miaszczyć, że to Jezus tyle może kosztować. Taka głupota. I pierwszy mecz to był niestety, znaczy stety, Polska-Norwegia 3-0 Angel. I taka klasa z wyjścia, chyba najwcześniej w Europie. I właśnie te hymny, żona mówi, Jezus, jak cudnie. I na nieszczęście drugi mecz to był Polska-Niemcy u nich. I Jezus, 93. minuta, Matko Boska. Ale wyobraźcie sobie, że się chyba pomylili. Bo ja byłem dzięki królowi Gelwe. Byłem na meczu, niespodzianka taka, pojechaliśmy z żoną i sobie wyobraźcie, ktoś się rąbnął z biletami, my usiedliśmy, ja jeszcze miałem koszulkę Daniec i ona też, biało-czerwona, piękna, oryginalna. I siedzimy, a to jest żyleta niemiecka. Mhm. Ale było... Nie, okej, jeszcze Lucek Błaszczyk. Mój kolega, znowu jest element sportowy. Mhm. Najlepszy tenisista ping-pongowy po grubbie. Mhm. Mam nadzieję, że się Lucek nie obrazisz. To on też tam się plątał i go lubili, bo grał w lidze niemieckiej 300 lat chyba. Świetnie. I przeżyliśmy, ale jak strzelili nam bramkę, jak strzelili nam gola, patrz, sam rąbnąłem bramkę. W 93. minucie moja żona płakała tak, jak mała dziewczynka. Ja po prostu wybiegłem oszołomiony. Może dlatego nic nam się nie stało, bo jednak było tam do końca 30-50 sekund. Ale wybiegłem po prostu jak zranione zwierzę. Byłem taki wściekły. Było fajnie. I przynajmniej marzenia mielibyśmy jeszcze przez kilka dni. Ale wiesz, jest jeszcze jedno marzenie, bo mamy już naprawdę ostatni telefon, więc jeszcze proszę sekundę cierpliwości, że ty, to naprawdę jest jakaś fiksacja, biorę pozytywnie, tak. Ponieważ twoim marzeniem było, żeby twoja córka wyszła z reprezentacją Polski na stadion. Dopiero teraz, Małgosiu, to skandal. Ty, tak. Przyjaciółka Błaszczykowskiego, przyjaciółka wójcia Brzęczka, co wszyscy wypominają wójciu. No wuja, tak się stało, wuja. Jak krytykuje wuja, tak się stało, kochani, że czy się to komuś podoba, czy nie, Brzęczek był swego czasu najlepszym piłkarzem naszej reprezentacji, który zdobył bramkę na Wembley, no niestety w przegranym meczu, ale Citko Maruś, którego też pozdrawiam i zawsze się lubimy, Citko też zdobył bramkę, przegran na 1-0 zdobył bramkę, prawda? Więc wuja, no po prostu Brzęczek miał w genach piłkę i Kuba też. Więc kochani, pani jedna z naj...
ciekawszych dziennikarek historii naszego kraju. Proszę cię, nie pyta mów mnie tak o to, żeby... świadomie to mówię. Mhm. Pyta mnie o sytuację, która po pierwsze mnie wzrusza, po drugie będzie w książce, jeśli ją napiszę, o której mogę opowiadać 3 godziny. Ale postaram się najkrócej, jak to możliwe. To najpiękniejsze moje marzenie. Przeczytał w wywiadzie ksiądz Kostosz. W moim wywiadzie. Spowiednik Kuby. Z naszej fundacji. Tak? Tak. No proszę, widzisz, jaki świat mały? Mhm. Nawet nie wiedziałem. Przeczytał, że marzeniem Dańca jest, żeby Kuba Błaszczykowski, pamiętaj, nawet się nie śniło jeszcze o reprezentacji, stawiałem na niego od razu, żeby Kuba Błaszczykowski, chodziło mi o małą różnicę wieku, wiesz, będzie młodziuteńki, Kuba Błaszczykowski wyjdzie za rękę, on to fajnie nazwał, że to Wiktoria wprowadziła, Jezu, wyjdzie na murawę, a Wiktoria Daniec będzie miała tylko malutynkiego orzełka i takie króciutkie spory, tylko malutynkie geterki. I czy ty sobie wyobrażasz, on to wyciął jak fanka. I wyszła. I pojechał z tym do Kuby. I pokazał mu to w Dortmundzie. I, ale wiesz co, było tyle lat starań, że aż naprawdę, Kuba, nie zapomnę tego nigdy. I wyszła z nim i jeszcze trzasnęliśmy wzorcowo Rumunię. Ale to nie było, niedawno było, prawda? A to było podczas meczu Polska-Rumunia. Mm-hmm. I popatrz, jak to się wszystko złożyło, że ona teraz już by nie mogła, bo straż dziecięca, to się tak nazywa, no, musi mieć 12 lat wzrost, żeby nie był dominujący, wiesz. I my mamy, moja żona zrobiła plakat. To gdybym ja miał taki plakat, bo miałem Tomaszewskiego, Szymanowskiego z Mistrzostw Świata. Nawet Andrzej Fischer tam stoi i Kalinowski. Mhm. I oni stoją wszyscy, piękny plakat. To jak ja teraz patrzę na ten mój bidny plakaciusiuś, a tu jest Dańcówna i z wszystkimi King Kongami, ona tu stoi, moja córka. Po prostu miałem 4 metry wzrostu, jeszcze po prostu... Słuchaj, może wyjdzie za piłkarza, mamy telefon. Proszę. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Przemek z Katowic. Katowice? Ja mam 2 pytania na koniec. Tak jest, Katowice. Ja mam 2 pytania na koniec do pana Martina. Proszę. Pierwszy z nich odnośnie tego, co pan wcześniej wspomniał, czyli mówiąc w skrócie, pan nie chce się postawić po żadnej ze stron, jeśli chodzi o obecny taki konflikt polityczny. Zawsze tak było, zawsze, po żadnej. Jest, dokładnie. I moje pytanie jest takie, jak pan podchodzi do kolegów po fachu nie tylko, ale ogólnie do znajomych, takich szeroko pojętych, że tak powiem, branży artystycznej, którzy obecnie są po jednej albo po drugiej stronie bardzo mocno, czasem już wręcz bardziej niż politycy. Mam na myśli między innymi pana Pietrzaka po jednej stronie, załóżmy, nie wiem, panią Jandę po drugiej stronie. Jak pan do takich właśnie osób podchodzi obecnie? Wie pan co, no, dziękuję Bogu, że nie miałem możliwości spotkania się teraz, no to mówiłem o tej egidzie, tej... Wspaniałej egidzie. Tak, przecież w Krakowie, kiedy powstała egida, kiedy Pietrzak zapytał Piaseckiego, muszę to powiedzieć, Krzysia, ty powiedz mi, a masz kogoś w Krakowie jeszcze tak, żebym miał oprócz ciebie jeszcze jakiegoś Krakusa? I ta Franca mogła powiedzieć Piasecki, że nie. Ale mi się spodobał on, to zawsze będę to pamiętał, Krzysiu. I Krzychu Piachu powiedział, że taniec jest, bierz Dańca w ciemno. Mhm. No to jak chwaliłem się tą egidą Przoniakowo, Pietrzakowo, Gajusowo-Franceski. Mhm. No na pewno nigdy nie będę takim ekstremistą. Po prostu powiedzieli, ustaliliśmy, że artysta musi być, powinien. A ja wręcz twierdzę, że musi być obiektywny i neutralny. A poza tym nigdy nie wierzyłem w swoją misję zbawiacza świata. Przysięgam. Mhm. Nigdy. Nigdy nie wierzyłem w to, że mój program potrafi zmienić rządy czy prezydentów. Mhm. I żal mi tych, którzy w to nie daj Boże wierzą. Mhm. Jesteśmy po to, żeby dać widzowi chwilę dobrej zabawy, ale też po to, i tak zawsze robię, żeby pamiętał, że nie wszystko wokół takie śmieszne jest, ale uważam, że nie artyści, ja jestem pewien nawet, że nie artyści decydują o zmianie rządów czy prezydentów, ponieważ o tym decydują zupełnie inne mechanizmy. A ponieważ dzwonił jeden z panów i pytał o sąsiada, to piękna puenta. Mój sąsiad zawsze mówi, panie Marcinku, nachyl się pan. I tak się rozgląda, ma takie stare nawyki. Nachyl się pan, to przez te płoty. Szkoda, że jak są wybory, to nie ma takiej rubryki żaden z nich.
A pozdrawiam pana z Katowic. Wie pan dlaczego tak bardzo? Bardzo. Tak. Dlatego, że rozmawia pan z honorowym Hanysem, chłopie. Jorze chycił taką nagrodę 29 roków temu, chłopie. W Rudzie Śląski. Od Poloczka Grzesia, ty. Od Hankiego, od Respontka. Honorowych Hanysów jest, nie wiem, 30 może. W Europie. W świecie. W świecie. I mam ta nagroda z wągla, jak się ją chyci w ręka, to się robi tako czorno. I tak sobie wtedy myślę, jaka to jest ciężka praca. I ta nagroda, ona stoi koło telekamer, koło Meloników Charlie'ego i jest prawdziwie wyrzeźbiona w węglu. Mhm. I w klubie Pulsar, którego już chyba nie ma, dostałem tę nagrodę. Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze od Kuca. Tak? Od Kazimierza. Ja, to jest takie niewielkie wyróżnienie, a teraz przykładowo u nas, tak jak Kuc, Wielki Ślązek, on robią tak. Podwódkę, jeśli chodzi po śmierci w każdej możliwej kwestii. Ale przechodzę z powrotem na Polskę. Aha, jeszcze Polsce. Proszę pana, jeszcze, tak, że chycił w Katowicach, że chycił świra. No z początku, jak się dowiedział, że taka nagroda, to tak se pomyślałem, może udom, że nie mogę, czy coś. Ale mi się, to już mam dwa świry na półce. Jeden taki mało wyrobiony, taki nieśmiały studencki, a ten drugi już jest rozczapiżony z brązu, ten drugi świr. Także też mam dwie takie nagrody z Katowic, ty. Marcin, jeszcze jedno pan miał. Proszę, proszę. Takie pytanie, takie podsumowujące cały ten program, bo było tutaj podczas tego programu wspomniane kilka legend w różnych branżach, że tak powiem. Przechodząc od Krawczyka po Laskowika, cały kabaret tej, wielu aktorów, Prączewski, czy tam takich, którzy nie byli wymienieni, ale przykładowo w świętej pamięci Cholubek, Wilhelm i tak dalej. I moje pytanie do pana jest takie, czy pan uważa, że obecne czasy są w stanie wykreować kolejne tego typu legendy? Aż tak duże postaci, osoby, które są w stanie zastąpić właśnie tych, którzy odeszli. Bo często mamy do tej pory takie jakby pojęcie, że aktor młodego pokolenia i wymieniamy przykładowo Dorocińskiego, który już jest grubo po 40. Kabareciarzami jest podobnie. Jak pan na to patrzy? Wie pan co? Chciałbym bardzo, bo wtedy ja byłem 15-16 lat, jak pukał Kołuszewski, Telewidz, Obudź się, połowy żarcików nie rozumiałem. A może nawet byłem młodszy trochę. I potem wszystkie historie Gruzy i z Kabaret Starszych Panów i Dudek. To wtedy po prostu czuło się, miał pan rację, czuło się taką ogromną siłę, taką buchającą z ekranu. Musimy się modlić, żeby wyczyny większości trafiały do publiczności, bo miłości widza kupić się nie da. Nie da. To jest, żeby nie wiem kto jak stawał na głowie i ile miał benefisów. Hmm. Żeby nie wiem ile śpiewał My Way. Żeby nie wiem ile. Bo to zaśpiewał jeden King Kong i już raczej się tej piosenki śpiewać nie powinno. Ja się będę modlił, żeby po prostu pani Małgosia zaprosiła mnie. Będzie elegancką panią, za 40 lat będziesz miała... Nie, to będę już na Powązkach, bo tam mam wykupione... Nie, za 40 lat będziesz miała... 89 lat. 140. I ja będę elegancki, nobliwy daniec i zadzwoni ktoś i powie, czy pan pamięta? Oczywiście nie, to pamiętam. Już na pan przejdziemy? Pamiętam Małgosię wtedy. Ale przejdziemy na pan, nie będziemy... Wtedy będziemy sobie mówić, no już no będziemy nie. Nobliwi. Marcin... Ale panu z Katowic dziękuję i proszę pozdrowić wszystkich na siostrę. A ile pan ma lat? Ja mam 25. Młody chłopak. Bardzo dziękuję. Miałem mieć jubileusz młody chłopaku z Katowic. Miałem mieć jubileusz w Domu Muzyki i Dańca w Zabrzu, bo tak bezczelnie nazywam tę salę. Ale nie będę panu kto zawalił, ale w książce na pewno to za 20 lat, jak mi się będzie chciało, jak będę miał więcej odwagi, to napiszę. Jak nie doszło do mojego recitalu. Jeszcze mam kostiumy na ten recit. I panu i wszystkim tutaj widzą, żeby doszedł, że tak powiem, do skutku ten pomysł z komentarzem jakiegoś spotkania czegokolwiek, bo myślę, że jest to jak najbardziej do zrealizowania, przykładowo z Mateuszem Borkiem, także myślę, że warto taki pomysł tutaj, że tak powiem... Chciałam powiedzieć, że to mój pomysł. ...jak cały kanał sportowy, bo myślę, że nie powinno być jakichkolwiek problemów. Więc dziękuję.
Super. I do następnego. Super, dziękujemy bardzo. Fajny, sympatyczny gość. Bo wiesz, sport ma jeszcze coś takiego, że jak nie jest uczłowieczony, to tak jakby go nie było, no prawda? Tak. Dlatego nigdy nie róbcie, proszę państwa, błagam was, bo się jeszcze nie zaczęły igrzyska, że nie mogłem strawić igrzysk bez ludzi. To jest po prostu mój docent, docent doktor, teraz niestety świętej pamięci, profesor Toporowicz, zawsze mówił, pamiętajcie, że to, co się odbywa, to są igrzyska. A tak to jest olimpiada. To czteroletni okres dzielący igrzyska. A niektórzy, a większość w zasadzie mówi olimpiada. Dlatego panowie, którzy organizujecie igrzyska, te bez widzów były po prostu no, czymś żenującym. Nawet wpuśćcie 200 osób. A poza wszystkim, jeśli nie ma rywalizacji w otoczeniu publiczności, tego głosu, okrzyku. No ja, no to, jak puszczacie odgłosy, jak były te mecze z odgłosami z taśmy, no to wiesz, to tak jakbyśmy sobie my tu puścili taśmę. No ja wiem, ale wiesz, ale pusty stadion też tragiczne. No, też no tak, i do tego jeszcze ta taśma z reakcją widzów, no po prostu żenua. Będę zbliżam się do brzegu, płynę do brzegu. O tym, jak ważni są kibice w takim epickim pojedynku teraz, Australia Open, tak. Medwiejew nadal, gdzie ludzie szaleli, gdzie byli tak po stronie tego, który pokonywał niemożliwe. Tak. I to pokonał. Wielki mistrz. Ale czy ty sobie wyobrażasz, jak można prowadzić 4-1? Jak mnie to leczy? Przecież ja nie mogę zasnąć. Prowadziłem z Jachimkiem 5-3. No tak, ale to w mistrzostwach jednak polskich kabareciarzy. Ja wiem. No to jak to było? No dla mnie to było US Open. Dla ciebie to był US Open. I wyobraź sobie, prowadzi chłop 5-3 i jest mecz tylko jednosetowy. Ja myślę o tym dzisiaj. Panie Tomku, musimy zagrać rewanż. 5-3 prowadziłem. Czy ty sobie zdajesz sprawę, Nadal prowadził 4-1? No ja wiem, bo oglądałam. A czy ty wiesz, że prowadził 5-3? Wiem. I dał I sobie był taki wytrzeć? Moment, że Medvedev był przekonany, że wygrywa. No, jest. Ale jaka była publiczność? Widzisz, jednak publiczność się podzieliła. No. Miała swojego mistrza. Nawet nie, się nie podzieliła. Więcej, nawet się nie podzieliła. Więcej kibiców było za Tak, za Nadalem, bo nawet się nie podziwiła. On tam potem pokazywał. No, słuchaj, teraz tydzień temu był tutaj Bogusław Linda. Jestem mu bardzo wdzięczna za to, że patrząc na tych wszystkich ludzi, powiedział, bo to będzie do ciebie coś, że nie ma nas bez mistrzów. I jak ktoś jest raz mistrzem, to jest nim cały czas, bo ja czasami czytam takie komentarze, że to sami emeryci, jacyś, wiesz, nie chcę tego słuchać. No to przestań, nie zamierzam. Ty się przejmujesz, dojrzała nie, się dziewczyna. Nie, ja się nie przejmuję, ale czytam, bo dziennikarz no powinien wiedzieć. Ja już się przekonałem dawno. Czy ty wiesz, że nawet nie czytam? Nie czytam, bo no, ja, jeśli mówię ci, jeśli można się doczepić do tego, że chłopu ratował 8 osób, to ja wysiadam. I nie czytam. I nawet nie słucham kolegów. Ty, bo wiesz, bo ci tam. Nie mów mi tego. Kiedy byłem młody, jak tutaj chłopak z Katowic, 25 lat, Jezu, ile bym dał nawet, nie mam tyle, co bym dał, żeby mieć 25 lat. Ale to wszystko po coś jest. Chciałbym, żeby wszyscy mnie kochali. Przysięgam ci. No to ale wiesz dlaczego? No. Dlatego, że nie zrobiłem nikomu nigdy niczego, żadnego świństwa. Nigdy, powtarzam. Ale chciałam spuentować. I tu są mistrzowie i jesteś tutaj. Ten młody człowiek, 25-letni, zadał kongenialne pytanie. Tak. Dlaczego nie ma? Dlatego, że my musimy wrócić do tego, że bez mistrza nie ma nic dalej. Mówię to teraz do wszystkich młodych stand-uperów. Wysłuchałam tego wszystkiego. Widzę, że macie niesamowite zasięgi. 22 miliony, 10 milionów. Posłuchajcie sobie Dańca. Zobaczcie, że on mówi o tym, o czym mówicie wy, być może trochę inny sposób. I gdybym ja była stand-uperem, który kosi 22 miliony, to bym stanęła na głowie, a wy jesteście młodzi, na pewno to potraficie, i zrobiłabym wszystko, żeby na scenie spotkać się z Dańcem. Pięknie powiedziane, widzisz, że dziękuję nie przerywałem ci. Dziękuję ci, Marcinie. Ale chcę powiedzieć, że ja te miliony to też tam przy tych gołotach, przy tych syrenkach też ale mam. Wiesz, ja ale nie to, gnam. Przysięgam ci, ja nigdy to nie jako gnam za rekordami. Jako pewien symbol czasów, w których jesteśmy. Nie ma nas w niczym bez mistrzów. Oni podają nam tą pałeczkę, żeby biec dalej. Dziękuję mistrzowi, Małgorzata. Nagrałem to. 3 godziny. Dziękuję. 3 godziny, 10 minut bez promieni. Muszę wstać. Bez promili. Dziękuję, dziękuję państwu. I dziękuję do zobaczenia 25 lutego, bo jadę na zasłużony urlop i stęskniona wracam. Dziękuję. Ale dziękuję. Dobrze, że się nie chwalisz, dokąd jedziesz, bo to już powinnaś zdjęcia. No bo to nie jest taki kierunek, no że się można chwalić. Też nie jesteś taka. Normalny.